Nie ma co, lecimy. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kamil. Nickname Neftali. Hello from here, Kamil. Neftali, you can feel welcome here. Możecie czuć tutaj mile widziani. Neftali, you can feel welcome. Lecimy szybciutko. Uprzedzam się, możliwe, że będzie dużo gadania o różnych tematach. Źródło cytatu: biblia.deon.pl, Stary Testament, Mądrość Syracha. Polecam całą w ogóle księgę. Stary Testament, Mądrość Syracha, 39 rozdział, werset 25, 26, 27. To nie jest ta Jakuba Wójka, to jest nie wiem nawet jaka tutaj dokładnie, ale to jest w normalnym języku polskim. To nie jestem tym. Nie miałem znaleźć w Jakubie Wójka księgi Syracha. Możliwe, że nie ma, bo u protestantów na przykład tej książki nie uznają. Znaczy te księgi nie uznają jako kanoniczną. Lecimy. Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło dla grzeszników. Rzeczy pierwszej potrzeby dla człowieka to woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie. Wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście. Amen. Dobra, zaczęliśmy od tego. A, czuję, że chyba przeczytam wam jeszcze kawałeczek dalej. Jeszcze dobra, 28 rozdział. Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty. Gniewem swym wzmocnił o nich zmagania, w czasie zniszczenia wywierają swą siłę i uśmierzają gniew tego, który je stworzył. Ogień, grad, głód i śmierć. Wszystko to w celu pomsty zostało stworzone. Amen. Dobra, niech będzie. Taka tam biblijny punkt widzenia na różne takie rzeczy. Różne zagłady, apokalipsy, kataklizmy. Choćby nawet ten... jak to było? W Egipcie co się działo? Plagi, na przykład na plagi, nie? Egipskie, jakieś tam szerszenie, nie szerszenie, to już inne są. W Biblii też często się mówi o tym, że Bóg nasył jakieś szerszenie, dzikie zwierzęta na jakiś lud, żeby go wytępić. Niekoniecznie wypić, ale po prostu przepędzić. Wytępić zazwyczaj też. Dobra, żeby mieć ze sobą ten formalności, mam ze sobą atlas świata geograficzny, opracowanie państwowego przedsiębiorstwa wydawnictw kartograficznych imienia Eugeniusza Romera, Warszawa, Wrocław, wydanie z 1991 roku. Możliwe, że będę używał, bardzo prawdopodobnie, albo też to wspierał, czasem tym posiłkował w nim zawartą wiedzą, także od razu, żeby już mieć to z głowy. Dobra, to sobie powiem co tam mówię, tak poza tym, jeszcze zanim zacznę mówić o tym co chciałem mówić, bo jeszcze będzie ten o tych przyprawach, takie inne rzeczy. No a dzisiaj w sumie ten, ani treningu nie zrobiłem, w kościele też nie byłem, bo się zapatrzyłem. Jakieś takie świąteczne krzątaniny, wiecie, tak zwane świąteczne szaleństwo, że ludzie tracą umysły, głowy. Zazwyczaj też pieniądze i inne takie rzeczy, nie? No. Czekać, to wszystko powłączę, także po prostu byłem jakoś ten zaabsorbowany to jakimś życiem rodzinnym i no, takich do kościółka nie poszedłem, bo się zapatrzyłem, znaczy nie kontrolowałem czasu. No tyle, jak się tak czuję, poza tym całkiem spoko generalnie jest w ogóle ten, się okazało, że u mnie w domu mam coś takiego, a wam pokażę, dobra, będzie tak gdzie familijnie, świąteczne odcinki takie bardziej, że mam w domu coś takiego. Oh. Akurat sobie to założyłem na koszulę, taki pas na brzuchu. W ogóle polecam, świetna sprawa. Ja to chciałem jeszcze zamawiam parę innych rzeczy. Też taki pas korekcyjny, tak zwany pajączek na plecy, żeby się w ogóle totalnie wyprostować, bo ja czuję, że jest o wiele mi lepiej, jak mam takie rzeczy, które mi pomagają z tym kręgosłupem, który mam bardzo zmęczony. Ja nawet jak już ubrałem to, to poczułem, kurczę, tak połowę z tego, co mnie tak męczy, poczułem totalną ulgę. Odciążenie na kręgosłupie, totalną ulgę. Także ja wam polecam, jeżeli macie jakieś ciężkie prace fizyczne albo inne problemy z kręgosłupami, no to naprawdę ja polecam, od razu pod samego ubrania poczułem ulgę na kręgosłupie i troszkę mi odeszło tak jakby zmęczenia zwyczajnie. Bo jak kręgosłup jest zmęczony, to ja już wiem po sobie, na sobie to już mam sprawdzone, że kręgosłup jest zmęczony, obolały, to cały organizm, cały człowiek jest automatycznie zmęczony i słabo się czuje. Także tutaj od razu poczułem się o wiele lepiej. Jeszcze w drodze teraz już tam zamówiłem. W drodze jest...
Okej. Okay. W drodze jest jeszcze ten pajączek cały za 15 zł. Ja to zamawiam z Temu. Taka aplikacja. W sumie chciałem wam powiedzieć, bo w sumie może komuś się przyda. Tylko wiadomo, to tam trzeba patrzeć i rozsądnie do tego podejść. No, jak to jest też w Biblii powiedziane, i czasem mądrość i głupiemu zaszkodzi. Czyli niektórym, może tak, niektórym po prostu mądrość zaszkodzi. Mój też tak nie wypada jako osoby wierzącej nazywać kogoś głupim. To takie przykazania są, żeby nie mówić bratu raka, czyli tamty głupcze, czy coś na tej zasadzie, nie? Bezbożniku i cała reszta. Wziąłem sobie, kurczę, kupiłem taki pas, nie? I to jest po prostu z Temu kupione. Wszystko działa, tylko jak to jest chyba jakiś chiński produkt, upadł na ziemię, dalej działa, ale nie działa mi wyświetlacz. Nie? Niemniej, to co ostatnio mówię, że sobie mogę z tego robić masaż na plecy, na żołądek i tak dalej. To jak ktoś jest bardzo gruby, to możliwe, że tego nie będzie czuć. To akurat nie fakt, ale jestem taki umiarkowany. Mam taką warstwę zimową, niedźwiadkową. Tutaj mięśnie mam pod tłuszczem niestety schowane. Nad czym pracuję, ale to jakoś idzie opornie, chyba już takie geny mam. Niemniej, tłuszcz jest potrzebny na przykład na jakąś zimę czy coś, żeby przetrwać. To nie jest wcale nic złego, to jest, nie jest jakieś zło. Tłuszcz jest coś potrzebny też, nie? No to kurczę, ja zamówiłem to z tego Temu. Poczekałem jakieś 3 tygodnie, przyjechało, zapłaciłem 30 dni, wziąłem tą opcję 30 dni, zapłata od zakupienia. Wszystko mi działa, żadnych dodatkowych opłat. Także ja mogę wam powiedzieć, że polecam, nie miałem żadnych kłopotów. Zapłata przez jakąś tam Klarnę, coś takiego, do 30 dni od zakupu można zapłacić. Pas też przyjechał, tani, w przecenie jakieś 65 zł z 90. Oczywiście te przeceny to równie dobrze mogą, wiecie, wpisywać. No, tam już nie będę kogoś oceniać, czy jest tam uczciwy, czy nie, ale nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że handel sprawia, że człowiek już myśli innymi kategoriami. Jak ktoś się zajmuje handlem, jak to jest w Piśmie, właśnie chyba w Księdze Syracha, grzechu nie ominie. Nie? Tak parafrazując. Trzeba się mieć na baczności, kiedy ktoś handluje, żeby nie przekraczać jakieś tam prawa. Żeby nie robić źle, nie grzeszyć, czyli nie robić jakichś złych rzeczy. Ja że tak powiem. Dobrze. No to generalnie polecam. Ja jeszcze tylko powiem wam, jak mi przyjedzie ta dostawa, może to wam najwyżej pokażę. Pewnie pokażę się, pochwalę. Jak to będę już wszystko na sobie, jak to wszystko działa. Ja teraz jestem już po prostu jak w tym... Po wypadku, kurczę, na kark, na brzuch, dolna część kręgosłupa, jeszcze przyjdzie mi tutaj w górna część kręgosłupa, jest środkowa. Ale dobrze, dobrze, bo się odciążam. Także spoko. Także ja sobie urządzam taki jedwabny szlak, sprowadzam to wszystko z Chin i tak dalej. Też nie jestem fanem tego szczególnym, bo wiem w jakich warunkach większość tych firm, niektóre z tych firm pracują. Na przykład Xinjiang, tam są różne jakieś eksterminacje, znaczy kastrują ludzi, żeby nie mogli się reprodukować. Chiński rząd, nie? Jedną z grup, no, takich narodowości, nie? Coś takiego jakby, nie wiem, jakby Arabowie zaczęli nagle kastrować Berberów, żeby północ Afryki była tylko arabska, a nie było Berberów tam, nie? To coś mniej więcej tak Xiao Chang robią, czy jakoś tak to się nazywało. Kastrują ludzi, zamykają ich w obozach pracy. No, obecnie, nie? W naszym XXI wieku, na samym początku. Także nie jestem mega fanem zamawiania rzeczy stamtąd, ale do pewne rzeczy, no, ja nie mam pieniędzy, mnie zazwyczaj nie stać, jestem kurna biedny jak ta mysz, także ja muszę sobie jakoś radzić, jakbym miał pewnie jakieś pieniądze, to bym nawet o tym nie myślał, ale jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że może mi to pomóc, tutaj pomóc ze zdrowiem, no to ja polecam, bo mi to zdecydowanie pomaga, już po sobie wiem. Także ja sobie urządzam taki jedwabny szlak, no i właśnie teraz na tym jedwabnym szlaku jedziemy kolejny temat, kurkuma dzisiaj. Dzisiaj kurkuma. Ja sobie kurkumę kupiłem w takim opakowaniu. 100 gram. I nie pamiętam, przedziale od 8 do 11 zł. Nie pamiętam teraz, bo zamawiałem, znaczy kupowałem w sklepie zielarskim parę rzeczy. Na pewno wam to wyjdzie taniej, niż jakbyście mieli kupować jakieś małe saszetki w markecie. Teraz na święta jest to tak potrzebne, dużo przypraw się używa, także może wam to przydać. Tym bardziej, że kurkuma, od razu powiem, jakoś pomaga na jakieś jelita, na zapalenia, stany zapalne. Gdzieś tam chyba nawet coś tam chyba może czy tam, znaczy dobra, teraz tak jeszcze patrzę w YouTubach, nie? nl.pl, źródło mojej wiedzy w tym wypadku.
zapalenie, chroniczne zapalenia jelit, prowadzi do cofania się symptomów choroby. Też tam na innych jakichś, rzuciło mi się w oczy, w innych stronach pisało o tym, że poprawia jakiś nastrój psychiczny, dobrze wpływa na człowieka i wiele, 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 wiele innych właściwości. Także wiecie, no kiedyś jak się robiło medykamenty, to się robiło właśnie taki przypraw i tak dalej. Współcześnie zasadniczo też, no nie wiem, chyba z kurkumy, nie wiem, czy coś się produkuje akurat, nie, ale wiele z tych, tak jak jest w zasadzie, teraz dzisiaj słuchałem całą księgę Syraka, to też jest w księdze Syraka powiedziane, że no lekarze właśnie biorą te płody ziemi, te różne drzewa, korzenie, rośliny i z tego tworzą lekarstwa. No to współcześnie też tak jest, no bo nie z niczego innego się tego bierze i się wytwarza. Także kurkuma tutaj też może pomagać, bo w kurkumie jest kurkumina. I co? I chciałem wam jeszcze tutaj pokazać, w takim razie prześledzimy sobie, skąd pochodzi na przykład taki kurkuma. To się nazywa po prostu ostryż, druga nazwa kurkuma, szafranica, żółcień. To jest podstawowy ostryż, znaczy podstawowa kurkuma, zobacz jak to kto mówi. Aha. Ja wam powiem, ja może pogadam o tym, który ja mam. A ja mam jeszcze inny. Ja mam kurkumę rizoma, ale nie widzę takiego tego. Także jest takie zrobienie na szybki research, bo dzisiaj z biegu zaczynam. Nie jestem dobrze przygotowany. Także tylko tutaj tak pobieżnie zacząłem coś posprawdzać. I ten, jedziemy starym tym klimatem. Chciałbym się dowiedzieć, co to jest na przykład. Znaczy ja już to przeczytałem, szczerze mówiąc, ale nazywany także ostryżem Zohary. To by się chyba zgadzało. Rhizoma. Zohara. Może nie. Nie, w każdym razie to jest inna nazwa. Ostryż długi, nazywany też kurkumą długą, ostryżem indyjskim, kurkumą, szafranem indyjskim. W zasadzie szafran też ma takie działania odprężające na psychikę, z tego co kojarzę, ale próbowałem i ja jestem bardzo znerwicowanym, nerwowym człowiekiem, też walczę z depresją, bardzo czasami uciążliwą i no jak widać ja wciąż żyję, walczę dalej, nie wam też życzę powodzenia w waszej walce. Niemniej jednak, akurat nie na szafranie próbowałem, ale jakoś nie poczułem tego. Zobacz, że tam jest parę takich płatków z kwiatka. Jakbyście mieli, nie wiem, jakąś kurczę, stokrotkę czy coś, to pośrodku takie rosną, takie, nie wiem, czy stokrotkach, ale wiecie, takie pośrodku kwiatu, takie małe, takie, nie wiem, pyłki, czy nie wiem, jak to się nazywa, nie jestem zielarzem, jakoś kurczę. No to tam jest takie zdzipełka malutkie. Ja tego próbowałem, ale aż tak nie poczułem tego działania, jak nie poczułem działania przy miodzie, imbirze i... I cynamony. No i w ogóle szęszeń to jest w ogóle miazga, jak to działa, ten niczym, kurczę, ten z kociołka Panoramixa po prostu czasem się czuje, jak się napije taki bu. Gatunek byliny z rodziny imbirowatych, także warto zażywać, dopóki jeszcze jest to legalne. Jeżeli ktoś nie ma problemów z sercem i nadciśnieniem. I też przez okres 3 miesięcy. Dobrze, ale jedziemy dalej z ostryżem długim, czyli kurkumą długą, bo kurkumina to jest to, co jest lecznicze w kurkumie szczególnie, ale też kurkumina ma dużo wartości odżywczych. Tak ja sobie tutaj robię taką mieszankę szafranu z... Czekajcie, może coś bardziej takiego klimatycznego włącza? Może bardziej w kadrze? Jak ja sobie robię jakieś takie mieszanki właśnie tego szęszenia, szerszenia. No, kurczę. Rzęszenia, nie szęszenia. To sobie też dodaję kurkumy, robię taką mieszankę. Wszędzie piszą, ja też tego zażywam, że kurkuminę sobą przystosowane przez organizm, tak po prostu warto to mieszać po prostu z pieprzem. Gdzie jest piperyna, kurkumina ładnie z sobą współpracują i lepiej się wtedy w organizmie przystosowywują. Ja też tam czytałem, że to wpływa na nastrój, tak mówię, jestem nerwowym człowiekiem, także sobie pomagam, jak mogę, rzeczywiście czuję jakieś takie wpływy i też chyba coś tam z żołądkiem mi trochę pomaga, ale mój żołądek to jest jakiś kosmos. Biegam, ćwiczę, dietę zmieniam, nie wiadomo co, jakieś takie prochy biorę, tylko że mówię, takie sproszkowane jakieś różne, teraz zacząłem stosować, zobaczymy jak to zacznie działać. Na razie początki są spoko. Rośnie dziko w Indiach, jest uprawiany w wielu krajach o klimacie tropikalnym. Czy na przykład Indie, lecimy jedwabny szlak. Nie, jakby ktoś tutaj... Jeden z szlaków, jedwabnych szlaków. Szlaków jedwabnego szlaku, czyli przez Indie, tutaj morzem. Jakieś tutaj na południe zjeżdżają pod Himalajami też.
i później przez Arabię, przez Morze Czerwone, przez Zatokę Perską, przez Zatokę Adeńską i też się dociera później do w basen Morza Śródziemnego, przez Mezopotamię i się później to wszystko no raczej, raczej ten, tak patrzymy teraz przez, jak się rozchodzi ten szlak jedwabny, tak? Ale to możemy się domyślić, że w takim razie, skoro w Indii kurkumina rosła, to już prawdopodobnie wtedy też była tym handlowana. Musiałbym jeszcze to kiedyś dokładnie posprawdzać, żeby się upewnić, ale idziemy tak na logikę, nie? Znaczy nie mam czasu się tym zajmować tyle, ile bym chciał, także staram się zrobić coś fajnego, ale na tyle, na ile po prostu zdążę. Także przepraszam tutaj w razie czego, ale myślę, że jest okej. Tak. No i też wiadomo, kurkuma to ten barwnik, kurkuma to ten. O, kurkumina teraz. Czytamy tutaj. Właściwości medyczne na Wikipedii dochodzą, że kurkumina nie jest potwierdzona, że to tylko są na razie w fazie badań. Na innych portalach piszą, że już wyniki badań potwierdzają. Jest pełno rzeczy, których można sobie poczytać, nie? Jakby nie było serio, no większość leków nie pochodzi z kosmosu, tylko z czegoś się wzięła. W większości wypadków to z jakichś takich roślin, z drzew, z takich innych rzeczy. Także dobra. Myślę, że tyle słowem wstępu. Będziemy przechodzić dalej do gry. Okej, chatroom jeszcze na chwilkę. Nie? Jakby ktoś był ciekaw, to kurkuma razem z pieprzem. Dobre połączenie. To nie jest pikantne, no może, że wiecie, nie wiem, ostry jest może... Nie wiem, jak, nawet jak określić pieprz, no bo nie wiem, ostra jest papryczka, pieprz jest... Znaczy nie, papryczka jest pikantna, a pieprz może jest ostry. Coś na tej zasadzie bym powiedział. Smakowo, nie? Kurkumina sama w sobie to jest taki proszek, który w sumie jak go tak spożywam, to wygląda czasami, jak to pomieszam w ten swój sposób, to wygląda jak... jak pełnowartościowy posiłek, szczerze mówiąc, bo ten dam łyżkę do tych moich mieszanek, tych kociołków panoramiksa, jak to nazywam, i fajnie to wygląda, w zasadzie wygląda tak, jakbym aż chce się to zjeść zwyczajnie. Tak to z kurkumy tak jakby choćby tłuszcz wychodzić, coś na tej zasadzie, tak to wygląda przynajmniej. Ma tam dużo taki proch z kurkuminy, z kurkumy ma dużo takich właściwości odżywczych, zwyczajnie. Ostryż, dobra. Tyle, grę już mam włączoną. Ja się rozgadałem, jak nie wiem co, ale dzisiaj nie wiem jak będzie. Ja nie byłem w kościółku, także Eucharysta nie przyjęta, nie mam tych duchowych bateryjek doładowanych, nie wiem jak mi dzisiaj pójdzie, zobaczymy. Grę już tutaj uruchamiam. Nie, czy będę dużo gadać? Jak na razie dużo gadam. Myślałem, że nie będę dużo gadać, ale gadam dużo. Zobaczymy, jak to będzie podczas streamu, czy będzie o czym gadać, czy będę czuł jakieś natchnienie. Jakbym troszkę przygasał, no to sorki, bo jakoś dzisiaj nie jestem pewien, jak to będzie. Przed nagraniem nie czułem za bardzo weny do gadania. Jestem zdziwiony, że teraz tyle gadam. Dobra. Od razu lepiej, serio. Jestem teraz wyprostowany w tym, o wiele bardziej w tym pasie. Nawet siłą rzeczy nie jestem w stanie się aż tak zgarbić, jak wtedy. Czasem wiecie, jak się siedzi przy komputerze, albo praca fizyczna, albo biurowa choćby nawet, nie? Ten kręgosłup, no siłą rzeczy w pewnym momencie człowiek zaczyna się garbić nieświadomy, bo są, męczą się te mięśnie niektóre, nie? Jak ktoś pracuje 8 godzin cały czas na przykład przy biurku, to nie ma siły, żeby te mięśnie się nie pomęczyły. Bo to nie jest też taki ten... do końca zdrowy tryb życia, cały czas przy biurku siedzącym w fotelu. Także są takie opcje, takie, czasem są nawet takie gorsety, które są i tutaj na odcinku dolnego kręgosłupa i na opięte wokół brzucha i też mają działanie od razu na kręgosłup. Można taki komplet sobie kupić tanio. Właśnie z tej strony, z której ja zamawiam, jak na razie nie uświadczyłem większych problemów, ale jestem po jednym zamówieniu, teraz jeszcze robię drugie na święto właśnie. Przez to, że jak zapatrzyłem się, nic takiego do kościoła nie poszedłem, się zapatrzyłem na te zakupy świąteczne. Chyba tyle.
Chyba tyle. Dobra, przechodzimy do gry, myślę. Zobaczmy, co się dzieje. Walentynka, Ingrid. Kobiety są. Opy są. Fajnie, jest impreza. Nie ma jak w tym Smurfetkowie, są dwie kobiety, także jest nieco lepiej. Charakter. Charakter się rozwija. Postać się rozwija. To jest szedłem w ogóle ze stanu. Pamiętam, że ostatnio planowałem wrzucić jeszcze ewentualnie, ale myślę, że to pominę. Jeden taki pakiet skór, żeby wrzucić do Archeopolis, ale myślę, że sobie z tym dam spokój zwyczajnie. Inventory, czyli to ten. Zwyczajnie myślę, że skoczę po te skóry, tylko zorganizuję sobie jakiś złom na wymianę z bandytów. Będzie trzeba załapać jakichś bandytów, ewentualnie jakiś towar tanio kupić na wymianę. I się uderzy z powrotem nad Bałtyk do Fortu Byka i będziemy jechać dalej z tym planem. Stuletnim, kurczę, nie stuletnim, ale dalej go realizuję, żeby zrobić duży zapas skór w garbarni. Żeby surowiec był, żeby produkcja była tańsza. Żeby surowiec był na magazynie. Także robię to z takiego dostawcy, kurczę. No takiego, kurczę, dostawcy. Tak właśnie własny interes, no to już tak to tutaj wygląda, nie? Własne interesy. Okej. Okay. Dobra, na dobry początek. Chociaż może dopiero nie. Tak myślę, czy nie dać wszystkim mojej drużynie po kolejce wina, ale to może nie będziemy się rozpijać przed podróżą. Może jak nie zapomnę, to po podróży mi się tutaj coś zaserwuje. Myślę, że zrobię mniej więcej coś takiego zwyczajnie. Że ruszę niziną czarnomorską. Upewnię się. Czekajcie, przepraszam. Nizina czarnomorska, także potwierdzona. Ruszę niziną czarnomorską na Kotlinę Panońską. I będę po drodze polował na jakichś bandytów. Problem jest taki w ogóle w tym regionie tutaj, Niziny Kubańskiej, że to jest pełno tych taurów, znaczy patroli od taurów, od posporańczyków, od hunów z miast. Jeszcze te wojska tutaj jeżdżą, także ci bandyci tutaj, odkąd znikła ta ich kryjówka tutaj, tutaj ci kurczę Alibabowie się zawinęli ze swoim interesem. Coś próbowałem tam przydybać, ale to oni mnie rozklikali tam. Rozpykali mnie w walce, także się zawinęli. Teraz już tam nie ma nic praktycznie, wszystko pewnie, nawet jeżeli coś by miał się zbliżyć, to będzie zaraz uciekać. Okej, okay, także na razie no nic. Jakieś tańsze rzeczy będę tutaj najwyżej... chwila. 49. To może. Także tańsze będę rzeczy kupować, później to powymieniam. Tutaj wiecie, ten handel wymienny działa tak, że te ceny u nich są tam zawyżone w tych wioskach, w tych plemiennych na północy to. I tak to się opłaca. Okej, okay, futerka na tył. Nie mogę. Wezmę trochę takiego miejsca, ale to raczej, żeby zasprzedać tyle. Incydent na granicy. Siga. Królestwo Maurów ma ten. Z królestwem Szwebów. Zatargi na Półwyspie Iberyjskim. Gdzieś tam na wysokości Siga, tak? To ja pamiętam, Siga jest tutaj. Mam kampanię z Europa Barbarorów, Total Warze tej modyfikacji. I to jest Sigan. Sigan. Wszystko się zgadza. Jest Sigan, Ikoshin, Syrta. Jest Syrta, Kapsa, Gafsa tutaj. Tutaj te nazwy mogą być takie zlatynizowane, że na przykład Liksus to już jest zlatynizowane, a bardziej takie chyba miejscowe to będzie Likasz. Sala. To niedaleko też powinna być rzeka i powinno być Rabat. Ale to już takie miasto, Rabat bodajże z miastem arabskim. To są te w Królestwie Maurytanii. To jest historycznie, to jest Królestwo Maurytanii w tym miejscu. Niestety teraz współcześnie ta Maurytania się tam przesunęła fest hen daleko, ale Maurytania na początku była tutaj i to było królestwo. Maurów, które zamieszkiwali Berberowie. Bardzo ciekawa kultura. Naprawdę ciekawa.
Dla innego Polaka może być to ciekawe, bo mamy też swoje takie czasy, kiedy polscy Polacy gdzieś tam po legionach gdzieś tam się włóczyli, nie mieli swojego kraju. Berberowie teraz też mają takie jakieś enklawy, mieli jakieś z dwie rewolucje, mają tam przerąbane z tymi wyznawcami takimi Mahometa radykalnymi i z innymi takimi, że mają problem z założeniem własnego państwa. Ciekawy naród z ciekawą kulturą. Może nawet jak ktoś sobie tam zapali się w temacie, to może sobie poszukać w internetach. Są jakieś tam, niektóre kanały prowadzą o ich sztukach walki mieczem, w stylu walki takim maurytańskim. Można poznajdywać, można ich języka się nauczyć na YouTubach. Są tacy działacze, którzy kultywują tą kulturę. Niektórzy zwyczajnie nie wiedzą, że Północna Afryka, Maghreb to nie były ziemie rdzenne Arabów. Nawet polscy jacyś tam dyplomaci o tym czasem nawet nie wiedzą, z czym się spotkałem, tylko to były ziemie Berberów, Libijczyków. Taki klimat, nie? Arabowie dopiero razem z podbojem arabskim tam przybyli, ale wcześniej to nie były ich ziemie. Takie rdzenne. Spotkałem się podczas jednego wywiadu właśnie, że jakiś polski dyplomata, który pracował w ambasadzie gdzieś tam u Arabów, twierdził, że północ Afryki to są rdzenne ziemie Arabów, także no fajnie, nie? No nie do końca bym powiedział. Nie do końca. O, tonił ten. Wezmę. 87 niech jeszcze będzie. Dobra, niech będzie, że wezmę. W miarę tanio. To sprzedam, bo z tym nie chcę jeździć i tak jak tam 15 sylik na tym zarobię, niech będzie. Więc robię nie tak. Znowu się garbię do mikrofonu. Muszę to przybliżyć tutaj. O, od razu lepiej. Kurczę, jaka ulga na kręgosłupy. Ja nie mogę, nie. Z tym pasem, nie? Teraz jak się w ogóle wyprostowałem, się czuję jak, kurczę, jak człowiek. Okej. Dobra, będzie trzeba jeszcze tutaj popolować jakichś może bandytów, ale nic na razie nie spotykam, także no mówię. Jak nie to, jak nie lewą, to prawą stroną. Nie będę tutaj się ograniczać. Tylko chcę jak najszybciej zrealizować ten plan. Wydaje mi się, że to jeszcze będzie mało, żeby tam jechać. Chociaż. Dobra, jedziemy dalej. Wzdłuż Morza Pontyjskiego. Współcześnie Morza Czarnego. Pozwolę sobie czasem wam, wiecie, tak mówić te nazwy przeszłe i też łączyć je ze współczesnymi, tak żeby ktoś, jak ktoś wolno łapie wątki, żeby zaczaił, o co chodzi. Niektórzy mówią, takie jest powiedzenie, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Niby, cudzysłów, prawdą. Także może i prawda powtarzana wielokrotnie też on siłą rzeczy się wryje w głowę. A w sumie to nie. Silver, no. Nie, nic ciekawego. Jedźcie dalej. Będziemy ten podcinać, chyba tu już zaczyna się Dunaj. Chyba nawet Dunaju nie będę przekraczać, tylko postaram się przekroczyć Karpaty. Nie? Karpatki, tak gdzieś przekroczyć i wjechać na Pokę, na okolice Napoki, gdzie też żelazo można kupić. I zaczynać znowu kupię tanio żelazo, oczywiście jeżeli będzie. Te surowe, takie jeszcze nie przerobione i pojadę tym najwyżej handlować nad tym, nad Bałtykiem. Za te skóry. Za skóry i całą resztę, bo tam wiecie, jak to już jest na bieżąco, jak to działa, że tam troszkę więcej jest to warte i ciężko to. Muszę dokupywać dodatkowe rzeczy. Tak jak dzisiaj, na przykład, jakby ktoś się zainteresował tym temu
Ja to nie jest jakiś ten produkt lokowany, nie jest to sponsorowane. Czy nie wydaje mi się, że jest to pożyteczne, także się tym dzielę z wami. Jak to z tym światłem, światła się nie chowa pod łóżko, tylko się wystawia na stół, żeby wszystkim świeciło, także tak biblijnie troszkę myśląc. Nic ciekawego, to się tym dzielę. No to też trzeba zrobić, przynajmniej ja mam takie te ograniczenie, że trzeba zrobić zakupy za 40 zł, a później sama w ogóle już dostawa jest za darmo. Wiele ciekawych, tanich rzeczy można kupić. Niektóre są droższe. Ja na przykład oglądałem się za tymi ciężarkami na nadgarstki, na kostki. To tam jest strasznie drogo. To już jest akurat już lepiej z jakiegoś Allegro choćby nawet zamówić. O, fajnie, tanił się. Co ja tutaj mam? Browar. Będzie tutaj wpadnę, zobaczę co tutaj się dzieje. Te w ogóle są teraz ten... Takie przeceny na tych... na Epic Games. Ja nie wiem, czy ten sklep w końcu nie upadnie. Bo oni ponoć są nierentowni, oni mają takie teraz zabiegi. Zwyczajnie marketingowe, wydaje mi się, że... Wydawać by się mogło, że... Zostawię to tu. Zrobię sobie więcej miejsca. No, zostawię sobie więcej miejsca. Że to jest browar, to to zostawię, bo oni tutaj przerabiają te później ziarna. Na ale. Ten słód i cała reszta, te klimaty. Oj, zgubiłem wątek teraz, kurczę. Dobra, wezmę trochę tego żelaza, po prostu na ten handel. Myślę, że tyle wystarczy. Dodatkowo trochę tego, co tutaj mam. To jest zbyt dużo. Może ten ewentualnie wezmę tego konika jednego. Kurczę, szkoda. Uciął mi wątek zwyczajnie teraz. Ciak i zapomniałem. I ciak Bajero. No już trudno. Zwyczajnie uciął mi nagle. Czasem tak mam, mówię coś, nagle zapominam dosłownie w momencie mówienia, o czym mówiłem. Dobra, ale tu jest ten. To powrzucam, bo to się może przydać. To zostawię na następną rundkę, żeby zrobić więcej miejsca. I myślę, że z tym już można jechać. To wszystko na obecną chwilę. Dziękuję, do widzenia. Czekajcie, o czym mówię? Te 40 zł, żeby zamówienie w ogóle wypuścić. O, jeszcze więcej, fajnie. Dobra, to już mi... Chociaż tutaj chyba da się przejść przez ten... Karpaty da się tutaj przeciąć w tym miejscu. Także skoczę sobie jeszcze tutaj. Przy okazji to kupię, co tutaj można dokupić. Okej, okay. Z takim zapasem myślę, że możemy pocinać przed siebie. Aha, o tych ciężarkach na ręce. No, chyba o to chodziło, nie? To niestety na tym temu drogo jest, także lepiej z jakiś Allegro. A nie, to też powiedziałem, to już nie wiem, na czym mi się ten urwał wątek, coś mówiłem. Nie pamiętam. Jestem ciekaw, czekajcie, przepraszam. Aha, to będzie ta chyba odra tutaj, nie? Nie, nie odra. To będzie... Dniestr, przepraszam, jeżeli chciałem tak sobie zobaczyć. Ej, w ogóle teraz się zorientowałem. A nie do końca. Czekajcie, tu jest to. Patrzę teraz z atlasu, będę wam mówić. To będzie rzeka Prut w tym miejscu. Bo tutaj na skręcie płynie Dunaj, wpływa do Morza Czarnego, tutaj zakręca, a z tego zakrętu jeszcze wypływają, znaczy do tego zakrętu może bardziej wpływają dwie rzeki. Seret, tutaj na dole. I Prut, tutaj na górze. A nad tym już mamy Dniestr i Boch. Ciekawa rzeka, tak w sumie łatwo zapamiętać, że tak jakby okala... Okala Karpaty w tym miejscu. Pod tą wyżyną na wysokości gdzieś wyżyny mołdawskiej. W tym wypadku tutaj mamy wyżynę mołdawską. A tu zaczyna się Karpaty takie... Można powiedzieć, że tak powiem potocznie węgierskie, nie? Są Węgry współcześnie. I to wszystko okalają dwie rzeki. Szczególnie mi się rzuca w oczy ten Prut. Tak jakby obejmuje to wszystko.
Ale Seret też, tak bardziej no. Seret i Prut tak obejmują te Karpaty, tak jakby. Wiecie, tak. Nie ad nad nim już Dniestr. Już płynie, płynie daleko. Kiedyś wszystko ziemię jeszcze w okresie międzywojennym. Końcówka tutaj tego Dniestru, końcówka tego odcinka, gdzieś tam mniej więcej była jeszcze Polska, nie? W okresie międzywojennym. Współcześnie to tak mamy ten. Dziwnie ta mapa jest po. Dziwnie jest ta mapa pociągnięta, ale współcześnie nawet już tak spojrzę, bo teraz się zamieszałem. No tak, no poczekajcie, Wisła. Chodzi mi o to, że w Polsce mamy bardzo bliskie połączenie, stosunkowo tej rzece Siewierz, nie pamiętam teraz, która bardzo właśnie wpływa do Dniestru, a zaczyna się w Polsce. Także w Polsce jest rzeka, która wpływa właśnie obecnie do Dniestru, w obecnych granicach jest takie połączenie choćby do morskie, do Morza Czarnego. Taka mała, mówię o tym, taka mała, malownicza rzeczka. Tylko, że to nie jest bezpośrednio z Wisły połączenie, bo jest że Wisła. Ale tam była jeszcze rzeka bodajże San? Kurczę, wiecie co? Puszczę to najwyżej w ruch. A poszukam tego w Atlasie przy okazji. Żeby was tutaj nie zmylić. Wiesz, na wysokości Sandomierza myślę, że to będzie San zwyczajnie. Alpy, Francja, Brytania. Przepraszam, już tutaj mam. Południowo-wschodnia. No, gdzie to jest? Jaka mapa w ogóle? Ej, Bieszczady. Co to jest za Polska? A północno-wschodnia. Nie, to ja poczuję południowo-wschodnia. Południowo-wschodnia. Tak, rzeka San. No, wpływa do Wisły. Teraz wam pokażę. Luka, pauza. Na tej mapie to się nazywa ta rzeka Strivąż, o której mówiłem. Ale to jest Strawąż w Polsce i ona się zaczyna. Źródło bierze w Polsce i jest niedaleko zwyczajnie miasta Sanok nad Sanem. San wypływa właśnie z Wisły, znaczy wpływa do Wisły, tutaj. Znaczy, nie wiem, czy które to będzie dobre, chyba tutaj to ma być. Nie jest to precyzyjnie na tej mapie tutaj pokazane. Ale jak jest Wisła, to San tutaj się odpływa i niedaleko właśnie znajduje się Dniestru. Się kończy San i niedaleko jest Siewierz, czy tam Strivąż, jak tutaj nazywałem, taka zagraniczna bardziej nazwa. I to wpływa do... Właśnie już do Dniestru jest takie połączenie z Polski na Morze Czarne. Jaka ciekawostka. Dobra, jedziemy. I tak, moim zdaniem jak na grę nie jest źle. Są mapy, czasami jak się gra te różne modyfikacje, które rzeczywiście nawet nie ma modyfikacji, czasami podstawowe gry mają takie paskudne mapy. Szkoda gadać tego, gdzieś takie strategiczne, nie? Albo jakieś inne historyczne, takie paskudne mapy, że szkoda gadać. A niektóre właśnie modyfikacje są troszkę lepsze, troszkę gorsze, a to w tej klasyfikacji, jakbym miał robić, to jest całkiem niezłe. Muszę poszukać, znaczy mam w planach poszukać jakąś taką modyfikację, która jest fajnie grywalna. Ale na której też jest Polska, jest ważnym elementem całej układanki. Zrobić z tego też serię. Ale też mam w planach dwie serie, właśnie taką polską bardziej. Tylko muszę porozglądać się za fajnymi mapami, nie? Oraz z Japonii, chińską, japońską, azjatycką, wschodnioazjatycką, jakąś taką serię. Futra, chleb.
Co by was czegoś poduczyć, ale samemu też się poduczyć tam z tej kultury, z tamtych kultur wschodnich, daleko wschodnich. Okej. Okay. Wezmę trochę tego, ale... Najpierw gdzieś tutaj to z... magazynuję. Trochę skór. Niech będzie. Chyba trochę za dużo tego żelaza ze sobą wziąłem. Żelaza i tak mówię, za dużo ze sobą chyba wziąłem, coś mi się tak wydaje. Dobra, niech będzie coś takiego. No i to jest ten problem, że takie zużyte rzeczy są... Znaczy no problem, nie? Niby mówię, że od przybytku głowa nie boli, a jednak. Tego konika tutaj wrzucę i jest słabo. Tak sobie pomyślałem teraz, że ktoś mi pomyśleć, że a to głupio tak, że to jest zepsute, że nie działa, ale w sumie to jest coś za coś, no bo mi się chce tak jeździć daleko tutaj, robić te dystanse, ale komuś, kto tak gra, to niekoniecznie by się chciało jeździć, robić taki długi dystans, tylko nikt nie ma cierpliwości do tego, to posprzedaje to w miejscu na mieście, nie? To trzeba mieć też cierpliwość do tego, żeby to działało. Nie ma to tamto. Dobra, troszkę jeszcze piwa. A, taki handel, kurczę, niczy ten Wokulski. Tylko Wokulski się na wojnie dorobił. Ja tutaj na... Na handlu w tym wypadku, tak na czysto. Z wymiana z tubylcami. Znaczy, no, dorabiam się wciąż. Okej, okay, futerka. Czemu muszę zapłacić? Aha, bo muszę dać dwa. Okej. Okay. Widziałem, że niektórzy grają w ten Warbanda po prostu tak, że serio, tak sobie bardziej tacy znani, słynni z zagranicy streamerzy, po prostu wpisują sobie kody na pieniądze i latają na tym, na tych kodach na pieniądze. Znaczy tak wyjęte z kontekstu, bo tam robił, widziałem tylko jak Duke, jak mu tam było? Duke, a nie pamiętam jak się dokładnie nazywa jego nick, coś na T, ale nie przypominam sobie. No tam bardzo dużo siedzi w tym klimacie właśnie. Tych modyfikacji do Warbanda. Każdy z zagranicy w hop jakiś taki facet. To tam sobie wszystko na kodach robi, powpisywa co potrzebuje. Tylko w zasadzie robi taki przegląd tej modyfikacji, tylko że nie wiem, czy on tak na co dzień prowadzi te takie serie, że na kodach gra. Ale ja wolę sobie właśnie, tak jak mówię, zaangażować szare komórki i przy okazji troszkę coś... mieć takie jakby troszkę wyzwanie, nie? Mówiłem wam ostatnio, że takie właśnie... To, do czego się mózg używa, do tego się przystosowywuje. A to jest po prostu jak... No. Jeszcze zapłacić, tak? Dodam wam to. Okej. Okay. To zwyczajnie, wiecie, jak się rozwiązuje krzyżówki, to zwyczajnie znacie dużo nazw, dużo miejsc, dużo wiedzy takiej ogólnej, nie? Jak się wykonuje taką prostą matematykę, to się uczy później tak w praktyce szybko to wykonywać. Tak jak mówiłem, czasem nawet procentuję podczas zakupów, żeby szybko coś podjąć decyzję, wszystko przeliczyć. Taka prosta matematyka, ale użyteczna, codzienna. Jak się tego nie używa, to później to jest bardziej takie... Te funkcje są jakby takie bardziej ociężałe, nie? Muszę zapłacić, tak? Dobra, niech będzie.
Tak jak mówiłem, nie skupuję tych rzeczy, bo widzicie, za 100 kupię, mogę to sprzedać za 200, zepsuć, tutaj, wykorzystać tą lukę w systemie, ale mówię, to, w to nie idę. Tak się nie bawię. Kupiłem te mięso wcześniej także uczciwie tutaj. Mięso wcześniej kupię, nic sobie zaczęło zepsuć zabawy. Ja tam lubię, jak jest trudno. Już tak mnie życie nauczyło, że nic mi nie przychodzi lekko, to już mam taki fetysz na utrudnianie sobie chyba trochę. Jest zboczenie. Dobra, wyjść. Coś w tym jest, nie? Chyba. Ale to dobrze, wiecie, myślę tak jak z tymi ciężarkami, które chcę sobie kupić na nadgarstki przed ramiona, to jest takie coś, że jak będziecie sobie sami utrudniać gdzieś w momencie w bezpiecznym klimacie, gdzieś tam w domu podczas treningu, czy coś przerabiać sobie, ale utrudniać w takich normalnych warunkach, to jak później trafi was coś w życiu, wtedy jesteście lepiej przygotowani do różnych sytuacji w życiu. Kiedy jesteście przygotowani, choćby nawet sobie sami utrudniacie w momencie zabawy, to jesteście też przygotowani, przystosowani do tego, że w życiu zdarzają się utrudnienia, tak myślę, nie? Ja, nie. Kurczę, wabank, wabank. Już tak lekko nie będzie. Chociaż czekajcie. Coś wartego 200. To już swem, to kupiłem, to kupiłem. Może za ser? Myślę, że tu już na tym poprzestaniemy. Trochę sera, trochę chleba. Zobaczmy, może jeszcze jeden? To tu, to tu. Na przykład. Teraz potrzebuję znowu 200, nie? Ojejku, w ogóle tak na granicy. Nie, aha, że zwróci mi 200, tak? Dobra, no to nie, spoko, to... Uf, nie wiem. Coś drogiego. Na przykład to. Za to. O. Będzie fajnie. Będzie fajno. Dobra, mamy to. Prr, płotka. Jedziemy stąd, zanim nas tutaj policja, kurczę, handlowa złapie. Nie wiem. Że wywozimy cały kapitał z nadbałtyku. Tak sobie myślę, nie, że teraz z drugiej strony to też takie wykorzystywanie tego, że te dobra w tych wioskach się zwyczajnie reprodukują cały czas, więc taki można by powiedzieć, że to trochę niekonsekwentne, bo z jednej strony mówię, żeby nie oszukiwać, ale no już taki próg przybrałem, że już niech będzie, no już nie wiem, może moderatorzy chcieli, żeby tak było, zwyczajnie przynajmniej nie produkuję sobie na miejscu tego złota, tylko bawię się w handel. Oczywiście można pójść krok dalej i stwierdzić, że już samo w sumie wychodzenie, wchodzenie tego sklepu i kopiowanie tego, tych towarów to też jest już jakieś tam oszukiwanie. No w sumie może tak już w jakimś stopniu tak, ale już powiedzmy, że jak już zacząłem tak robić, to już będę to kontynuować. Okej, okay, se oczy zakropię. Może zgaszę światło, żeby bardziej klimatycznie tutaj mieć. Jestem w kadrze w ogóle, bo z tym coś tak ucina z kadru. No, coś tak troszkę jestem jakiś ucięty. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać, aż będę mieć te ciężarki. Ja w ogóle planuję to nie tylko ubierać podczas treningu, tylko przez cały dzień zwyczajnie, żeby się jakby przystosowywać swoje ciało do wzmożonego wysiłku cały czas.
Nie mogę się doczekać, aż po prostu już będę to mieć przez jakiś czas. Przez cały dzień będę to zdejmować, ale to będzie taka fajna uczucie ulgi wtedy. Ja to czuję, nie? To myślę, że to tak będzie. I też będzie fajna sprawa, jak będę cały czas nosić takie ciężarki. To jak to zdejmę przy jakimś wysiłku fizycznym, to zwyczajnie będę się czuł jak ten Rock Lee. Kurczę, w Naruto. Nie ukrywam, dużo mi natchnęło dwie rzeczy. Moja była dziewczyna, która też trenowała sztuki walki. I też używała takich rzeczy, ale właśnie też ten Rock Lee też miał te obciążenia, nie? Pewnie kojarzycie. Większość pewnie kojarzy. Czy jako katolik może troszkę nie powinienem tak mówić, nie? Nie powinien troszkę planować Naruto, bo w Naruto jest jeden problem. Cała ten, z punktu widzenia osoby wierzącej, jak ja chrześcijanina, nie? Że... W Naruto jest ten, jakby zaklęty ten demon. I on w pewnym momencie zwyczajnie uczy się współpracować z tym demonem i się z nim dogadywać. Co też po prostu w naszej normalnej rzeczywistości może się zdarzyć, że ktoś ma jakieś takie, nie wiem... Jakieś może to źle wpływać, jeżeli ktoś ma jakieś... No nie wiem... Kurczę, ja wierzę, że jest Bóg, że jest diabeł, że są demony, tak? Wiele religii ma podobnie. Tym chrześcijański, judeo-chrześcijański, judaistyczne też tak mają, nie? To nie jest jakieś tam ekstrawagancja czy coś, tylko to jest zwyczajna codzienność, to się zdarza, nie? Jeżeli ktoś może mieć jakąś taką obecność w sobie, a nie musi od razu latać jak w jakimś filmie w horrorze, no to wtedy to może go nauczyć złych rzeczy, że na przykład jak ma jakieś złe potrzeby w sobie, to trzeba, to należy się z nimi współpracować. Jak się szuka jakiejś mocy w sobie czy coś, należy ten złem współpracować. Może to mieć później takie nieprzyjemne skutki. Czy jak myślisz, że współpraca z jakimś takim swoim złem jest spoko. No ale mądremu też to może pomóc, bo to może zawsze odebrać jako jakby korzystanie ze swojej takiej wewnętrznej siły, takiej na przykład męskiej, nie? Mam w sobie jakąś taką energię, taką moc, którą się na co dzień nie używa i można to potraktować jako taką wewnętrzną taką moc, którą można później przekuć do działania. Także no, na dwoje babka wróżyła, jak to mówię, nie? Tamawi Mursa. Incydent pomiędzy Amalami a Imperium Rzymskim Zachodnim. Occidentalis, czyli zachodnim. A czy nie wiem, czy to słowo konkretnie znaczy zachodni, ale to rozróżniam. Occidentalis, zachodni, orientalis, wschodni. Dobra, ścinam bezpośrednio do miejsca, bo tak wcześniej się bardzo ten uszczególniałem ze zwiedzaniem wszystkich wiosek i szukaniem wszystkich ofert handlu, ale myślę, żeby trochę przyspieszyć rozgrywkę, zacznę to powoli pomijać, a dążyć do celu. Tym bardziej, że mówię, jaki jest cel, żeby zaopatrzyć Konstantynopol, później zaopatrzyć Tesaloniki i Sirmium we skóry, nie? Te wszystkie garbarnie, które tam mam. Pieniążki zaczynają się powoli zgadzać, jest fajnie. 38 712. Także jest nieźle. O, surowy jedwab. Już taki przerobiony, chyba to jest taki jedwabne ubranie być może. Fine cloth, czy takie dobrej jakości ubrania. Okej, to co mogę wziąć, to nie jest. Być może jak będę nawracać, to zawsze można użyć znowu tam w handlu, w tym forcie byka. Są te różne, może ja po prostu powiem, jakie ja mam zdanie, coś więcej takiego. Że w kościele katolickim można często spotykać jakieś zagrożenia duchowe. No rzeczywiście, jak ktoś zaczyna, są później jakieś różne plakaty, jeżeli ktoś zaczyna nosić jakieś pentagramy, zaczyna wierzyć w ich moc, to już samo przez siebie to już jest wtedy grzech, nie? Czyli to już jest takie zagrożenie duchowe, kiedy nawet nieważne, czy działa, czy nie działa, czy jest jakaś tam moc nieczysta, to już sam fakt wierzenia, że taki amulet daje jakąś moc, może być może podobnie jak różaniec, którzy wierzą, że różaniec jakiś, nie wiem, jest amuletem, to jest coś podobnego, nie? Jak chcesz nie nosić pentagram, wierzyć ten pentagram, to jest podobna sytuacja.
Wierzą, że jakiś medalion, jakiś medalik, jakiś artefakt ma supermoce, kurczę, niczym jakiś, nie wiem, multiplayer, nie? Amulet plus 8. Obrona do, kurczę, obrażeń mentalnych. Duchowych, nie? Nie powiem, sam przewałkowałem ten temat różańców, modlenia się na tym. To był najdziwniejszy okres w moim życiu, jeżeli chodzi o jakieś zjawiska duchowe, jakieś takie odczucia i to wcale nie pozytywne. Przerzuciłem się kompletnie z tych wszystkich medalików, różańców, z tego wszystkiego, z medalików też. Po prostu na wiarę w Boga jest o wiele lepiej. Czuję się mocniej, czuję się lepiej, czuję się pewniej, niż wierząc w jakieś amulety, jakieś tam klepanie, jakieś paciorków mi w czymkolwiek pomoże. Nie sądzę. Nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane, że nie bądźcie na modlitwie gadatliwi jak poganie, bo myślą, że przez swoją gadatliwość zostaną wysłuchani. Krótko, zwięźle, kurczę, Ojcze nasz wystarczy, a nie jakieś tam litanie. Jakieś magiczne amulety i inne takie rzeczy. Mam ten problem, że zaczynam odruchowo się zbliżam do mikrofonu, żeby mieć pewność, że jest dobra jakość dźwięku, jak mówię, nie? Znowu się garbię, ale już jest tak lepiej. Teraz śmieszna sprawa, bo ten pas był u mnie w domu, tylko nikt go nie używał. Przypadkiem wyszło. Szydło z worka. Bardzo fajnie, bo mi to kurczę, dzięki Bogu, pomaga. Aha, ile tego? Tyle tego, tak? No to chyba tyle wystarczy, jak to wycofam. Aha, jeszcze więcej. Nie no, to mnie nie urządzi. 100, 200. Aha. Dobra, coś takiego. Zawsze można pójść tutaj w Armor. I tutaj pohandlować towarami. Wyciągnąć ten kapitał od tego handlarza, którego to przehandlowałem wszystko. Okej, dobra, popełniłem pewien błąd. Byłem przekonany, że Konstantynopol jeszcze jest pusty. Że nie jest, ta garbarnia nie jest załadowana. Ale w takim razie jest załadowana. Lecę na Tesaloniki. Nie te, nie tam, znaczy nie tamte, nie siamte, tylko na Tesaloniki. Niestety nie pamiętam teraz tej genezy słowa Saloniki i Tesaloniki. Pamiętam, że kiedyś tam w szkole o tym uczono. O co w tym chodziło, dlaczego Tesaloniki, a później to chyba ewoluowało w Saloniki po prostu, ale już tutaj nie pamiętam tej historii. Tylko pobieżnie w głowie. No sorry, nie, po prostu tak jest. Jak jakaś wiedza nie jest kultywowana, nie używacie tego, no to w waszym mózgu to gdzieś tam jest spychane na dalszy tor i się zapomina zwyczajnie. Może być może gdzieś tam w głowie to siedzi, nie? Jakby nie było, ile tam procent mózgu używamy, tyle używamy na co dzień. Niewiele z tego, co mamy, z tego, co pamiętam. Czytałem o tym już dawno temu. Więc może gdzieś tam jakby odpalić większy procent mózgu, to by można było sobie wiele jeszcze przypomnieć, ale jak tak na co dzień się tego nie używa. To się nie używa. Ale pamiętam, że naukowcy tam udowadniali, że bardzo niewielki procent mózgu jest używany. Także ciekawe, po co jest stworzony mózg tak? Jak przykład weźmy tak, ja teraz tak założę, po co na przykład tylko jest 5% mózgu używanego, to po co jest, kurczę, jeszcze te 95%? Po co to jest stworzone? Bo to nie jest nic przypadkiem. To się oczywiście, jak w Piśmie Świętym, to chyba, aha, tam w tym księdze Syracha niedaleko będzie właśnie, że pewne rzeczy są stworzone i z czasem się przyjdzie wyjaśnienie, po co są stworzone. Może się dowiemy, może jeszcze za mojego pokolenia dowiemy się, po co człowiekowi te pozostałe 90 jakieś tam procent mózgu, które nie jest używane. Znaczy, domyślam się, że dlaczego taki mały procent używany, po prostu zwykłe przetrwanie, nie? Bo mózg przy pracy zużywa bardzo dużo tam cukru, znaczy no energii, które bierzemy z cukru, tak w skrócie totalnie, także no, żeby przetrwać, nie jest, nie jest używane tego na co dzień. To się domyślam, duże zużycie, no to pewnie by wyczerpywało człowieka.
Ale kurczę, jakby tak podpiąć człowieka pod jakieś źródło ten cukru, dodać mu też tam coś na pobudzenie pracy, no to kurczę. Ciekawe, co by w takim mózgu się działo i czy to by było zdrowe, czy przypadkiem też nie, niebezpieczne zwyczajnie. A jeżeli nie, to ciekawe po co, nie? Po co tyle, taki potencjał nieużywany w nas? Domyślam się, że jak jest jakaś sytuacja stresowa, wiesz, może adrenalina wchodzi, ale to są tylko moje domysły w tym momencie, to może tam więcej tego mózgu jest używanego, żeby sobie poradzić z zagrożeniem, ale to raczej nie sądzę, żeby to znowu był cały potencjał. Nawet nie połowa pewnie. Nawet nie pewnie, tylko z tego co pamiętam, co czytałem te artykuły. Dobra, no nie widzę nic takiego szałowego już tutaj. Zawracamy. W sumie dobra, mniejsza z tym. Wracam na napokę, ponieważ mam tak tam zapas żelaza zrobiony. Nie mogę po prostu zebrać teraz jeszcze żelazo. Razem z tymi wszystkimi warzywami, które tutaj poskupywałem. Dobra, może to jeszcze zahaczę. Ponieważ w tych miejscach czasem można tanio kupić jeszcze trochę tego prowiantu. Ale prowiant też może być. Prowiant nie musi być tylko prowiantem dla mnie. Może też być towarem, jak go wystawimy na handel. Także dworaka natura przedmiotu, zależnie od zastosowania. To te. Będzie żelazo, będzie te różne właśnie te warzywa, ten prowiant, który będzie mu tam uzupełniać te braki. Nie wiem, żeby wyrównywać te sumy podczas handlu wymiennego z tymi z Fortu Byka. Także spoko. To jeszcze zajrzę, bo tutaj może jest nowy drop żelaza. Albo i korci, żeby pograć jakąś nową grę. Okej, atakujemy bandytów 16. Zobaczymy. Aha, bo ja mówiłem. Co ja mówiłem? Ładna w ogóle. Ej, spoko. Czekajcie. Skirmishers. Skirmishers blisko tego. Blisko muru w razie czego. Może tutaj. Łucznicy konni za mną. Czekajcie, wycofię się, nie, że wezmę rozpęd, nie? I teraz tak. Łucznicy konni, możecie jechać. Kawaleria. Za mną, powolutku. Mam jakąś kawalerię. Dobra, no i wjeżdżamy. Ładny, rozklikany, chwała Bogu, fajnie mi się udało. Atakować to, szarża. Kawaleria wjechała, dobrze. Ładny, rozklikane, nie? Pięknie. Mamy to. O Bogu, zwycięstwo. Chociaż to takie małe jeszcze. Ale wiecie, to wszystko po lekko. Właśnie na takich małych bitwach się najlepiej uczę, kiedy jest mały ten. Ja się lepiej uczę, jak mam mało stresu. Nie wiem, niektórzy ponoć się lepiej uczą, jak mają dużo stresu. Ja po sobie wiem, że ja potrzebuję mało stresu, żeby się efektywnie uczyć. Także ja mam zupełnie na odwrót. Zostawiam wam to. U mnie zupełnie na odwrót. Ja już od kurczę. Od bardzo dawna mam za dużo stresu. Mi to w ogóle nie pomaga w nauce. W nauce, w ogóle w niczym. Czasy radzi z nerwami, ale mi to. Niektórych ponoć to motywuje. Ale ja miałem tyle tego, że mam chyba przepalone styki w mózgu od nerwów. Dobra, troszkę żelaza. Drogo jest, to nie za dużo. Sól. To chyba nawet nie zdążyło się przerobić to, co przed chwilą byłem. Być może, nie wiem. Sól drogo. Okej. Ale coś tam? Nie. Dobrze. Także do browaru, do mojego magazynu. I tu w sumie właśnie specjalnie zamiast ten. I tak sobie dobrze radzą, bez wyrzucania im surowca z. No, własnoręcznie oni sobie radzą z lokalnego rynku całkiem nieźle. Ale po prostu ja taki, nawet tak wyszło, że takie jest z tego zrobię sobie magazyn.
na pozostałe moje akcje handlowe, na te wszystkie karawany. To już widzimy, do czego się to przydaje, nie? Skupywałem te całe żelazo wcześniej, nie? Tak myślałem, że może mi się do czegoś przyda, no i proszę. Jest taki punkt handlowy, nie? Taka arteria handlowa w tym miejscu mi troszkę się tworzy. Trzeba zapamiętać, nie? Najwyżej, jak już nawet nie będę to potrzebować, tej skóry za te żelazo, to żeby tutaj robić te zapasy, jak jest okazyjna cena, skupować, magazynować, a później może się zawsze przydać do czegoś innego. Czasem jak sobie tak gram, to serio, mam ochotę założyć własną firmę. Tylko na to wszystko trzeba mieć pieniądze. No i znać się na prawie. Nie ma tak lekko. Ale tu ostatnio dołączył prawnik. Znaczy nie dołączył właśnie, kurka wodna, no. Jak to był ten kot, jakiś tam paradoksalny kot. Był na strumieniu. Ciekawe, czy tutaj wywołałem wilka z lasu, czy też kota. Nie mam żadnej koci miętki, także nie wiem, czy zadziała. A czasem to ten. Już bym miał jakieś te znajomości, jakiegoś prawnika znajomego, nie? Pozdrawiam cię, kocie, jak kiedyś przypadkiem trafisz może na to. Nigdy nie wiadomo. Dobra, tu się jeszcze ten. Nie wyprodukowali nowego żelaza. Tutaj zobaczymy. No i jest, fajnie. Sól za 200. Wydaje mi się, że drogo jest ta sól tutaj. A tu jest wełno. Nie wiem, pomylić się, bardzo podobne rzeczy. Ty w ogóle, jakie ja rzeczy widziałem tutaj, nie? Tylko niestety za 33 zł. Ale gra stworzona na bazie silnika z Warbenda w klimacie chińskim. Poszukałem sobie, dobra, to sobie pogadamy. Szukałem sobie, w ogóle ci ludzie są kreatywni. To jest niemożliwe, co na tym Warbendzie potrafią tworzyć. To widziałem modyfikację do Warbenda, która funkcjonuje jako oddzielna gra. Twórcy ten, Tail Wars, pozwalają chyba na użycie tego w dowolny sposób swojej produkcji. Można to wykorzystać komercyjnie i tak dalej, chyba. Ale może jakby ktoś był zainteresowany tworzeniem własnej gry na tym silniku, to może ten, może powinien się raczej lepiej upewnić. Ale jest dużo, jest taka jedna gra osadzona na Karaibach, która jest na silniku tej gry, ale jest osobnym produktem. Znalazłem osobny produkt w takim wykonaniu chińskim, japońskim, coś ten deseń. Jest wszystko to, co jest w Bannerlordzie. Są dodatkowe te właśnie wieże oblężnicze, są wielkie bitwy, zarządzanie jak w Total Warze. Troszkę są takie różne aspekty. Kosztuje to 33 zł. Także no trochę, ja bym, nie wiem, czy bym ryzykował, nie wiem, czy bym ryzykował, żeby wydać na grę na bazie silnika Warbenda, tym bardziej, że już trochę stare to jest, chociaż no, ja bym tym nie wzgardzał mimo wszystko. To jest tam bardzo dużo dodatkowych opcji, są duże oblężenia, widziałem jakieś dodatkowe wieże oblężnicze, ciekawe duże bitwy, starcia historyczne. Nie wiem tylko, na ile to jest dobrze zrealizowane tak historycznie i tak zwyczajnie. No nie mam interesu, żeby się z nimi bić. Nie mam interesu. Jest za duże ryzyko, nie potrzebuję. Jadę z towarem na stanie, w karawanie, także nie będę ryzykować tych niepotrzebnych starć. No. Złomu nie potrzebuję, bo już kupię te towary tanie, także za towar będę się handlować. No, ale są fajne rzeczy, naprawdę. W takim właśnie klimacie japońskim, chińskim. Nie wiem, czy mi się poważył 33 zł. Kurczę, jakbym może miał jakiś tutaj fanów na tym. Może jakbym miał jakiś fanów zwyczajnie na Twitchu, jakby jakieś donaty były, to może ten. Jakby mnie ludzie zdonatowali, gdybym miał takich fanów, to może bym kupił takie coś i bym recenzował to zwyczajnie. Czy warto, czy nie warto, nie? Wiesz, jakiś zawsze interes tu jest, nie? Znaczy, no nie tylko dla mnie. Bo tak samo jak na przykład ja oglądałem, jak ten Terry Duke, właśnie, o Terry Duke, grał w te różne jedną modyfikację właśnie, w stylu takim wschodnioazjatyckim, to na podstawie jego recenzji podjąłem decyzję, że nie chcę na przykład tracić czas na to, nie? Bo wiedziałem, że tam jest parę rzeczy niedopracowanych, tak już przynajmniej nie stracę swojego czasu. Okej, okay, przynajmniej te silikwy tutaj zostają.
Też będzie można później wyciągnąć ten kapitał z tej wioski. Raczej to nie znika, ale nie jestem pewien. Może na razie za te żelazo zwyczajnie. Myślę, że nawet spoko taka decyzja, żeby na tyle tą mechanikę wykorzystywać, że to się respawni i zaraz chodzi od nowa, bo to też jest już troszkę jest taki mariaż pomiędzy jakimś takim flow rozgrywki, a żeby tak po prostu nie czołgać się z tematem, nie? Żeby troszkę szybciej rozpędzić rozgrywkę. Też dla was. Ale nie taki już znowu sposób taki stricte cheatowy. Co powpisuję expa złoto i opatrzcie, ale jestem mocny, nie? To mi się w ogóle nie podoba, jak oglądam to jakieś tam. Jak ktoś gra, może ktoś to lubi. Ja nie lubię. Nie, jak ktoś sobie włączy kodę na nieśmiertelność, lub że jest tak wypakowany, że po prostu wbiega i sam stu zabija, no bo jest, ma takie jakieś pancerze albo nieśmiertelność włączoną. Już ta gra to już jest taki grind zwyczajnie, nie? Wolę, jak jest jakieś takie. Nutka choćby zagrożenia, że coś może później tak. Jest napięcie, są emocje. Dobra. Ja tutaj widzę taki schemat sobie ten zrobiłem w sumie. Czekajcie, dwa żelaza. Może jedno żelazo za dwa piwa. Może być, myślę. Nie, tutaj możemy taki obserwacja psychologiczna. Mózg dąży automatycznie do wyrobienia sobie takich leniwych rozwiązań, takiego prostego schematu działania. Coś wyrobić, a inteligencja później tylko powtarzać. Nie? Że sam to automatycznie też tak używam. Także mózg sam z siebie jest troszkę też leniwy. Niczym nasze ciało, niczym mięśnie i tak dalej. Czasami, żeby zrobić trening, też trzeba się zmusić do tego, żeby ten trening zrobić. Widzę, że mózg działa podobnie. Nie lubi tracić, kurczę, energii. Jeżeli nie musi, jeżeli się go nie przymusi. No, śmieszna sprawa. Ale tutaj w zasadzie no i tak nie ma innej opcji. To jest taki system, już taki sobie wypracowałem, jak najbardziej praktyczny. Na tym też wydaje mi się polega inteligencja, żeby sobie ułatwiać, a nie utrudniać życia. Tylko co tutaj, to później może być grząski grunt, jak się sobie czasami ułatwianie może być na zgubę człowieka. Już nawet nie mówię o jakimś rozleniwieniu, nie? Krótsza droga do mety, cwaniactwo, jakieś oszukiwanie i inne takie rzeczy, nie? Dobra. Okej. Okay. Ja szczęśliwie, kurczę, dzięki Bogu mam takie coś, że lubię się rozwijać. Lubię się męczyć, lubię trenować. Widzę, że tutaj wyrobiłem sobie taki nawyk i działa to. Nie osiadam na laurach. I nigdy, z drugiej strony to też nie jest fajne, bo to czasem jest takie coś, że nigdy człowiek nie umie zaznać spokoju. Zawsze niby jest coś, niby zawsze coś jest do zrobienia. Na przykład. Chociaż nie wiem. Jestem taki ambiwalentny w sumie. Trochę tak, ale trochę nie. A dobra.
No ludzie nie są tacy aż prości, jakby się mogło wydawać czasem. Jakby ktoś nie wiedział, ambiwalentne, czyli dwie cechy, które ze sobą koegzystują, a zasadniczo się po prostu wykluczają. W sumie to nie. Więcej futra. Co ja tu jeszcze mam? Okej. Trzeba jeszcze troszkę miejsca zrobić na skórę. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie po prostu posprzedawanie części prowiantu. I znowu to. Coś tylko zostawić trochę chleba na powrót. A z żelaza w ogóle. Ej, ładnie. Tym razem poszło teraz sprawnie i dobrze, nie? Teraz też już przychodzi parę razy powtórzona sprawa i widać. Mózg się już wprawia do działania. Szybciej idzie i już tak podświadomie zaczyna działać i bardziej ten. Już mi nic nie zostało z tego żelaza. Fajnie zszedłem, że zaczynam podświadomie ten mózg trenować, zaczyna mózg działać sam, za mnie, nie? Dlatego warto sobie mózg rozwijać, bo później też ta podświadomość, jak sobie ją rozwiniemy w tym mózgu, te zwoje mózgowe, to później zaczyna bez namysłu działać, nie? Na naszą korzyść, także czasem, żeby warto sobie utrudnić, żeby sobie ułatwić, nie? Na załączonym przy obrazku. Dobra. To na podróż, powrotną jedzenie, beczki piwa, futra, skóry. Skóry do garbarni. Dziękuję bardzo. Interes z tobą to czysta przyjemność. Żegnam. Arrivederci. Jedziemy stąd. Mod. Yes, yes, this is mod. Hello. Mechmt. This is Anno Domini 457. Is this modification set in last years of West Roman Empire. I hope I answer you in time, because I do not look at chat now. Czasami kurczę, tak zaczynam grać, ale to moi widzowie też z Polski o tym wiedzą, że coś robię, coś ten, gram i odpisuję po 5 minut. Kiedyś było gorzej, nie? Bo nie miałem tego wyuczonego, to odpowiadałem po jakichś 10 minutach na przykład. Teraz jest, już chyba wydaje mi się, że zazwyczaj lepiej, ale nie powiem, że zawsze. In my opinion, very good mod. You playing this? You ever play in Anno Domini? Or this is first time have you see this modification? Sorry for my English. I'm not native English speaker. I'm not too well in speaking in English. Jakoś nie mam do tego smykałki. Raczej, no wiecie, no kurczę, Kali umieć, Kali ten, to ten. I zrozumieć, ale tak się wysłowić czasami mam problem. Chyba za późno. Chyba zdążył sobie pójść. Okej. Okay. Na te saloniki. A jeszcze po drodze na pokę się zahaczy. Trzeba będzie. Czekajcie, może jak teraz zjeżdżam tutaj. To może jakieś inne klimaty, może przejedziemy przez... To jest chyba zamek, to chyba nie jest miał... Chociaż nie pamiętam. Chyba to nie, to jest zamek. Znaczy w sensie fort, zamek, no. Przepraszam.
Nie, dobrze jadę. Okej, chociaż... Nie. Widoba. A jeszcze po drodze można zahaczyć tutaj o... O longobardów. Zobaczę, co się dzieje longobardów. Ponieważ wiecie, już tutaj przelatałem parę w ten, parę tras zrobiłem. Po tym szlaku, który sobie tutaj wcześniej wytyczyłem, także tam na razie mają, mogą te ceny nie być jeszcze zregenerowane, że tak powiem, także skoczę sobie inną trasą, posprzedaję to, co tutaj nakupywałem dodatkowo. Tylko oczywiście skóry zostawię na garbarnie, a to po drodze posprzedaję po miastach. Oczywiście, żeby na jakieś miarę takie przyzwoite ceny. Taki mały symulator handlarza, kupca. Mówię wam, jeszcze kiedyś, kurczę, muszę poczytać o tych różnych szlakach żydowskich, arabskich. Nie tylko, no i też może w sumie o jedwabny szlak teraz troszkę tak przerabiamy. A futra są u nich w dobrej cenie, także już tutaj sobie... A może ale? No, ale jest tak w miarę. Mógłbym kupić te futra tutaj, ale już mam zapas, także nie będę kupował. No bo i tak, no w sumie jak kupię tutaj za 200, a sprzedam gdzieś za 450, to będzie 250 zysku. Dobra, niech będzie. Wezmę ze sztukę albo dwie. Jeśli może się uda to posprzedawać. Dobra, tylko nie mam za dużych zapasów żywności, także w sumie tak za daleko wyjeżdżać też nie powinienem. Okej, okay, Windoba i Sirmium. Albo w sumie Windoba i Sirmium. Może w sumie... Okej, okay, zmienimy trochę trajektorię, bo w Sirmium też mam garbarnię, także można trochę kreatywniej podejść do tematu. A zahaczę. Nie wiem, czy to też tak trochę rzęszy, nie działa, że mnie troszkę tak pobudza wyobraźnię. Też mam morale polepszone przez to, że mi kręgosłup tak nie boli, nie męczy przez ten pas. Więc trochę tak jakby trzeba kreatywniej trochę podchodzić tutaj, myśleć, nie? A zauważyłem właśnie, to nie o to mi chodziło. Chodzi mi głównie o to, że taka mi naszła myśl, że czasami, wiecie, jakieś rzeczy wydają nam się nudne, już niefajne, czy coś zwyczajnie, dlatego że dla mózgu to nie są żadne jakieś takie ciekawe rzeczy, bo za dużo tego było. Albo mózg jest jakiś zmęczony, nie produkuje dopamin, endorfin. A kiedy na przykład jakiejś takiej rzęsie zacznę pić, to gry, które na przykład na grze, gry, które mi się już nudzą, nie podobają, jak po prostu mózg zostanie odświeżony przez jakąś taką dopaminę, czy coś tam, co pobudza do działania, to okazuje się, że ta gra jest cały czas fajna. Tylko że z jakichś powodów nie produkuje się to, co wcześniej sprawia, że coś jest fajne. Przyzwyczajenie, znudzenie, schemat, coś na tej zasadzie. Dlatego też miałbym o tyle problem z tą modyfikacją, o której wcześniej mówiłem, taki w tym stylu chińskim, japońskim za te 30 zł, czyli oddzielną grę, ale na bazie silnika Warbanda, że by znowu było znowu by było to samo, że znowu Warband, tylko że tam jest to mocno przerobione, nie? To trzeba przyznać, że tam widziałem, że jest dużo nowych opcji dodanych. Okej, okay, kiepski ten, kiepski szlak. Sirmium. Jedziemy na Sirmium. Ale to dobrze, no wiecie, jak w boksie. Lewa, prawa. Teraz uderzymy z prawej. Przy okazji widzę, że tutaj jest dużo bandytów, także będzie można na nich popolować, żeby wyprodukować trochę sprzętu. No? Jest hideout, także będą się spełnić. No, przejeżdżam przez wioskę, to się zerknie. Drogo. Totalnie jest tam na miejscu sobie. Tak pomyślałem troszkę o tym, czy nie kupić ziarna dla tego browaru, ale tam na miejscu chyba mają nawet taniej. Siedemnaście. A jak nie tego browaru, to dla mojego wojska. Co by chłopaki nie gotowali. Gdzie my w ogóle, czekajcie. Tutaj i te saloniki, dobra. Okej, okay, jest tanery. Huh. Jest klimatycznie, kurczę. Transylwania.
Mówię Transylwania, błyskawice, niczym ten z filmu Grozy. Jeszcze byś jakieś Nosferatu przydał, albo inny hrabia Dracula. Już teraz nie będę wspominać, mi chodzi po głowie, już nie będę przypominać. Też ostatnio rozmawialiśmy o tym hrabi Dracula, nie? Tylko, że taka, jako postać historyczna, jaka dała początek tym wszystkim opowieściom, że to jego tam w dużej mierze jego opozycja polityczna go tam zmieszała z błotem, zwyczajnie, nie? Dobra, w to mi się nie chce bawić, bez przesady. Tutaj może bym nawet zarobił tam z 200-300, już nie chcę. Chociaż 700. Nie, chyba że za mały zysk, żeby się z tym bawić teraz. No. Wydaje mi się, że coś tam pamiętam, że jak wcześniej z tym jedziemy, to czasami trzeba było troszkę pojeździć z tymi złotymi ozdobami, żeby to fajnie sprzedać, także już teraz nie będę raczej się w to bawił. Jeszcze, dobra. Zahaczę o Salona. Tutaj bodajże było ten miasto, zobaczy, wygląda nawet jak miasto bardziej, że jakaś taka, niż jakaś taka fortyfikacja. No, jeszcze tutaj jest ten złote obrączki. No może prędzej tutaj za 600. No dobra, jedno mogę wziąć, spróbować sprzedać. Okej. Okay. Dobra, na razie nic ciekawego, to już posprzedawane. Okej. Okay. Sorry, tak się zasłuchałem, okno otwarte i słyszę, co się dzieje na zewnątrz. Okej, okay, ten stary pałac Diocleciana. To się często dzieje po prostu tak dantejskie sceny, że człowiek aż odruchowo słucha. Jest naprzeciwko. Chyba, że jakiś synek się tam wygłupiał, coś tam policja mówił, wołał. Ale to chyba się wygłupia, bo coś tam się śmieją. Ale tam często właśnie policja przyjeżdża i często dochodzi do jakichś, kurczę, dantejskich scen. Wrzasku, krzyków, nie wiadomo czego. Osiedlowe gwiazdy, nie? Niechlubne. Okej, okay, Napoka, Tesaloniki. Czyli jeszcze tak, Sirmium i Tesaloniki są do załadowania. Skręcę jeszcze na Napokę. Chciałbym się zwyczajnie pozbyć tych futer, żeby z tym nie jeździć. Tylko, że w sumie dobra, czekajcie, może tak. Jak wiem, że tutaj są ci bandyci, to pojadę zapolować na bandytów, nazbieram tego złomu na wymianę i tyle. Tylko czy ja jestem dosyć szybki? Chyba nie jestem dosyć szybki, żeby za tymi bandytami nadążyć zupełnie. Także nie wiem, czy to jest interes dla mnie, ale zobaczymy. Dobra, przyjadę się, zobaczymy, czy nie jestem zwyczajnie za ciężki na to, nie? I tak mam w zasadzie samą kawalerię. Ale coś jest słabo, czekajcie. Sama kawaleria. Ingrid jest bodajże odpowiedzialna za tracking. Co tu było odpowiedzialne? Tracking bodajże, nie? Nie, to nie jest to. Patchfinding, no tak. Przydałoby się rozumieć patchfinding, to jest na inteligencji, tak? U mnie to jest drużynowa, nie? Czemu to nigdzie nie pisze, czy to jest umiejętność drużynowa, czy nie? Dobra, to z pamięci, no trudno.
Inteligencja. Okej. Okay. No, przydałoby się to podbić. Tylko żeby to podbijać, to trzeba walczyć, nie? Czasami te jakieś poziomy wpadałem zwyczajnie z tego treningu. O dziwo. W sumie te umiejętności, ten trener mógłby się przydać, choćby nawet... Nawet jeżeli kupuje, raczej najmuje gotowych wojowników. Nie wiem, jestem chyba za 3-7, 2-7. Okej? Okay? Chyba nie 3. Okej. Okay. Czekajcie. Może ich złapiemy w potrzask. Dobra, zakręcili się. Prepare to die. 128 ludzi. A, ktoś do mnie dołączył jeszcze. Dobra, no to jedziemy na pałę. Jedziemy na pałę. Mam takiego powera, że jedziemy na pałę. Oni chyba zaczęli uciekać na dzień dobry, nie? Takie wrażenie. Zobaczymy zaraz, co tam się dzieje. A, daleko są. Dobra, myślę, że mamy taką przewagę. Oczywiście mój oddział w awangardzie jedzie. Nie inaczej. Trafiłem. 9 damage'ów. Szkoda, że oni tak stoją. Nie wiem, dlaczego tak jest, że oni stoją i czekają. Czy ja coś może... Nie wiem, bo to chyba nie ma opcji w tej modyfikacji, czy coś można zmienić. Także nie wiem, z czego to wynika, że oni tak stoją i czekają. Czasami to działa, czasami nie. Mały dochód z tego był, okej. Przy jakiej znajomości tutaj nabieramy, tak? Czy nie? Ciekawe, to chyba oni się do nas dołączyli. Dobra, niech będzie. Gdzie ja chciałem jechać? Na pokę. Dobra, idziemy na pokę, bo wydaje mi się, że zwyczajnie ci bandyci są ciężko do mnie... Ciężko dla mnie dostępni, ciężko ich będzie dorwać. Są małe jednostki, mają oddziały. Czekajcie, Attila Kart. A dobra, już tutaj byliśmy. Jak to zadanie robiliśmy. Aha, ja też miałem się oglądać za tą. Za tą żoną byłą. Wdową po tym. Wdową po Attili. Było to zadanie, się za tym zupełnie nie rozglądam. Moim zdaniem najlepiej by było zrobić coś takiego, jakby... Jest zakrojone, kurczę, poszukiwania zwyczajnie. W sensie odhaczać powoli miejsca, w których byłem, w których nie, żeby się nie powtarzać. I w ten sposób to zorganizować, ale to może sobie zostawię taki wątek na inną najwyżej... Na inną transmisję, znaczy na inny ten. Na inny stream. No transmisję, no też może być transmisja, no czemu nie? O, Gold Jeweler. Futras już tutaj, cena się zregenerowała. Rynek się zregenerował, także możemy tutaj pakować. Wszystko jest fajnie w obrocie. Kupuję od nich żelazo, także zarabiają, sprzedają swoje rzeczy, także wszystko się zgadza. Nie brakuje sylikw. Jest ok. Ten, ale mówię. Jak już zrobię to, co robię. Czyli jak już zapełnię te garbanie, to wtedy może się będzie można pobawić w poszukiwanie jej. Bo zwyczajnie ja będę robić tutaj te zadania. Siema Maćko, witam cię serdecznie. Zrobię te zadania. I wtedy... Znaczy będę mógł robić te zadania, a będę te zgarniać cały czas dochody przez rok czasu, nie? Jak wszystko zapełnię tak jak chcę, to będę mieć
No spokojnie, rok czasu zapasów w tej grze. A ten rok czasu tutaj w tej modyfikacji długo trwa. Także to jest dużo czasu, żeby poszukać i porobić te zadania, które mam tutaj pobrane. Słuchaj, może nie jest to zły pomysł, wydaje mi się. Okej, okay, grain. Aha. Dobra, dalej mam jeszcze te futra nieszczęsne tutaj. Zostawię te futra, nie ma co z nimi zrobić obecnie, to zostawię. Okej, okay, żelazo mam. Nie, błąd. Trzeba to naprawić. Biorę te futra ze sobą. Mam mało zapasów, za mało zapasów żywności. Czyli nie będę się tam wybijać tak daleko, tylko jeszcze cofnę się najwyżej pod Konstantynopol. I w okolicy Konstantynopola zrobię sobie zapasy, bo to, że mam obczajone, że zapasy żywności można sobie tam tanio porobić, nie? Na Bałkanach. Co ogrywasz znowu tego moda z tą mapą historyczną? Zgadza się, Maćko. Zgadza się. Okej, okay, jest to suszone mięso. Spoko, to zrobię troszkę zapasów żywności, zanim tam pojedziemy nad Bałtyk. Co by nagle mi nie zabrakło zwyczajnie prowiantu. I przy okazji może nawet strzelę prosto na Konstantynopol, zrobimy tak na przestrzał i... I ten, spróbuj te futra sprzedać w Konstantynopolu i kupić tam żywność. To już tam wiem, że te ceny są fajne, to może się uda. Ja ostatnio dopiero ogarniałem, że można sobie właśnie wykupić taką ziemię w danym mieście i mieć tam jakiś młyn czy kuźnię. No, jasne, że tak. To jest fajny sposób na to, żeby na przykład sprawić, że masz armię rentowną, nie? Że tak powiem, że nie musisz się martwić o utrzymanie armii, tylko założysz sobie, nie wiem, choćby nawet parę takich prostych, nie wiem, piekarni, które się same utrzymają, nie trzeba się nimi zajmować, dzięki czemu masz taką, możesz sobie, wiesz, zebrać drużynę i się nie martwić o ich utrzymanie. Że albo ci się uda coś splądrować, albo ci się nie uda, tylko zwyczajnie ci się zwraca, możesz ich normalnie utrzymywać cały czas. Ja zdecydowanie wolę takie podejście. Ja sobie wolę zabezpieczyć, nie? W ogóle w tej modyfikacji jest ten raczej problem. Jest sytuacja taka, ja teraz mam 7000 dochodu na tydzień. Co tydzień dostaję 7000, bo sobie zapełnię te swoje garbarnie, żeby był zapas. Ale sprawa w tej modyfikacji jest taka, że... Że to ja jeszcze takim krezusem to ja nie jestem, nie? Jakby ten krezus w Lidii słynny. No bo na przykład... Dux Riothamus, który jest władcą Civitas, nie wiem, może kogoś, dobra, który jest władcą tej miasta i tej wsi, to ma na przykład na koncie 72 tysiące. Czyli tu się mogę porównać, nie, z jakimś tutaj dowódcą niskiej renomy, ale weźmiemy sobie na przykład o Komesa jakiegoś, nie? O Komes Miriam. Gdzie on jest? Imperium Occidentalis, czyli Imperium Rzymskie. No dobra, to też ten podobnie. O, na przykład, a teraz mamy kogo? Flavius Basilicus, który jest władcą tutaj Tomis, Aemos, Dionysiopolis i Dorostorum. Sorki, jak tutaj pogwałcę jakąś nazwę, zwyczajnie tak na szybko czytam. Większa renoma już ma 153 tysiące, nie? Zakręgnięcie 154 tysiące sylikw. Gdzieś tam w swoim skarbcu skryte. Zobaczmy, gdzie to jest ten Dionysiopolis. Dionizio... Tak, dobrze mówię, Dionysiopolis. Zobaczmy, gdzie tutaj... Aha, jesteśmy na miejscu, czyli on tutaj jest okolicznym jakimś prawdopodobnie władcą. No, przynajmniej tego jednego miejsca. Sorry, gdzie tutaj wlazłem? Aho, holo, holo. No to ma już dużo, tak 153 tysiące, a ja mam teraz 52 tysiące, także widziałem jeszcze niektórych, którzy są w ogóle takimi naprawdę krezusami tutaj, że mają ogromne skarby. Także ja też się nastawiam na to, że chcę mieć jakiś start, nie? Żeby sobie jakoś poradzić w tym świecie. Jakbym zakładał jakieś własne królestwo czy cokolwiek, żeby nie być, kurczę, jakimś biedakiem, który zostanie tutaj rozjechany. Jak to księdze właśnie Syracha jest w Starym Testamencie. Że pieniądz lepszy niż mosiężna tarcza.
Obronić się przed wrogiem. O kurczę, jakie w ogóle zatrzęsienie ludzi. Witam was wszystkich serdecznie. Konrad nawet przyszedł. Witam cię, Konrad. Elo. Elo 620. Okej, co tutaj maczko? Dobrze. Nie ma co się dziwić, bo pierwszy raz ogrywałem Warbanda zawsze... czekać jeszcze raz. Nie ma co się dziwić, bo pierwszy raz ogrywam... Aha, pierwszy raz ogrywam Warbanda, zawsze go tylko na YouTube oglądałem. Ale no to było dekadę temu prawie. Aha! Aha, ty pierwszy raz ogrywasz Warbanda. To ciekawe. Jestem w zasadzie zdziwiony, że ktoś współcześnie jeszcze Warbandy kupuje i w nie gra. Serio. Pozytywnie zaskoczony. No, a można w takim mieście mieć więcej niż jedną taką browarnię, taki browar jeden, to znaczy mieć jeszcze na przykład kuźnię. W Warbandzie powinno się, raczej da się mieć dwa interesy w jednym mieście, tylko że na przykładzie, ja wiem jak jest tutaj, nie pamiętam teraz, bo ja dawno nie grałem w podstawkę zwyczajnie, ale jak tutaj pójdę do zarządcy gildii, w jakimś mieście, na przykład w Konstantynopolu, w moim wypadku, to ja tutaj mam garbarnię. Jak mi się gra, tylko nie wysypie. Daj Boże, proszę. Dobrze, tutaj zarządca. Jak ja bym chciał teraz kupić sobie ziemię, to mnie informuje o tym, że mam, że jestem zbyt mało doświadczonym handlarzem, żeby założyć dwa interesy naraz. Także wydaje mi się, że musiałbym mieć po prostu wyższy poziom umiejętności handlu, żeby założyć dwa interesy w tej modyfikacji. Wydaje mi się, że w Warbandzie było podobnie, ale niekoniecznie tak musi być. Mogą być w Warbandzie podstawowe inne mechaniki zastosowane. Wydaje mi się, że tak. I teraz tak, ja mam na przykład handel na pierwszym poziomie, tylko że handel to jest party skill. Party skill, także ja mam nadzieję, że jak zwyczajnie moja Walentynka miała być tutaj handlareczką. Jak Walentynka się rozwinie w swoim rzemiośle handlowym, jakiś piąty czy szósty poziom, to będę mógł założyć dwa interesy w jednym mieście. Obecnie, no, mogę tylko jedno i mam nadzieję, że to działa tak, że party skill, ten zarządca gildii w mieście bierze pod uwagę umiejętność w drużynie, a nie moją prywatną, bo ja nie chcę też, ja nie chcę rozwijać wszystkiego. Ja wolę mieć do tego już jednak niektórych ludzi. Po to ich tutaj opłacam, wożę, uzbrajam, karbie, żeby też pracowali, mieli jakieś zajęcia. Tak jak Walentynka handlem się zajmuje. Ale ogólnie ten, jak grasz ten, pozwolę sobie dać tobie radę. A co z tym zrobisz, to ma wolna wola, nie? Nie musisz robić tego, jak ci mówię. Znaczy opłaca się mieć w różnych miastach po jednym takim interesie założonym. Jakieś browarze, albo garbarni, albo piekarni, bo jak to miasto jest oblegane, albo nie wiem, czy jak przypadkiem nie przejdzie na stronę wroga w jakiś sposób, czy ty nie przejdziesz na stronę wroga, czy wróg tego nie przejmie, jakaś frakcja, z którą masz wojnę, to wtedy tracisz dochód z tego miasta. Na pewno podczas oblężenia, a jak to działało podczas tej wrogości, wojny, to też do końca nie pamiętam, chyba też to tak działało. Dlatego też warto mieć w różnych miastach po jakimś interesie jednym, niż na przykład oprzeć całą swoją gospodarkę o jedno miasto. Bo wtedy może być tak, że nagle ktoś to oblega i ty zaczynasz mieć, kurczę, schodzić na minus, nie? Okej, co tam słychać, Konrad? To gram tutaj, nie? W Anno Domini 457 dalej. Zakładam swoje imperium handlowe. Już idzie całkiem nieźle, mam 7500 na tydzień. I na razie robię zapasy właśnie. W Konstanty mam parę garbarni, mam jakieś piekarnie, takie rzeczy. Właśnie teraz mi zależy na tym, żeby już zjechać z tych futernicy, z tym jeździć. Z tym mogę też w sumie zjechać. Robię zapasy żywności w Konstantynopolu, bo jest tanio tutaj. Żywność można sobie tanio kupić. I też dla siebie na drogę i też, żeby później tam pohandlować w tym forcie byka nad Bałtykiem. Mówię tak, jak mówiłem wcześniej, żeby uzupełnić jakieś tam różnice w cenie, w razie czego. To są takie tanie rzeczy, że później może się przydać. Dobra, trochę złomu jest, trochę żelaza jest, trochę tego prowiantu i takich tańszych rzeczy jest. Aha, spoko.
Co ja ci tutaj wrzuciłem? Aha, skórę. Dobra, nie, to mi nie pomoże. Nie tędy droga. Jeszcze troszkę. 993. Nie pamiętam 993, nie pamiętam co to było za służby. 993. Chyba coś to były, jakieś te numery, bo to później ja tylko do 997, a później jakieś te pogotowia gazowe chyba są inne takie rzeczy, nie? Nie pamiętam nawet. Dobra. Aha, kupiłem go na stronce z kluczami za grosze, ale no gierka z dzieciństwa to warto sobie ograć. No, okej, okay, moje zdanie fajny wybór. Ja też czasem korzystam z tymi stronce z kluczami, ale powiem ci, że miałem taki incydent raz, Maćko. Także teraz jestem, żyję w strachu i przerażeniu. O, mogę zostać mnichem, jak będzie mi się nudziło. Jak mi się wojaczka skończy. Przynajmniej mogę się przebrać, nie? to ten... Chwilka. 5, 6. 18. Aha, to jest skumata, tylko że ulepszona. Także wiecie co? To może ten, pogadamy sobie, ja się przyjadę po mieście, poszukam tego. Płatnerza. Żeby sobie tutaj podkuć lepiej pancerz. To miałem taki incydent, że kupiłem sobie parę gier na stronkach z kluczami. Robiłem to dłuższego czasu. Szkoda, że możecie podziwiać te fortyfikacje Konstantynopola. W modyfikacji. Fajnie odwzorowane. Chociaż w sumie tutaj chyba nie jest do końca okej. Okay, bo z tego co pamiętam w tych czasach Konstantynopol, chociaż nie wiem, bo była ta te trzęsienie ziemi, które to zrujnowało. Ale bodajże były trzy pasy murów, a nie dwa. Tylko właśnie nie wiem, jak dokładnie w czasie to było, bo tam były te trzęsienia ziemi, coś się rozpadło, coś odbudowali, także nie wiem, jak to do końca działało, nie pamiętam. Aha, chyba po środku miasta był rynek, także poszukamy. To ten. No, to kupywałem na stronach z kluczami z gier na przecenach, ale pewnego pięknego dnia Steam zobaczył mi, stwierdził, że mi poblokował gry. Tak jak nigdy takiego czegoś nie miałem, tak nagle niektóre gry na chybił trafi na mojej koncie, stwierdził, że Steam coś tam stwierdził, że coś jest nie tak i zaczął mi blokować gry. I między innymi GTA mi zablokował, które dostałem kiedyś w prezencie od byłej dziewczyny. Szczerze mówiąc, no nie wiem czy głupie czy nie, ale olałem to, bo zwyczajnie już w GTA nie gram, aż tak mi nie zależy, stwierdziłem, że piernicze to mniejsza o to, nie? Zablokował mi jakieś 2-3 gry, które kupiłem za te klucze. I zablokowałem GTA, które no, miałem, dostałem w prezencie, nie? A nie chciało mi się już ten, z tym kurczę pisać etykietów całej reszty. Może trochę głupie, może nie, nie wiem. W sumie mogę jeszcze zapisać, no w sumie napisać tego etykieta, ale na razie nie czuję potrzeby. Także nie wiem, czy to przez te właśnie strony z kluczami, czy co. Może tak, może nie, nie wiem. Dziwny zabieg okoliczności. Bo kupiłem sobie tam parę gier, a tutaj nagle Steam zaczął na chybi trafi blokować produkcję w mojej bibliotece. Zobaczmy. Ten hełm. Okej, okay, hełmu jeszcze nie da bardziej ulepszyć. Skumata. Okej, okay, za 2000. Niech będzie. Da się jeszcze bardziej? Drogo, za 12 tysięcy. Jest teraz. Wiecie co, ja sobie pozwolę tego nie kupować, bo możliwe, że nie opłaca mi się to. Możliwe, że kupię sobie jakiś za niedługo pancerz w ogóle jeszcze z wyższej półki. Także nie będę teraz tylko wydawać, żeby to ulepszyć na maksa. Zrobię to zwyczajnie jako takie przejściowe coś, nie? Okej, okay, coś jeszcze mogę tak ulepszyć? Rękawiczki. O, rękawiczki mogę na wyższy poziom podnieść. To sobie wezmę. 3000, 4000 niech będzie. Okej, okay, jest na maksa. Dziękuję, do widzenia. Jedziemy dalej w ruch. Zobaczmy w ogóle, co sobie tutaj kupiłem. Rękawice. Nie, Graves. Aha, buty sobie ulepszyłem, sorry. No buty, Graves, kurczę. Jestem ten jaszczop, kurczę, języka angielskiego, nie? Poliglota, jakich mało. Jak tylko mi zasilacz przyjdzie. Ty, też zasilacz kupujesz, Maćko. Ja też mam w planach najbliższych kupić sobie zasilacz do komputera lepszy, bo ja mam taki jeszcze, kurczę, bym powiedział, to przedwojenny wręcz. Jak tylko mi zasilacz przyjdzie, to może się będę szykować do kupna tego nowego Bannerlorda. A to co jest na przykład takim opłacanym biznesem w takim mieście? Ojejku, późno odpowiadam, nie? Ale
To ten, zależy od miasta zwyczajnie, zależy od miasta. W różnych miastach różne rzeczy się przydają, także zwyczajnie jak w prawdziwym życiu trzeba pojeździć, najlepiej zrobić sobie wycenę, nie? Pojeździć po miastach, zobaczyć co gdzie się opłaca i co chce się robić. Albo na skróty, to są też na różnych stronach, na forach, gdzieś tam nawet na Steamie w poradniki może będą, na jakichś może Wikipediach worldendowych, na tych Redditach i tak dalej. Jest to Warband, to już ograna seria, także można wszystko w podstawowym Warbandzie, to można wszystko znaleźć na forach. Tutaj raczej nie wiem, może jest, może nie ma. Ja to robię na czuję. Tak jeżdżę, oszacowywuję, co gdzie jest bardziej opłacane i sam po prostu podejmuję decyzję. Ale na skróty można się posłużyć poradnikami. Jakby ci się nie chciał, oczywiście samemu tego ustalać, nie? Zależy co tam lubisz, nie? Ej, to wiecie co, w takim razie, jak jest ten, trochę powiedziałem, że poświęcę czasu na czacie, jest trochę ludzi, to ja zrobię ten, naprowadzę rakietę nad morze, lecimy nad Bałtyk, Fort Byka, może mnie coś bandyci po drodze nie zgarnią, nie zgarną, to ten, bo wiecie, jak wyglądacie moje transmisje, to wszystkie komentarze wyskakują tutaj, nie, ma tak ustawione to, że tutaj, o, jeszcze, przepraszam. Aha, no trafiłem. Tym razem nie, znaczy tym razem nie trafiłem, bo zazwyczaj jest tam tanio. To wam to wyskakują te wszystkie rzeczy tutaj, ale to tylko wy widzicie. Ja w grze tego nie mam. Bo to jest nakładka w programie do streamowania, a nie w grze. Także ja po prostu muszę patrzeć na ekranik w telefonie, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na czacie. Także mi troszkę ciężej jest. No. O, widzę, że też tak układasz itemki po kolei. Serio, porządek musi być, a później jak ma to wszystko poukładane, to mi wszystko szybciej idzie. A nie, że się męczę, przejedzie, przejedzie. A nie, że się nie wiem, co mam w ekwipunku. Jak później handluję, to rzeczywiście o wiele szybciej i sprawniej mi to idzie. A nie muszę. Niektórzy serio. Trudno jeszcze raz. Czasem jak oglądałem kiedyś bardziej, bo teraz nie mam zwyczajnie czasu, bo sam streamuję. Jak niektórzy mają taki bajzel w ekwipunku i szukają, tutaj mają coś jednego, tutaj coś jednego i oni później jeżdżą po tych wioskach i próbują handlować, to tak patrzą, o to jest tanie, ale tutaj zaraz pominą coś tutaj, muszą tutaj szukać tego, gubić się, a ja mam wszystko obok. Jak wjeżdżam do wioski, to sprzedaję trzy itemki, widzę, że to już jest, wtedy cena zaczyna zmaleć. Mniej zaczynam na tym zyskiwać, także stop. Jadę do następnego miasta, 3-4 itemki. Widzę, kiedy to się opłaca, kiedy nie. I widzę, co w jakiej scenie, tylko sobie przejadę. Pyk, pyk, pyk. Nie? A tak to kurczę, niektórzy mają taki bajzel, że ledwie się sami potrafią w własnym ekwipunku odnaleźć. Także moim zdaniem warto poświęcić trochę czasu, żeby mieć ten porządek. Nie? To nie jest kurno pedantyzm. Nikt mi nie powie. Znaczy powiedzieć może, ale ja mam swoje zdanie. Ja to chyba pedantyzm. Nie, jak patrząc po moim pokoju, to ciężko by było powiedzieć, że jestem pedantem. No, ciężko, serio. Mam solidne dowody, że tak nie jest. Ja Nebie kupuję zazwyczaj wszystko Legit, dużo gierek tam kupiłem akurat. Okej, to dzięki, że mówisz. Chyba nawet ten. Z tego co pamiętam, to Konrad. Konrad chyba też na Nebie kupuje. Coś tam pamiętam, ale to już dawno o tym nie gadaliśmy, to już nie jestem pewien. W sensie, jakby co upadł rycerz, nie? Który teraz dołączył. Jakbyście tutaj nie ogarniali, o czym ja godam, nie? Bo tutaj Konrad to jest stały bywalec u mnie na strumieniu, także już tutaj się i razem graliśmy w Planet Side, także my się już tutaj znamy po imieniu, nie? Maćko to Maćko, idzie się domyśleć. Będę musiał chyba zrobić jakieś odznaki dla ludzi, które tutaj zasłużonych dla streamów i tak dalej. Trzeba by było jakoś porozwijać tego Twitcha. Ja na Nebie kupuję to właśnie i taki jakiś gamoń zapomniał zamknąć bramę i w taki sposób przegrali miasto. Możliwe, że klucze były. Tu już nie jestem w ogóle w temacie, nie jestem na bieżąco. Okej. Okay. Tak brzydko kogoś nazywać gamoń, nieładnie. Możliwe, że klucze były jakieś niezbyt legit czy coś. No, te klucze, wiesz co, ja te klucze kupiłem, grę odblokowałem, a i tak mi się to wszystko pozacinało. Znaczy i tak mnie tam poblokowali. Gry działały normalnie, nie? A ja jutro, bo kupiłem taki pakiet, że 5 gier za jakąś tanią cenę. To były ostatnie moje zakupy, a później przyszły banhammery. Może coś z tym było nie tak wtedy, z tym takim pakietem. Bo ja na King Queenie czy King Pinie, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, kupuję. Ja jutro o 19 turniej gram 15 na 15. Oczywiście ten, Conqueror's Braid, nie?
Domyślam się, gramy przeciwko rodowi Wielka Chorągiew. Czyli co, z Polakami walczycie, Konrad? Ej, chyba nadążam, okej, już nadrabiam ten braki na czacie. Także dobrze, mam taki, to jest fajne, fajnie, że wpadliście. Bo ja wczoraj jak streamowałem, to miałem ten problem, że robiłem te rundki przez tym terenie. Już szukałem po prostu pomysłów na tym, o czym będę gadać, już ledwo, nie? Ledwo coś wymyślałem. Dobrze mieć kogoś na tym, na czacie, żeby z kimś pogadać o takich elementach, takich stałych, że tak powiem. Okej, okay, Wielka Chorągiew. Chyba coś Polacy, tak myślę, zgaduję. Wiem akurat, że w Bannerlordzie pod produktem ci się wyświetlają ceny, jakie są w danych miastach, prawdopodobnie w tym twoim czy tym, pod którym służysz królestwie. A to takie ułatwienie, to mi się to nie podoba. Ja wolę mieć to ten, ja wolę, jak jest w Warbandzie rozwiązane. Troszkę trudniej, ale trzeba zapamiętywać, trzeba troszkę mózgu użyć. Coś w tym jest, kurczę, że te gry, no takie ten, wielu ludzi o tym mówi, ale rzeczywiście gry z czasem, im później, im dalej w las, tym stają się prostsze. Raczej, niektóre ułatwienia za bardzo ułatwiają. Że nie trzeba po prostu w pewnym momencie mózgu tak jakby używać. Niektóre gry, nie mówię, że wszystkie, ale stają się zbyt casualowe. A serio, używanie mózgu nie jest głupie, bo jeżeli w grach używamy mózg, to się rozwijamy, nie? Mózg pracuje, fałdy się ćwiczą niczym te mięśnie, kurczę. A jak wszystko jest za łatwo, po prostu wszystko jest z automatu, jest patchfinding, wszystko ten, tylko włącz, klikasz, automatyczne przemieszczanie, automatyczne kupowanie, automatyczne sprzedawanie, no to to jest po prostu robota dla zombie, te granie w takie gry. Moim zdaniem. No oczywiście moim zdaniem, nieco kto lubi. Ja rozumiem, że czasem ktoś lubi, nie ma czasu, woli coś szybciej. No co kto lubi zwyczajnie. Ja nie mówię, że tak krytykuję, że tylko moje zdanie, moje podejście jest jakieś, kurczę, najlepsze. No bo tak nie jest, nie? Wiadomo. Są różne gusta. Dobra, co tutaj się dzieje? Troszkę nadgodniłem czatu, także się tutaj skoczy. Teraz ten wracamy do gry. Okej, okay, muszę kupić, muszę zapłacić. Okej. Okay. Oczywiście tutaj nie używam tego glitchu dalej, że można kupić taniej, zaraz drożej sprzedać, nie chcę sobie psuć tutaj balansu, nie? To właśnie też z Eneby kupuję, dobrze pamiętałem, no. Konrad właśnie też na Eneby kupuje. A co, mieliście kiedyś w ogóle jakikolwiek problem z Enebą, tak jak ja? No bo mi właśnie mówię, zbanowali GTA, które miałem od, jako prezent, który dostałem od dawno temu już zresztą. Dawno temu. To GTA to chyba z 5 lat temu już miałem na Steamie, a nagle mi to zablokowali po kupieniu losowych kluczy. Kluczy z... właśnie tego z King Queena, czy jakoś tak z Kingpina, może Kingpina, nie pamiętam. Taki pingwin. Pingwin w korony. Maćko, chodziło mi Konstantynopol. Aha, to nie ten. A to mówisz teraz, Maćko, że ten, że jakiś gamoń, tak? Że ktoś tam zapomniał zamknąć bramę w Konstantynopolu, to ty mówisz o zdobyciu Konstantynopola kiedy? Przez Turków... od osmańskich czy otomańskich? Bo nie pamiętam, która wersja w polskim języku funkcjonuje. Czy osmańscy, czy otomańscy? W tych czasach, kiedy Turkowie, czy to Seleudżycy jeszcze byli wtedy, nie pamiętam. Ale to mówisz o podbiciu Konstantynopola przez Turków? Gdzieś tam w tym XVI, bodajże pod koniec XVI wieku? Czy o którym podboju Konstantynopola? Bo ciekawe rzeczy tutaj mówisz. Okej, okay, tak. I daj zgadłem, z Polakami walczymy, czyli Wielka Chorągiew Polacy. Czy taki przyjacielski, można troszkę powiedzieć, sparring, tak? W tym turnieju. Z rodakami. Nawet lubimy, to dobrze, wiecie, będziecie razem walczyć przeciwko sobie, to też zdobędziecie doświadczenie w takim zdrowym duchu, że tak powiem, rywalizacji. Na takim zdrowym, mam nadzieję, dlatego wam tam życzę, żebyście się nam nie poprztykali. Normalna rzecz, rywalizacja, normalna rzecz. Tak jak wiecie, są na przykład, kurczę,
wojska, nie wiem, NATO, szkolenia wojsk NATO, gdzie tam Polacy jeżdżą, gdzie nie wiem, za granicę wyjeżdżają i ćwiczą z innymi ten, na poligonach ćwiczą z wojskami innych narodowości, nie? Spoko, fajna rzecz, że człowiek wtedy rozwija. Muszę zapłacić, tak? Okej. Okay. Jak na przykład ci górkowie. Kurczę, tylko że jakbym ja miałbym to teraz pokazać, górkowie. Są różne mariaże. Czekajcie, wam pokażę w sumie. Tylko żeby mi się gra nie posypała. Okej, okay, jest okej okay jeszcze. Nie jestem przygotowany, także. Taki stary sojusznik tych Wielkiej Brytanii. Górkowie. Oni teraz współcześnie chyba też z tego. Wydaje mi się teraz, że się nie mylę. Że współcześnie też współpracują z. A właśnie, UR Gurkha Rifles. Od razu widać, nie, Royal Rifles, nie? Czyli Wielka Brytania. Idzie się połapać. To oni są. Oni współpracują z wojskami na przykład brytyjskimi. I czekajcie. I to jest. Górkowie są Indie. Posługuję się oczywiście Wikipedią, dlatego że to ma dla mnie najbardziej w tym wypadku fajną licencję, nie? Nie muszę się tutaj martwić za bardzo z na tej takiej, że tak powiem, wolnej licencji. No to, aha, tak brzydko troszkę. No to górków mamy gdzieś tutaj, nie? Górkowie. Oni przez wieki w ogóle, historycznie, bardzo wojowniczy naród. Tam też stamtąd pochodzi ten, bodajże stamtąd pochodzi ten nóż nepalski. Stosowany przez tych właśnie Kukri. O właśnie, mamy to. Kukri. Język nepalski. Kukuri. Ciężki zakrzywiony nepalski nóż. Używany zarówno jako broń sieczna, ogłownik krzywej, również jako narzędzie. Kurki stanowi część uzbrojenia i heraldyki Gurków. Gurków. Narodu wojowników. Dla wielu ludzi jest znany jako nóż Gurków, ale też się mówi. Czasem się mówi potocznie nóż nepalski, coś takiego. Może możecie kojarzyć taki ten klimat. Bardzo to przypomina jakieś może kopis, może trochę machaire, takie bardziej rzeczy, troszkę bardziej starożytne. Na przykład wam pokażę machaire, może. Machairki. A, taki brzydki egzemplarz taki, ale. Chyba jakiś taki archeologiczny, nie? Bardzo podobny Mahaira, czyli czasy starożytne, antyczne. Czasy starożytne. Wśród Greków bardziej był wariant kopis, a wśród Iberów było. Nie pamiętam już teraz. No, nie pamiętam, sorki. Ale tak dużo wiedzy i tak za dużo naraz pewnie mówię, nie? A taka ciekawa, tak mi przyszło do głowy. Górkowie, a Mahaira to ten wschodnia część basenu śródziemnego, nie? Czyli okolice Lewantu, te klimaty. Tutaj w Iberii też mieli inny wariant tego. Teraz mi, przepraszam, z głowy wypadło. No i też Kopis, rzecz jasna, w takie bardziej grecka wersja, antyczna rzecz jasna, tego uzbrojenia. Bardzo podobnie wyglądające. Dobra, wracamy do gry. Ja do czatu też bym chciał troszkę wrócić. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję Maćko. Tak patrzę, to już tam jest wasza dyskusja, także nie będę przytaczał, ale nigdy nie miałem problemu z Enebą. I na czwarta gier na streamie, jakie mam, są z Eneby. Okej, okay, dzięki. 1-4. Aha, 1453. Czyli to pewnie będą te czasy tych podbicia Konstantynopolu, czyli koniec średniowiecza, tak? Te różne wydarzenia, które się przyczyniły, że tak kończy się epoka średniowieczna, nie? Upadek Konstantynopola, odkrycie Kolumba, wynalezienie tam druków i takich innych rzeczy.
To, co doprowadziło do upadku całkowitego Cesarstwa Bizantyjskiego, jest też uznawane za jedną z dat kończących średniowiecze. Tak. Ja zawsze, w ogóle ja podchodzę do tego, do końca średniowiecza jako, to jest te różne wydarzenia, znaczy ja na to, osobiście tak na to patrzę. Upadek Konstantynopola, wynalezienie tego druku, odkrycie Kolumba przez tej Ameryki, te rzeczy, że to wszystko razem wpłynęło na to, że w ogóle zmienił się charakter czasu. Ja nie patrzę na to, że jedno wydarzenie stanowi granicę, bo to nie ma żadnego sensu. Te wszystkie zdarzenia połączyły się wspólnie na to, że zmienił się zupełnie charakter czasu. Ja tak na to patrzę, bo wtedy rzeczywiście można zauważyć, że wszystko zaczyna się zmieniać, nie? O. To jest moje osobiste zdanie. Okej, okay, tutaj jest ten, aktualnie nie mam. Kojarzę skądś ten nóż w jakiejś gierce był, możliwe, że w Battlefieldzie pierwszym czy piątym. No bo ten nóż nepalski, ten, nie pamiętam, te kurku, czy jakoś tam kurkumi, nie pamiętam jak się nazywało, on jest współcześnie używany przez tych, jako taka broń tradycyjna, ale ci Górkowie, którzy współpracują z Wielką Brytanią, to oni w współczesnych siłach zbrojnych też się uczą obsługiwać ten nóż. Także oni mają musztrę z tym nawet związane. Można sobie znaleźć na YouTubach, jak oni robią te musztry i machają tym mieczami, niczym w choreografii te kurcze, nie wiem, pływaczki basenowe robią takie choreografie. Ciach, ciach, ciach. Albo w sztukach walki też mają te choreografie, takie kata. Na przykład w karate to jest kata, nie? Że wykonają te różne ruchy, tak hu, lewa, prawa i te, i całą resztę, nie? Dobra, jejku, ale mnie zapaliło teraz. Czekajcie, co tu się dzieje. Paj, muszę zapłacić. Chwilko, nie muszę zapłacić. Nie, nie, to nie to. Żelazo. Okej, okay. Tak? Nie, źle. Coś pomieszałem, ale już mniejsza. Moim zdaniem, nie, właśnie te, takie rozróżnienie końca średniowiecza, początek renesansu, to ma takie rozróżnienie, jak ja na to patrzę, wydaje mi się, że ma nieco, tak jakby, więcej sensu zwyczajnie. Bo ten rzeczywiście, po tych, te wydarzenia przyczyniły się na to, że zaczęto, wszystko zaczęło zupełnie inaczej wyglądać, te wszystkie rzeczy, które na to wpłynęły. A nie, że jedno, że wydarzenie, ktoś by się tam może kłócił, że jedno wydarzenie było ważniejsze od drugiego, więc dlatego to jest takie ważniejsze, nie? Bardziej to taki ciąg wydarzeń. Okej, okay, muszę jeszcze zapłacić. Za oficjalną datę kończenia średniowiecza przyjmuje się właśnie 12 października 1493, czyli odkrycie Ameryki przez Kolumba, czy jak on to nazywał, Indiami. Tak, tak, no i stąd nazwa Indianie się wzięła, nie? Bo myślę, że odkrył drogę do Indii, więc nazwał mieszkańców Indianami. Tak. No cóż. Tak, ale wiesz co ci powiem, jak ja tak kojarzę, to różni ludzie różnie uważają. Wydaje mi się, że też różni historycy też różnie uważają. Bo ja rozumiem też takie podejście, dlaczego się uważa na, tak na twardo, na sztywno, że jest koniec starożytności, to upadek Rzymu. Więc w takim razie koniec średniowiecza to jest upadek Konstantynopola. Czyli kończy się jedno imperium i kończy się drugie imperium, które były takim wyznacznikiem jakichś dziejów. Tylko ja mówię, ja mam swoje spojrzenie na to. Kilka wydarzeń zmieniło się na to, że rzeczywiście zupełnie się zmieniło życie i postrzeganie świata. Te wszystkie wydarzenia, a nie tylko jedno spośród nich. Tylko oczywiście mówię, to jest moje osobiste zdanie, nikogo tutaj nie indoktrynuje, że ma uważać tak, jak ja uważam. No. Kurczę, ej.
Że to były takie wydarzenia, które później zaczęły przynosić takie owoce, że zaczęło się tego wszystkiego zmieniać. Wszystko się zaczęło zmieniać, zupełnie świat zaczynał inaczej wyglądać. Inne myślenie, inne poglądy, inne wynalazki, więc inny styl życia. No. Oczywiście mówię, że to są moje poglądy, nie? Każdy może mieć własne zdanie. Dobra, co ja tutaj jeszcze? Dużo mi tego zostało? Aha, wziąłem te wszystkie warzywa na handel. A nie, dobra, w drugą stronę. Teraz bardziej tutaj potrzebuję. Swoją stronę tutaj uzupełnić. Okej. Kurczę, wiecie co? Ja chyba zrobię tak, że szybko tylko przehandluję to, co mam przehandlować. Najwyżej w drodze powrotnej będę jechał. To wtedy się przeskoczę z powrotem na czat. Żeby to było bardziej płynne. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, kolejna rundka. Tak, wszystko sobie układam. Rzecz jasna. Żeby był porządek. No bo na załączonym obrazku widać, dlaczego warto robić porządek, bo widzę, czego jeszcze potrzebuję, co jeszcze mogę wydać, co jeszcze kupić, sprzedać. A nie się gubić w tym, naprawdę, niektórzy tak grają, że się gubią w własnym ekwipunku. I ta gra ich przerasta zwyczajnie. A ja mam tu teraz wszystko szybciutko, bo widzę, czego potrzebuję. Już wiem na przykład, że żelazo sprzedałem, także spoko. Może jeszcze jedno futro bym tutaj wrzucił. Skór mam tyle. Na upartego mógł zawsze się w ogóle posługiwać matematyką, że potrzebuję jeszcze, nie wiem, trzech takich zestawów. Trzech zapasów na tydzień, nie? Czy na przykład trzech, albo ilu tam. Jakbym pamiętał, ale nie pamiętam. Aż tak radykalnie w to nie lecę. Dobra, muszę zapłacić. Ej, hola, w sumie ja już wyprzedałem się ze wszystkiego, co mi się wyprzedać. No. Dobra, to w takim razie... Czekajcie. Wezmę se futra. Uda mi się też przehandlować tego konika, widzę. Jeszcze więcej futer? Jeszcze mi się zwróci kasa za to. No i super. I o to chodzi. Coś jeszcze w sumie? Nie, będzie okej. Okay. Jeszcze oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mógłbym teraz sprzedać to wszystko drożej, wykorzystując lukę w systemie, ale tak nie robię, bo to żeby była przesada, bym sobie zwyczajnie zepsuł balans rozgrywki, także już drugą stronę tego nie handluję, bo tak to można by było sobie produkować złoto zwyczajnie, a to już by było moim zdaniem przeginka. Dobra. Chociaż czekajcie, może coś jeszcze, w sumie jakby sprzedał to, dorzucił ten. Raz, dwa, trzy. O, niech będzie coś takiego. Tak z tego bursztyna zejdę, bo z nim jeżdżę już, hoho. Okej, okay. Never mind. Dziękuję, interesy z tobą to czysta przyjemność. I zjeżdżamy stąd. Ja sobie tylko tutaj powrzucam tak jak trzeba. Jakiś prowiant na drogę powrotną sobie zostawiłem. No, ale niewielki prowiant, także najlepiej było, jakby strzała lotał w jednym kierunku. Dobrze. Ja w ogóle rozumiem ten podział, że na przykład upada Imperium Rzymskie, Cesarstwo Rzymskie, Zachodnie Rzymskie, koniec starożytności, cała historia, te 800, czy ile tam, już nie pamiętam, co tym liczyłem, 800 lat historii Rzymu idzie, kończy się, jest kompletnie zrujnowany przez te najazdy barbarzyńskie. Niewiele tutaj, dużo jest no, znaczy niewiele, jest dużo zniszczonego tego wszystkiego, więc co się rzeczywiście kończy? Kończy się to imperium, które było kiedyś imperium, które rządziło całym Morzem Śródziemnym, aż tutaj.
Więc się kończy starożytność. Wtedy jeszcze zostaje właśnie druga część tego średniowiecze, jest Konstantynopol. Upadek tego to już w ogóle skończenie z tym historią Rzymu i zaczęcie się takiej, nie wiem, nowożytności, renesansu. Ja to rozumiem, no. Ale i patrzę na to troszkę inaczej. Rzeczywiście, że jakby już później były odkrycia geograficzne, było odkrycie druku, ludzie zaczęli inaczej patrzeć na świat, więcej rozumieć, były inne technologie, książki drukowano, był dostęp do Pisma Świętego, 1500-1600 już w Polsce zaczęły powstawać jakieś takie protestanckie Biblie, więc wiedza była bardziej ogólnodostępna, takie wiedza była ogólnie dostępna, ludzie zaczęli inaczej w ogóle patrzeć na świat, być inaczej wykształceni, bardziej wykształceni. Inaczej wykształceni, bardziej może. No, oczywiście też była później moda na oświecenie, całą resztę, także dużo się pozmieniało, nie? Ale zobaczmy, 40 tysięcy zostało wypłacone trybutu dla Hunów. Okej, okay, czyli Hunowie zapłacili 40 tysięcy reparacji wojennych dla Rzymu Zachodniego. Okej. Okay. Jesteśmy w ruchu? Dobra, i lecimy z czatem. Ojejku. Za oficjalną datę. Aha. To już było. Bo w średniowieczu są trzy daty kończące wynalezienie. Kończące, no, starożytność, raczej średniowiecze. Jest wynalezienie prasy, upadek Konstantynopola i odkrycie Ameryki. Wiadomo, że za taką najbardziej znaną jest akurat odkrycie Ameryki. Właśnie to zależy od tego, co ktoś uważa za najważniejsze wydarzenie. No właśnie, moim zdaniem to jest głupie podejście, kiedy ktoś uważa coś za najważniejsze wydarzenie, które najwięcej zmieniło, bo to te wszystkie trzy wydarzenia zmieniły kompletnie charakter. Także moim zdaniem trzeba brać te wszystkie trzy daty, a nie tak jak w szkole się uczy na siłę, że trzeba, musi być jedna data konkretna. Żeby nazwać coś końcem i tak dalej. No może coś tylko właśnie dlatego się mówi w szkole. Właśnie nie, w szkole się mówi, że jest umowna data. No umownie tylko, żeby no niech już będzie coś umownie. Ale to te wszystkie wydarzenia właśnie były składową ogólnych zmian świadomości i stylu życia i świata w ogóle jak wyglądał. Nie? Właśnie o to chodzi mi, dlatego o tym mówię. W szkole jest to przyjęte tak umownie, ale później jedni się kłócą, to jest ważniejsze, to jest najważniejsze. No kurczę, no nie do końca o to chodzi zupełnie. Dobra, to można troszkę posprzedawać. Okej, jak ja już tutaj jestem, to mówię tak jak wcześniej, zrobię sobie tylko... Wrzucę, na razie z tym nie chcę jechać, ale że jest tanio, do 92 maksymalnie to 4,4. Zbiorę to i zostawię to na tym, na browarze zwyczajnie. Jak będę robić rundkę w drugą stronę, to już będę mieć przygotowany towar do handlu, nie? A zaraz ruszam dalej z tym, co już tam poskupywałem. Chyba mam tyle, że pojadę na Tesaloniki zwyczajnie, zrobię w Tesalonikach zapas już garbarni tak na full. Tego teraz nie potrzebuję. To biorę ze sobą, ale biorę ze sobą. To biorę na handel. To biorę na handel, to biorę do garbarni. To zostawię na drogę powrotną. Okej. Myślę, że będę skracać trasę, nie będę nigdzie zakręcać, zahaczać. Zwyczajnie odpalę południe na Tesaloniki. Mam nadzieję, że coś bandyci mi tutaj nie napadą, ale mam taką obstawę, że jestem ciężko opancerzony tutaj, ciężko broniony. Dobrze broniony, także raczej będę uciekać. No, wiadomo, prasa zmieniła wszystko, upadek Konstantynopola, tak jak mówisz, kończy się imperium, zaczyna się nowa era, no ale odkrycie Ameryki mocno zmieniło spojrzenie na świat, jeśli chodzi o Europę. To są właśnie te wszystkie trzy rzeczy, właśnie to jest wszystko, o czym mówisz. I te wszystkie trzy rzeczy składowo zmieniło się na całą świadomość ludzi. Nie nic pojedynczo, tylko wszystkie trzy rzeczy. To nie były jakieś dwie, które wydarzyły się w jakichś różnych wszechświatach, tylko to wszystko razem dało nam jeden efekt. Chyba nowożytność już można powiedzieć w tym czasie, bo teraz nie wiem, czy troszeczkę się nie mylę. Nowożytność, ale chyba to po średniowieczu już można mówić o nowożytności. Ale przynajmniej ten renesans, tak? Czyli to, co się następuje po średniowieczu. Teraz mi chodzi po głowie to, że w ogóle Anglosasi, znaczy Brytyjczycy inaczej w ogóle patrzą na historię niż my. Oni mają te inne określenia. Mamy te właśnie te renesansy, baroki, średniowiecza, starożytność, oni mają jeszcze inaczej to zrobione. Ostatnio o tym czytałem, także można też inaczej na to patrzeć.
Ale to może nie mieszając, nie idziemy w tym kierunku. Wiadomo, potem nowe surowce, właśnie rodzaje roślin, jak chociażby kukurydza. No. Poza tym, nie wiem na ile, ale to jest taka moja teraz dywagacja, no bo jeżeli skończył się Konstantynopol, te klimaty, skąd tam handel pochodził z Morza Czarnego, Morza Pontyjskiego w tych czasach, gdzie już sprowadzano różne rzeczy, gdzie były różne żyłki tego handlu przez jedwabnego szlaku, nie? Gdzieś tutaj przez Anatolię, tak to upadło, to znowu ten handel, tutaj były niebezpieczne klimaty, Konstantynopol już, bo Konstantynopol był w dużej mierze bogaty z handlu, ze swojego położenia, tak jak wcześniej Troja, po drugiej stronie morza, po stronie była wcześniej Troja, teraz gdzieś tutaj bodajże była Troja, tak, gdzieś tutaj bliżej tego przesmyku, cieśniny, Helespont. To jest Helespont, czyli Dardanele. Morze Marmara, cieśnina Dardanele, a tutaj... No, dalej mózgu Kamila. Aj. Nie wiem, co przypomnieć te cieśniny teraz, ale kurczę, wstyd. Chwilka. Dardanele, Marmara. Nie Kerczeńska. Kurczę, Kerczeńska mi przyszedł głowę, ale Kerczeńska jest tutaj. A tutaj było ważne miejsce. Warto to pamiętać. Niestety wypadło mi z głowy. Dardanele to był bodajże Helespont w starożytności. Później był Marmara, a później... Nie pamiętam. Jejku, no, cieśnina Bosfor, taka ładna nazwa, jak to można tym... No, kurczę, dużo gadam, zwyczajnie, czasem ja tak mam, że jakieś rzeczy mi wypadają z głowy. Cieśnina Bosfor, Morze Marmara i cieśnina Dardanele, w starożytności Helespont. Tutaj było gdzieś mniej więcej Troja, Ilium, czyli bardziej Ilium, tak może bardziej historycznie Ilium, usadowione, skąd się wzięła nazwa Iliada. Rzecz jasna, i Troja też była bardzo bogata, już tak bardziej dla nas zrozumiale powiem Troja, umówmy się, była bardzo bogata ze względu na handel. Świetne położenie, było tutaj świetne położenie handlowe, robili za, nie pamiętam tylko z której strony, za port dla tych wszystkich handlarzy, którzy płynęli z jednej, z drugiej strony. Także to było to, że no, to była dużo, dużo z tego zarabiali handlu. No i później Konstantynopol w tym samym miejscu, tylko że właśnie tym przed czasami upadku Konstantynopola to już tak bogato nie było. Także już ten cały handel, właśnie co zmienia nam Ameryka, nie? I co upadek Konstantynopola. Pochodzenie tych wszystkich surowców spod z Konstantynopola, ten cały dobrobyt, który z tego pochodził, nastały trudne czasy, rozwalili to tam Turkowie. Turkowie to w zasadzie rozwalili, zostawili zgliszcza, z tego co pamiętam, bo na początku tego w ogóle nie używali. Także znowu odkrycie Ameryki i znowu sprowadzanie towarów z drugiej strony świata w ogóle. Przeniesiono w ogóle cała ciężkość tego dobra, właśnie tak jak mówisz, te wszystkie dobra, czy tam kakao, nie pamiętam co było sprowadzone, tytoń, chyba kakao, złoto, rzecz jasna, przez tę armadę hiszpańską. Wszystko tak, jak wcześniej było może bardziej z tej strony, ze wschodu, z Morza Śródziemnego, tak wszystko zaczęło teraz przypływać z oceanu. Oczywiście stare handle pozostały z Indiami, handel pozostał, później jest ta kompania wschodnioindyjska, to wciąż jest, ale no, to zmieniło w ogóle jakby środek ciężkości całego świata. Śródziemnomorskiego, europejskiego i no nie tylko. Czekajcie, Tesaloniki. Okej, jestem na miejscu. Wiadomo, potem nowy ten. A ty masz jakiś schemat streamowania? To znaczy masz jakieś takie dni, w których jest na pewno stream? Czy jak odpalasz wtedy, kiedy czujesz się na siłach? Ja staram się... Ostatnio wychodzi mi, dzięki ci Boże, wychodzi mi, że chociaż tyle, bo chciałbym 8 godzin streamować. Zrobić z tego swoją po prostu pracę, taką w ogóle na 100, na 100 pro. Ale ja ostatnio mi się udaje cały czas mniej więcej po 20 zaczynać strumień. Zazwyczaj o 20, czasami gdzieś około 21, jak mam jakąś obsówkę. I w zasadzie udaje mi się codziennie prowadzić strumienie. Jedynie w niedzielę, dzień święty, taki nie wiem, w kościele tym katolickim. Także, chociaż co prawda szabat jest w sobotę tak naprawdę. Ale już to obchodzę tak jak jest w tym kościele nieszczęsnym. I w niedzielę nie pracuję. Dzień święty święcić. No, ale chociaż normalnie to powinno być w sobotę rano, kończyć się w sobotę wieczorem. Szabat jest wtedy, nie? Nie wiem, a dlaczego tak jest, to ja w sumie jeszcze... Nie szukałem odpowiedzi. To są te wymysły różne takie.
urozmaicenia. No oczywiście, jak mam, ja mam problemy ze zdrowiem, nie? To często o tym mówię, po prostu nawet jak na początku strumienia to mówię, jak się czuję, tak jak się rzeczywiście zaczynam źle czuć, dlatego mówię, dzięki Bogu teraz jest lepiej. Udaje mi się streamować regularnie, ale jak jest gorzej, to rzeczywiście nie mam siły na streamowanie, no bo sami widzicie, ile gadam, ile gram, jeszcze kontakt z czatem, to trzeba mieć do tego kondycję. Wbrew pozorom to nie jest takie proste, tym bardziej, że ja sobie narzucam pewien poziom. Mam nadzieję, że to widać i czuć, nie? Nie ukrywam, że staram się, żeby to było na poziomie, a nie robić to tam byle jak. Także do tego trzeba mieć siły. Ja sobie narzuciłem, mam wrażenie, wysoką marżę. Okej. Okay. Dobra, no to prawie jeszcze jeden to jest zestaw. Trzy skóry na tydzień, czyli jeden zestaw skóry jeszcze by się przydał. I teraz tak, to już jest zapełnione. Zrobię sobie ogląd, jak to wygląda. Czyli tutaj ewentualnie trzy, ale może też powiedzieć, że jest zapas. Konstantynopol jest zapchany. Hersonus też ma zapas. Archeopolis w Kolchina Kolchidzie też ma zapas. Teraz jeszcze tylko Sirmium ten wypełnić. I ewentualnie podorzucać, pouzupełniać braki. I myślę, że następnym razem już będę się brać może za coś innego, ale nie wiem. Na przykład za zadania. Jest tutaj poszukiwanie smoka, jest imperator, Dioklecjan, duch Dioklecjana nam się tutaj objawił, jest miecz Marsa, który jeszcze mam niedokończony. Także jak już te garbarnie będą mi przynosić taki zysk, jaki mi się podoba, to myślę, że będę mógł sobie spokojnie jeździć i robić te zadania, a pieniążki będą się zgadzały same. Będę z... Mój interes, który sobie tam pozakładam, będzie na mnie zarabiać, nie? Nie będę się musiał nic martwić już. Okej. Okay. Dobrze, wracając do czatków. Albo czekajcie, jeszcze taki plan, żeby powiedzieć, co ja robię. Teraz godzina 22:41, także jeszcze w sumie dobrze mi się prowadzi. Fajnie, że jesteście, po prostu z kim pogadać, także czuję się taki bardziej zaangażowany. Nie. Motywuje mnie to zwyczajnie, nie, że ktoś jest. Także tylko dalszy plan działania. Może to, nie wiem, z futrami się pojedzie do Konstantynopola, z Konstantynopola znowu się zrobi zapas żywności, zahaczę o wioski przy okazji i ten. I znowu ten, Fort Byka nad Bałtyk, znowu skóry, żeby zapełnić jeszcze właśnie Sirmium. Sirmium też właśnie ciekawe miasto, nie? Tak przy okazji, tak historycznie, dużo tam się działo. W temacie wojen Hunów i wojen Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Można zapamiętać sobie nazwę, miejsce. Sirmium w sumie w zasadzie ciekawy ten, ciekawie usadowione. To była ta historia, że Hunowie mieli pokój z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, ale go złamali, podbili te Sirmium, długo się nie cieszyli, bo później pożar im to i tak spalił. Ale historia ciekawa za tym stoi miastem. I ulokowanie też takie strategiczne, ciekawe. Sam Rzym jako miasto, wracając, Maćko pisze, ma coś około 1200 lat historii, jeśli liczyć od jego założenia, czyli... czyli 753 do upadku w 476. 1200 lat, no właśnie. O, to dzięki, że mi to mówisz, bo ja to ostatnio liczyłem, ale właśnie pamiętam, że coś mi po głowie chodziło o 800 lat, ale nie wiem dlaczego. No akurat przyszliśmy trzy daty, ale wiadomo, że jedną mieliśmy się nauczyć, tak. Bosfor, wiedziałeś, Maćko, okej. Okay. Ja staram się trochę zmotywować swój mózg do działania, także staram się sobie sam przypomnieć, ale... No nie udało mi się, akurat nie skorzystałem wcześniej z atlasu, ale dziękuję, no i też widzę, że pamiętasz. Nie, to nie o to mi chodziło, to jest znowu zeszedł towar już z... Surowiec już zszedł z garbarni. Ale to już trudno. Konstantynopolu. Okej, okay, są ten. Owoce, zielenina, zdrowo będzie. Ser.
Kurczę, fajnie. Dzisiaj idzie, ten strumień idzie tak jak to wszystko jest zaplanowane. Wszystko idzie zgodnie z planem. Chodzi o to, żeby po prostu angażować ludzi zainteresowanych historią, żeby mieli miejsce, gdzie mogą pogadać o historii i żeby to miało sens. Bo serio, jak się człowiek nauczy historii, ale rzeczywiście, znaczy ja wiem po sobie, jak jej się nie używa, później na co dzień to zwyczajnie to wszystko zaczyna się zatracać i człowiek zapomina. Także warto robić swoje hobby, rozwijać całe życie, nie zapomnieć o nim, bo później ta wiedza po prostu no, zanika w pamięci, jak się nie ma jakichś takich zajęć z tym związanych. A tak często bywa. Ja długie lata gdzieś tam pracowałem fizycznie, historią przestałem się zajmować, także ja dużo zapomniałem. Teraz po prostu, kurczę, wyciągam ten Excalibur ze skały. Okej. Okay. Na czym ty masz w ogóle czat odpalony? Jaką kamerkę posiadasz? Czy ty na przykład używasz telefonu jako kamerkę i podgląd czatu? Dokładnie tak, Maćko, zgadłeś. Używam kamerki w telefonie, mam program Irmium Webcam bodajże i ten. Używam tego jako kamerki i też używam czatu. No i też mamy włączony sam Twitch po prostu mam włączony Twitch na telefonie, więc widzę, co dzieje się u mnie na transmisji. Jak mi się coś psuje i tam wali, to zwyczajnie wiem, że straciłem kontakt albo coś na tej zasadzie. Oj, przesadziłem trochę, co? Okej. Okay. Jak wam będzie, to pójdziemy tutaj. Nie z lewą, to prawą stroną. Tutaj ten ostatnio przehandlowałem mu tego płatnerza, także jest worek prawie że bez dna. Okej. Okay. W ogóle smokami jest. No, to chyba wszystko powiedziałem. No, taką sobie zrobiłem metodę prowadzenia strumienia. Ale jest to praktyczne, bo wiesz, ja tutaj widzę zawsze, czy mi się coś nie psuje, czy ktoś coś pisze, jak to wygląda dla was, jak wy to widzicie. Ale jest to problem, że ten czat jest maluśki, kurczę. Ja mam, kurde, okulary już na oczach. Także ja tego tak dobrze nie widzę, to nie jest aż takie przejrzyste. Mam w domu taki stary laptop, tylko że brakuje mi ładowarki. Może bym wtedy, jakbym miał ten laptop, by było troszkę lepiej. Bo chcę jakieś zawsze powklikiwać, jakieś informacje, coś posprawdzać, poczatować z ludźmi, bym miał coś fajnego, przejrzystego, ale to spokojnie. W sumie ten, czasami różne rzeczy nawet oddają na tych różnych portalach. Można to za darmo sobie ten, jakbym obczaił, jaka jest końcówka, jaki to jest model, to nawet sobie, takie rzeczy ludzie często oddają za darmo na różnych stronach. Można sobie pójść do sąsiada praktycznie z tego samego miasta i to oddać ci za darmo. Albo za jakieś tam grosze. Ale to takie rzeczy jak stara ładowarka. No nie wiem, niektórzy ludzie tak robią. Mają takiego. Takie dobre duszki. Okej. Okay. A może kupię? Nie wiem. Tylko nie mam kasy zwyczajnie. Jestem biedny jak ta mysz kościelna. Silny kościel, za to Dobra, Maćko pisze. W ogóle smokami jest taka sprawa, że one się pojawiają w każdej kulturze, a nie ma kości, aby to potwierdzić. No, ostatnio o tym myślałem. I nawet chyba w Piśmie Świętym jest wspomnienie o tym, że są, nawet właśnie jak mówimy, różne kultury, to w Starym Testamencie są te istoty, które buchają ogniem z paszcz. W sensie, w zasadzie, albo miotają iskrami, niczym te bazyliszki, i są później w folklorze, w historiach, nie? Bazyliszki, takie klimaty, że wzrokiem potrafi zabić. No to jest nawet w Piśmie Świętym, że są istoty, które iskry puszczają z oczu. Albo na przykład buchające ogniem z paszczy. To potwierdzam, że na przykład w kulturze jakiejś judajskiej też jest takie coś, wzmianka o smokach. To też wiemy na przykład. Przychodzi mi teraz do głowy na przykład gotik, gdzie w gotiku są smoki. Rzecz jasna, ale to wiadomo, to jest kultura z kolei niemiecka, germańska. No i też Germanie też mają ten swoje, ten, jakby nie było, też mamy właśnie. Ja to zadanie dostałem gdzieś od Skandynawów, też ta kultura germańska z tymi smokami. Na przykład, co tam? W gotiku są te jaszczury ogniste, nie? Pamiętam, które buchają ogniem z paszczęg. Nawet bym pograł w tego, kurczę, gotika. Czasami tak mi korci, ale na strumieniu, nie? Bo to jest fajna, klimatyczna gra, ale się obraziłem na gotika. No bo pierwszą lokacją w gotiku, drugim jest co? Wita nas pentagram na dzień dobry. Jest mi to tak. Nie lubię takich akcentów w grach. Mi się to nie podoba. Satanizm mnie nie jara. Amalorum, jakaś magia, czary, takie rzeczy.
Ale to jest moje osobiste takie zboczenie. Analorum. Alanorum, Alanowie, dobra. Alanowie, królestwo. Nie, Alanów, przepraszam. Wandalów i Alanów ma jakiś incydent z Occidentalis, czyli z Rzymem zachodnio-rzymskim. Czyli to wiemy też. Wandalowie, Alanowie. Już nawet całej wędrówki nie będę wam pokazywał, ale tutaj się osiedlili. Tylko że w mojej kampanii. No, w sumie jeszcze żyją. Dobra, żyją, nie jest tak źle. Ale nie mieli ciężkiej chwili. Ale to wiemy. Wandalowie razem z Alanami wybrali się na przejażdżkę po Europie. Jak się przejechali, to nawet na Imbizie zrobili imprezę. Niczym turyści, kurczę. Czasami z Polski, często się zdarzają tacy turyści z Polski, którzy robią burdy różne i awantury. To oni zrobili taką awanturę na Ibizie, że całe miasto, z całego miasta rzymskiego, pięknego miasta rzymskiego, zostały zgliszcza. Tylko że w sumie nazwa, z tego co kojarzę, Wandalowie, że ktoś jest Wandalem, pochodzi dopiero z rewolucji francuskiej. To nie pochodzi bezpośrednio od tych Wandalów, tylko to ponoć było coś tam, ale nie jestem ten, piąte przez dziesiąte mówię. Także niedobrze jest powtarzać plotki, tylko, ale mówię, zaznaczę, że piąte przez dziesiąte kojarzę, że to dopiero podczas rewolucji zostało, było używane, nie? Określenie Wandal. Ale takie klimaty się powtarzają, na przykład gdzieś tam jacyś kojarzę, że akty wandalizmu to były jacyś wikingowie, nie? Ze Skandynawii. Przybyli gdzieś chyba pod Konstantynopol, gdzie mamy Konstantynopol, to gdzieś na jakiejś świątyni jeden z takich wandalów, że tak powiem, ale z takich wikingów zostawił podpis na jakiejś świątyni. Przecież nie jestem na 100% pewien, czy to było w Konstantynopolu. Zostawił podpis, że jakiś tam, nie wiem, Harald tu był. Nie? Jak ktoś jeszcze chodzi do szkoły, to może klimaty nawet bliskie, bo często tam można spotkać się z podpisanymi ławkami i podpisami w różnych miejscach, gdzieś te w toaletach i tak dalej. To już nie taki nowy, nie taka nowa rzecz. Tacy wandalowie to już dawno, dawno temu się zdarzali. Najbardziej chyba słynny wpis to jest tego właśnie wikinga, który się podpisał na jakiejś świątyni greckiej. Dobra, w ogóle tak, smokami jest taki temat, że pojawią się w każdej kulturze, nie ma kości, aby to potwierdzić z naukowego punktu widzenia. Okazało się, że jeśli one były w takie wielkie i latały, to one musiały mieć silne kości, ale za to te kości miały taką słabość, że się szybko rozkładały, przez co ich nigdzie nie masz. A, to są takie hipotezy naukowe, nie? Równie dobrze to co mogły mieć? Mogły mieć słabe kości, a mieć kości tak jak, nie wiem, ptaki, nie? Żeby, tak jak ptaki stosują kości, kości ptaków są w środku tak jakby puste, takie gąbki są, nie? Z tego co pamiętam. Po to, żeby były lekkie i lepiej lotne. Może, nie wiem, kurczę. Kości smoków były też takie lekkie, tylko jakby wtedy takie wielkie, teoretycznie wielkie cielsko utrzymywały. No też nie wiadomo, bo do naszej świadomości przeszły wyobrażenia jakichś autorów. A co, być może, nie wiem, taki smok może wyglądał jak pterodaktyl na przykład. I zamiast łusek miał pióro. A miał skórę, był duży, dużej wielkości. Może jakieś gatunki przetrwały właśnie takich dinozaurów. Do czasu takich wczesno, takich starożytnych. I później jakaś tradycja przeszła dalej do ludzi. No bo jakieś, no weźmy na przykład te kurcze asteroidy, co tam pospadały na dinozaury. No to ten, jaki ptak może miał jakieś szanse przetrwania tego z tamtych czasów, nie? Niektóre gatunki stworzeń, które z czasów dinozaurów sobie przetrwały. W morzu są takie, tylko nie pamiętam jak się nazywały. W morzu współcześnie. Jak coś sobie wklepiecie ten w Google na przykład zwierzęta z czasów dinozaurów, to może wam wyskoczą takie w morzu żyjące, takie. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywało. Z nich się obecnie teraz pozyskuje leki. Coś tam się robi na ich bazie w lekach. Na masową skalę są. Czekajcie, czy ja dobrze jadę, bo się tak zagadałem. Na masową skalę są przetwarzane na. Przez. Kurno. Na masową. Nie, Kamil, opanuj się. Na masową skalę są wykorzystywane w przemyśle. O właśnie, widzicie, teraz znowu jest niska cena tutaj. Za 34 do 90 to kupuję.
Ale wcześniej zrobiłem to samo, zrobiłem sobie zapas. Też sobie wcześniej to kupiłem, także znowu mi totalnie wychodzi, nie? No, ale chodzi mi o to, że to są te stworzenia, które przetrwały, kurczę, pełno końców świata, dinozaury, nie wiadomo co. Przyszli ludzie, tak to teraz wyławiają, przerabiają to na ten, na leki i tak dalej, że ten, że możliwe, że nie wiem, czy są zagrożone, czy możliwe, że będą za niedługo zagrożone te stworzenia, które przetrwały, kurczę, od dinozaurów. Trafiły na ludzi i już nie ma kolorowo, nie? Tylko, że niestety nie pamiętam nazwy tych zwierzątek. To już dla bardziej zainteresowanych tym tematem mogą sobie poszukać. Nie, dobra, tego już przekładać nie będę, bez przesady. Ja nawet jak pamiętam, jak są jakieś współczesne rekonstrukcje tych pterodaktylów różnych, to one też są kolorowe. Ej, one są kolorowe, one są upierzone. Ja pamiętam, jak byłem mały, to czytałem te książki o dinozaurach, to współcześnie, ale tak jak to się przedstawia na podstawie jakiejś tam wiedzy naukowej, a może czyjejś wyobraźni, no to te, tak jak smoki są przedstawione jakieś kolorowe, czerwone, czarne, zielone, żółte, no to te różne stworzenia takie pokroju tych takich ptaków prehistorycznych też były kolorowe, też latały i też były ogromne. Czekajcie, coś tutaj minęło. Także może coś bardziej z tej nuty to pochodzi, a te łuski, takie rzeczy to później wiecie. W opowieściach i z biegiem czasu się mogło pozmieniać. Ale to są też hipotezy. To jest z kolei moja hipoteza i ja wiem. No. Tylko nawet w zasadzie racjonalnie brzmiąca, nie? Pewne rzeczy nie biorą się z przysłowiowej dupy, nie? Jakby to Gesslerowa może powiedziała. Dupa. Ty nawet itemki układasz gościowi, co ci sprzedaje. To już jest uzależnienie lekkie. A nawet nie zwróciłem uwagi, może podświadomie. Ty nawet itemki układasz gościowi, co ci sprzedaje. To nawet nie zwróciłem uwagi. Już odruch. Wyrobiłem sobie odruch. Ale dobrze, no układam to wszystko podświadomie, także mój mózg, moja świadomość nie jest zaangażowana. Podświadomość pracuje sama. Także. Mam tutaj pracownika swojego. Swoją podświadomość wytresowałem i robi za mnie. A ja się zajmuję grą i komentarzem. Dobrze. Idziemy dalej. To serio, że jakieś wielkie pieniądze za 100 zł jakoś. Okej, okay, to już nawet nie pamiętam, o co chodziło, Maćko, przepraszam. I to serio nie za jakieś wielkie pieniądze za 100 zł jakoś. A, czekaj, czekaj. Ja sobie kupiłem. Aha, dobra, pamiętam, jak mówiłem o tych rzeczach, że można sobie coś kupić używane, nie? Że ludzie rozdają i tak dalej. Ja sobie kupiłem jakiś stary monitor używany za grosze, 19-calowy. To chyba mój ma 19 albo 16, nie pamiętam cali. Chyba 19-calowy i sobie na nim miałem zawsze czat odpalony i w ogóle różne rzeczy, jak streamowałem kiedyś. A, fajnie, streamowałeś. Ciekawe. A czemuż nie streamujesz? Byśmy mogli zrobić jakiś crossover, nie? Tylko nie wiem, co byśmy grali. Ja na przykład właśnie mam założonym z Konradem, którego już tutaj nie ma. Zniknął się, kurczę. Skurkowaniec się nawet nie pożegnał, nie? Właśnie Konrad tak robi. Wpada, cześć, cześć, siema i nagle znika. Nie ma do widzenia. Jakbyś się gada mi, nawet nie wiem, czy on jest. Ale żartuję, się nie obrażam, żeby ktoś tego... O, Turingowie. Księstwo Turingów. To jest coś historycznego w starożytności. Niemieckiej. Księstwo Turingi. Wojna z... To jest oczywiście Królestwo Turingów. Znaczy mają incydenty z tym zachodnio-rzymskim cesarstwem. Teraz chyba sobie zrobiłem dosyć dużo długów na czacie, także będę nadrabiać, jak jestem w trasie. Ja sobie kupiłem jakiś stary monitor. Aha. Tak, właśnie już używam go podczas streamowania. Z jakieś 100 zł jakoś. Teraz te monitory w ogóle są tanie. Teraz nie wiem, co jest, jakieś nowe generacje monitorów wchodzą, które są drogie. Ale te takie płaskie, zwykłe te są w zasadzie tanie. Ale może nawet czasem ludzie oddają za darmo albo za pół darmo. I normalnie działające, nie? Najwięcej smoków to jednak Azja Zachodnia. Azja Zachodnia albo Azja Wschodnia i smoki. Smoki nieloty. Smoki nieloty albo smoki latające, ale bez skrzydeł, nie? Czyli... Azja Wschodnia, Chiny. Ale Azja Zachodnia, jeśli chodzi, wracając do Maćka, a pojawia się w ich kulturze, w ogóle tam one mają różne znaczenie, jeśli też dobrze kojarzę. Azja Zachodnia. Szczerze nawet nie wiedziałem, że w Azji Zachodniej jest aż taki popularny motyw smoków. Szczerze nie wiedziałem. Najwięcej smoków jeszcze mówisz. To dobrze wiedzieć?
Kurczę, przypadkiem klikłem twój nick. Kiedyś ci, kurczę, może dam jakąś odznakę tutaj. Zasłużony widz. Albo zasłużony czatownik. Ale musiałbym to potworzyć. Posiedzieć w jakimś gimpie czy coś, nie wiem. Nawet nie wiem, czy mogę, bo jeszcze nie ma nawet tego. Towarzysza Twitcha nawet nie mam, także nie wiem, czy mogę takie opcje sobie robić. Rzymscy żołnierze jak dzisiaj, młodzież na ścianach rysowali męskiego członka. Tak, Rzymianie też pisali. W różnych miejscach, że jakiś legion tutaj był pod dowództwem kogoś tam. Ostatnio o tym słuchałem albo czytałem, nie pamiętam. Przecież albo jakiś podcast, albo czytam jakiś artykuł, że tam też był jakiś legion. Co się w ogóle okazało się, że w ogóle, ej, jakiś rzymski legion, jakiś dowódca podpisał, że tutaj stacjonował jakiś... Kalisz! Kurna, Kalisz! Kalisz, pod Kaliszem bodajże, to był podpis rzymskiego legionu. Współcześnie historycznie na mapie Ptolemeusza można znaleźć nazwę Kalizja. Współcześnie w tym miejscu mamy Kalisz. Oczywiście historycy robią wszystko, co mogą, żeby obalić to, że Kalisz jest Kalizją, Kalisją historyczną, ale wszystko się zgadza. Miejsce, jest mapa, są przesłanki, jest jakiś tam podpis jakiegoś legionu, który tam stacjonował gdzieś niedaleko Kalisza, czy coś na zasadzie, także ciekawe bym powiedział. Historycy czasem troszkę za bardzo chyba przesadzają. Tak jak z tym, że na siłę próbują zrobić tak, że o Słowianach nie można mówić do jakiegoś wieku, bo nie ma jakichś dowodów na to, że te ludy mówiły językiem. Ach, już mówiłem o tym wielokrotnie. Jest to strasznie frustrujące. Tak jak jest Kalizja, Kalisz. Prawdopodobnie, jeżeli to jest, można o tym mówić, no to Kalisz to może jedna z najstarszych potwierdzonych osadnictw w regionach gdzieś Polski, zwyczajnie Wisły. Nie pamiętam, gdzie Kalisz, gdzieś pomiędzy Wartą, Odrą, nie pamiętam teraz dokładnie. Gdzieś między okolicy Odry, Warty, Wisły, gdzieś tutaj Kalisz będziemy mieć w tym miejscu, nie? Z tego co pamiętam. Tak. No to są mapy Ptolemeusza i Kalizja tam. Można nawet, jak się ktoś chce wrzucić w Google, to wpisze Kalizja, Kalisz starożytny, to jakiś trafi na różne dysputy pewnie. Przecież u wybrzeży RPA żyje do dziś ryba z czasów dinozaurów, czy coś takie, i chyba takie rekiny jeszcze w tych zimniejszych rejonach żyją do dziś. Coś tam kojarzę też, no. Różne takie stworzenia. WSM, to masz z takich starych, to jeszcze leniwce, które kiedyś były wielkie, a dziś takie niezbyt, czy chociażby pancerniki. A z takich dinozaurów to dziś to masz jeszcze wiele jaszczurek, które bardzo mocno przypominają dinozaury. No, na przykład waran z komodo. No, to jest fajne, relikty czasu można powiedzieć. Ale te zwierzątka... Nie, dalej nie sobie pamiętam, z tego oceanu czy z morza? Z oceanu raczej są też takie w ogóle z tamtych czasów. I się w ogóle nie zmieniły. To jest ich bardzo ciekawe, że one były tak. Ewolucja je tak przystosowała, że nie miały potrzeby zmieniania się przez wiele wieków. Ogólnie dinozaury co jakiś czas się zmieniają, jeśli chodzi o ich wygląd czy sam głos. Tak, no właśnie dlatego mówię, ta ewolucja, nie? Z pterodaktylów, jakieś bardziej takie oskrzydlone, opierzone stworzenia, a później do tego, co my znamy współcześnie, to normalnie ewolucja. Z jaszczurek latających przecież, z tego co kojarzę, pamiętam, bo już dawno o tym nie czytałem, z takich bardziej... Jaszczurek latających w takie opierzone stworzenia, to zewoluowały stworzenia najprawdopodobniej. Przynajmniej moim zdaniem, według mojej wiedzy. Gatunkowi po prostu zaczęły przystosowywać. No, gatunki po prostu zaczęły przystosowywać do nowych warunków, które zaczęły panować na Ziemi. I też warunków, albo przystosowywać się do, po prostu do lepszego umiejętności przetrwania, nie? Z jednej strony umiejętność przy warunki atmosferyczne, a z drugiej strony też jakby nie było, no po prostu przystosowanie się do przetrwania, nie? Mutacje, które z nich zachodziły, doprowadzały do tych zmian. Streamowałem jak był COVID, wiadomo, więcej czasu było, na jakiś czas tak miałem większy zapał do grania gdzieś. Ja też tak troszkę na fali COVID-a zacząłem, po części, ale nie do końca. Też tak myślałem, że jak jest COVID, to dużo ludzi siedzi w domach, ogląda rzeczy, też mniej więcej wtedy jakieś 2-3 lata temu zaczynałem streamować. 2 lata temu zaczynałem streamować. No grubo, 59 obserwujących, ale dopiero teraz ostatnio zaczynam to robić coraz bardziej. No zależy w jakim okresie, ale tak teraz zacząłem to robić rzeczywiście
Tak, nie skrupulatnie, ale regularnie może, regularnie. Azja Wschodnia, pomyliłem kierunki. No właśnie, dzięki, że piszesz. No dobrze, że tutaj przyznałeś. Dobrze, że umiecie w ogóle przyznać jakiegoś błędu, bo to nic złego. A ten, ja właśnie bym teraz szukał gdzieś w Azji Zachodniej, a to jest normalne, że jesteśmy ludźmi, się zdarzają błędy. Ja nie mówię, żeby coś, nie? Że właśnie w Azji Wschodniej, no. Przecież na ziemiach polskich znajdowano monety rzymskie. Właśnie, nie? Monety rzymskie w Polsce. Też mówimy, że na jakiejś fali bursztynowego szlaku, ale możliwe, że w okolicach Kalizji był jakiś taki ośrodek handlu rzymskiego. Czy coś na tej zasadzie. Teraz dokładnie nie pamiętam. Może, no mówię, ten, ja mam też takie założenie przy tych streamach, że trochę historycznie, ale też trochę animować historię. Interes zainteresować kogoś tematem, żeby ktoś mógł sobie później poczytać, albo podczas transmisji poczytać, wykorzystać swoją wiedzę, szlifować ją, rozwijać. Także ja mówię, ja nie jestem, kurczę, no jednak nie jestem profesorem historii, który całe życie poświęcił historii, któremu płaci się za to. Ja bym chciał, szczerze mówiąc, żeby to się rozwinęło, żeby mi Twitch płacił za reklamy regularnie, żebym mógł rzeczywiście zajmować się historią regularnie. I miałbym z tego kasę zwyczajnie, z reklam, ewentualnie z jakichś tam donate'ów. No, ale jakbym miał w zasadzie partnera, w końcu bym się udało do tego, kurczę, doczołgać wręcz, no to bym rzeczywiście miał jakieś pokrycie tego, mógłbym się tym zajmować pełnometrażowo. To jest mój plan, sprzedałem się. Czy na ziemiach polskich, no, chyba wiem, o jakie ci te zwierzątka morskie chodzi, one mają ten taki pancerz, tak, chodzi o ten pancerz i taki ogonek z tyłu. W niektórych miejscach na świecie normalnie wychodzą na plażę, tak. One są przystosowane do tego, że przez pewien czas potrafią przetrwać na plażach. A to chyba przez pewien czas, jak są wilgotne, nie? Jak są jeszcze mokre z morza, jak wychodzą, to potrafią przetrwać przez jakiś czas, bo mają skrzela. Tak. W czasie COVID-a było więcej osób niż teraz, ci powiem. Jakby się kalisz rozkopało, to pewnie byśmy znaleźli jakieś dowody mocniejsze na to. Rozkopać kalisz. Tak, na Jeremo. Na kalisz, rozkopać kalisz. W imię historii, wiedzy. Może ten kiedyś przypadkiem ktoś będzie kopał dół na nowy cmentarz, czy przy okazji wykopie jakieś wykopalisko. Będzie trzeba cmentarz przestawić. To jak to bywało czasem, nie? Że ktoś tam kopał sobie dół pod dom, pod fasady domów, albo coś tam, nie wiem, jakieś cmentarze, nie wiadomo co. I się okazywało, że tam znajdowali jakieś zabytki. Albo ostatnio w Polsce znajdowano w ogóle unikat. Gdzieś tam w Polsce znaleziono jakiś hełm, czy coś na zasadzie, taki jakiś pancerz. Co w Polsce jest bardzo rzadko spotykane. Tak jak czytam tą historię wojskowości polskiej, to za czasów takiej Polski komunistycznej, chociaż i tak nawet, i ten kurczę komunizm, to nawet nie jest komunizm do końca, nie? Jakby tak się do końca temu wszystkiemu przyjrzeć, ale żeby było wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że komunizm Polski komunistycznej, to i wtedy narzekali, że żadnych kolczug, żadnych pancerzy, nic się nie zachowało z takich czasów piastowskich i starszych. Nic nie dało się znaleźć, żadnych pancerzy, żadnych tarcz, szczególnie, że tarcz nie było, nie? No i że właśnie w jakiejś rzece znaleziono coś datowanego na stare lata. Chyba właśnie jakiś element pancerza, nie wiem, czy hełm, czy w tej zasadzie na ziemiach polskich unikat. Okej, okay, 23.07, jedziemy. Już jestem nieźle zwałkowany tematem. Ja wam mówię, praca intelektualna, to jest udowodnione naukowo, praca intelektualna, umysłowa jest bardziej, więcej energii zużywa niż fizyczna. Sorry, to jest potwierdzenie naukowo. Mózg, jak zaczyna pracować, jest bardziej energożerny. Ja się dziwię, że jeszcze daje radę, ale już powiem, zaczynam czuć zmęczenie. Przynajmniej zasnę jak ten susełek, jak ten leniwiec może, albo bardziej susełek, może po tym strumieniu już ze zmęczenia. Ostatnio mam problemy z zasypianiem, to może akuratnie. Bo ja też tym rzęszeniem się faszeruję, to później też problemy z zasypianiem są mi. Bo rzęszeń, jakby ktoś chciał pić, to lepiej pić go rano. Gdzieś tam do południa max. Ja sobie parzę rzęszeń rano, piję go do południa, a później to, co mi z tego rzęszenia zostaje, to jeszcze zaparzam jeszcze raz. I często czasami nawet nie mam czasu, tak biegam, robię różne rzeczy, czytam, robię, działam, nie wiem, po prostu życie. I później ten rzęszeń czasami dopijam do około 18, później nie miałem zasnąć. I znowu faszeruję melisą, żeby zasnąć. Także ten. Taką alchemię sobie urządzam w własnym organizmie. No, no cóż.
Okej. Okay. Maćko pisze, jakbyś chciał coś z historią więcej, to mógłbyś zawsze odpalić się na kategorii rozmowy i robić jakieś takie ala wywiady. Nigdzie nie było prawdziwego komunizmu. Żółwik! Mam nadzieję, że zdążyłeś przyjąć, że tam się nie uderzyłem. Dokładnie tak, nigdzie nie było prawdziwego komunizmu. To, co tam Stalin próbował wprowadzać, to była jakaś patologia. Stalin próbował wprowadzać w zasadzie komunizmu, ale to była patola. Nie dajmy się zwieść. Znaczy, mów. Kurna, no jakby to powiedzieć? Ktoś, kto nie rozumie tak jak ja czy Maćko, to nie wie, o co chodzi. Ja nie jestem komunistą, ja nie lubię komunizmu, ja nie lubię ideologii jakichś lewicowych, takich w ten sposób rozumianych, bo temat jest grząski, ale taki prawdziwy komunizm nigdzie nie zaistniał, nie powstał. To jest. Naród rosyjski, Rosja wykorzystała komunizm jako ideologię, jako propagandę, która pod płaszczykiem której zaczęli prowadzić podboje, zwyczajnie nacjonalistyczne, narodowe. Oni podbijali narody zwyczajnie, z których później ograbiali z naturalnych, kurczę, surowców. Tak jak ostatnio tutaj jeden widz mówił, nie pamiętam, kto to był. Znaczy, raczej nie ty, Maćko, raczej to był ktoś inny. Przepraszam, nie pamiętam teraz. No to jak, kurczę, Maćko, znaczy nie Maćko, chyba nie Maćko, może ty, Maćko, nie pamiętam. Może ty w sumie, a może ty, przepraszam. No to ten, sprowadzali przecież ten czarnoziemy, to się dowiedziałem na strumieniu, także to działa w drugą stronę. Ja was czegoś uczę, ja się uczę, jestem content, bo mi chodzi o to, że to jest społeczność, strumień nie tylko ja tworzę, nie tylko prowadzący prowadzi strumień, tylko strumień tworzy cała społeczność, która tutaj działa. Także ja się dowiedziałem od widza, który mi powiedział, że ci Sowieci sprowadzali, kradli ziemię z Ukrainy, czarnoziemy wywozili do Rosji, to się dowiedziałem na czacie. Także, ale to nie był żaden komunizm. Komunizm to było tylko płaszczyk, że hej, robotnicy, hej, wszyscy razem i fajnie. Oni to wykorzystali, tylko wzięli pozór z tego, to co im pasowało, i pod płaszczykiem tego prowadzili po prostu nacjonalistyczne podboje. I później narody, które udało im się podbić, wprowadzić pod własny wpływ, ograbiali surowców i ze wszystkiego, nie? Dlatego po części pewnie też dlatego ja tak dedukuję, w pewnym momencie w Rosji, takiej właśnie komunistycznej cudzysłowiu, żyło się lepiej niż w Ameryce przez pewien okres czasu, serio. Ja ostatnio oglądałem na YouTubach jakiś ten, o tym, jakiś kanał też tworzył ktoś o tym, że zwyczajnie za komuny właśnie w Rosji żyło się lepiej przez pewien okres. Bo tym Rosjanom, bo wiecie, jak zgarniali wszystko z tych swoich satelit, grabili te narody, wszędzie był socjalizm i praca i fajnie, a im się żyło, kurczę, dostatnio, bo to była zwyczajna grabież, to była kradzież, kurczę, okradanie tych ludów, a im mówiono, że jest wszystko fajnie, że jest socjalizm i wszystko jest fajnie. To były tylko ideologie, którą wykorzystywali do swojego celu, ale z komunizmem takim ustrojowym to nie miało żadnego związku, no ej. Już nawet samo powiedzenie, że za komunizmu byli równi i równiejsi, kiedy za komuny powinno być, że wszyscy są równi, nie? Tak. Tak, mam mikrofon na książkę, także właśnie śmiałem się jakiś czas temu, że wykorzystuję książki jako takie szczeble do swoich celów, do rozwoju. Że mówię, wykorzystuję wiedzę w sposób taki kreatywny, niesztampowy. Właśnie książki są tam, żeby się nie garbić, bo ja mam problemy z plecami. Jeszcze troszkę spracowałem w życiu, mam zmęczony kręgosłup i mnie to później osłabia strasznie. Jak zaczyna się automatycznie garbić, jestem zmęczony i mnie boli. I się to zacząłem słabo czuć, jak mi kręgosłup zaczyna napierniczać, także ja sobie daję te książki, żeby mieć wyżej mikrofon. Mam ten pas na siebie założony, żeby wyprostować kręgosłup. Dzisiaj zacząłem stosować. Polecam, jak ktoś ma problem z kręgosłupem, pomagać sobie, wspierać, odciążać kręgosłup. Mi strasznie, mi naprawdę ulżyło. Jak ktoś dużo pracuje w biurze, dużo pracuje fizycznie, jedno z dwóch, to wszystko siedzi na kręgosłupie potem. Jak ktoś ma problemy, to warto sobie to odciążać. A jak ktoś jeszcze nie ma, to można ten.
Wyprowadzić cios niczym ten Tyson, kurczę, przed przeciwnikiem, zanim wam problemy was znajdą. I pomysł własnemu kręgosłupowi, nie? Niestety, ale to są już takie rzeczy wizjonerskie, nie każdy tak na to patrzy. Niestety, z wiedzą, z mądrością jest tak, że zwyczaj mądrość zyskuje się dopiero wtedy, kiedy już się wszystkie błędy na sobie przerobiło, wszystko ci zaszkodziło. Wtedy jesteś mądry, ale już jest za późno, żeby tą wiedzę i mądrość wykorzystać. Jedyne, co możesz zrobić, to przekazać to dalej. Tak. Tak to już, taki paradoks życia. Znaczy, żeby nie było tak pesymistycznie, nie zawsze tak jest, nie ze wszystkim, ale często jest taki, jest niestety czasy taki kurs w życiu. Ej, zapłaciłem za to, miałem to wymienić. Kurczę, zagadałem się. Okej. Okay. Tak. W komunizmie wszyscy mieli mieć równo, a wyszło jak wyszło. Dokładnie tak, Maćko. Czy ty masz mikrofon na książkach? Przecież... No, chwilkę. Przecież przez Rosjan mamy barszcz sosnowieckiego. Oni sprowadzili z Uralu, aby krowy jadły, a krowy nie jadły. I tak to się stało. Dziękuję ci, Maćko. Kurczę, serduszka. Dziękuję ci bardzo. Świetna wiedza, bo ja na przykład wiem o tym. Moje ten najciekawsze dokonania, przepraszam, muszę stąd wyjść teraz. Moje ulubione dokonania komunizmu są w wykonaniu rosyjskim. Czy tam, nie wiem, Sowietów, nie wiem, radzieckim, to jest wysuszenie Morza Aralskiego. Może kojarzysz, nie? Bo tam jesteś dobry z historii, to może kojarzysz, że Rosjanie wysuszyli Morze Aralskie, także zostały z tego niedobitki 3 jeziora, powstała katastrofa ekologiczna, pośrodku odkryto bazę, gdzie składowano jakieś tam broń biologiczną, albo Rosjanie stwierdzili, że zamiast morza będą kontrolować jedwabniki. Tak, to jest moje ulubione osiągnięcie komunizmu rosyjskiego. Stwierdzili, że natura się pomyliła. Także widzę, że tutaj więcej, tak, komuniści w swojej pysze, widzę, że wiedzieli więcej niż Bóg, wiedzieli więcej niż natura, wiedzieli więcej niż ziemia, niż wszyscy, nie? Niż ludzie. I nawet wiedzieli, jak lepiej wiedzieli od ludzi, jaką władzę potrzebują, a jakiej nie potrzebują. To jest pycha, kurczę, ta piekielna pycha komunizmu. Tak zwane, no, potocznie mówiąc, nie? Wiemy, o co chodzi w każdym razie. Jak już o tym mówimy teraz, nie? Że ten komunizm tak naprawdę ustrojowy, to w zasadzie to nigdy nawet nie zaistniał. Czy próbowano, ale takie nie wypały. Im bardziej to wykorzystali te ideologie tak, no, ideologicznie, żeby sobie tam w własnym interesie to, co im pasowało. W sposób zdecydowanie patologiczny. Zresztą nawet, kurczę, spójrzcie na to, nie? Nie wiem, czy ktoś oglądał na przykład Black Mirror serial. Ja ze swoją byłą dziewczyną kiedyś oglądałem Black Mirror. To jest cała przyszłość ludzkości, kiedy już w zasadzie wszystko będzie tak zmechanizowane, że nie będzie miejsc pracy, bo wszystko będzie zautomatyzowane. Będzie industrializacja przemysłu. Będzie mniej miejsc pracy, będą technicy może, będą jacyś może jeszcze inżynierowie, nie wiem, informatycy. Ludzie od konserwacji, czyli właśnie ci różni technicy, ale już nie będzie tyle miejsc pracy, no bo z biegiem czasu, jeżeli nie będzie jakiejś wielkiej katastrofy, wojny, nie wiadomo czego, no to jesteśmy na kursie, w którym... O co ci chodzi, w czym ty masz problem? Aha, źle poklikałem, nie, bo miałem tego nie sprzedawać. Jesteśmy na kursie, w którym po prostu będzie mało miejsc pracy. Także siłą rzeczy będzie trzeba wymyślić ustrój, w którym będzie się... Dobra, pieniądze, dostęp do niego, pieniądze, nie będzie się dało bawić w kapitalizm, bo albo będzie jak w Dubaju, że będzie wieżowiec za obok, my Polacy będziemy na przykład mieszkać w jakichś chatkach rozpadających się jak za kurcze, nie wiem, rozbiorów Polski, za zaborów Polski, będziemy mieszkać jak ci chłopi w jakichś chatkach rozpadających się szałasach, albo będzie jakiś ustrój, który będzie rozdysponowywał dobra produkowane przez maszyny do ludzi. I wtedy będzie potrzebny socjalizm, będzie potrzebny komunizm, tylko że nasza głowa w tym, żeby to zorganizować nie jak w sowieckiej Rosji, tylko tak, żeby to było dla ludzi, żeby to działało. Wiadomo, żaden ustrój, wierzenie, że jakikolwiek ustrój wprowadzi dobro na ziemi, jest utopią. Ja tak uważam przynajmniej. Mnie to raczej nie zmieni mojego zdania.
Ale w naszych rękach jest to, żeby to wprowadzić tak, żeby to było jak najmniej patologicznie, bo nawet demokracja jest patologiczna. Biorąc pod uwagę, kogo ludzie wybierają do władzy, to jest wszystko wybór większości. To nie jest jak mniejszość, ludzie, jakieś jednostki myślące, asertywne, nie mają w demokracji prawa głosu. Mogą się mówić, ale są przegłosowani zwyczajnie siłą rzeczy przez większość. Także nie mamy mądrych rządów, nie mamy mądrych wyborów, tylko mamy władzę większości. To jest prawda o demokracji. Demokracja nie jest idealna. Jest jakimś rozwiązaniem, ale jest też pełna swojej patologii. A czas idzie do przodu i możliwe, że dlatego będą takie wyzwania przed wami, ludzie, przede mną może też. Czyli wejście w nowy świat, szczególnie nowe pokolenia będą w to się bawić. Jak mówię, nasi współcześni nie rozpierniczą świata, nie doprowadzą do jakiejś kurczę trzeciej wojny światowej, nie? Jakiegoś atomowego konfliktu na skalę światową, no to będzie socjalizm, komunizm, industrializacja, będą klimaty jak w kurczę, nie wiem, jak gram w jakieś Star Wars The Old Republic, nie? Że nie ma pieniędzy, są jakieś kredyty. Że ludzie będą dostawać jakieś różne kredyty zamiast pieniędzy, nie wiem, albo jak w Black Mirror, że będzie taki nowoczesny socjalizm, że ludzie będą dostawali jakieś tam przydziały do czegoś, zależnie od zajmowanego stanowiska albo zajęcia, którym się będą zajmować. Będzie mniej miejsca do życia, będzie trzeba, kurczę, wyruszać w kosmos, szukać wody w kosmosie, bo no, mimo że teraz mamy jakieś tam, próbują robić obiekt zamknięty wody na Ziemi, to i tak ta woda się powoli wytraca, powoli się wytraca. Są prognozy, że niedługo że kiedyś w Polsce będzie pustynia. No, wszystko idzie do przodu. Także będzie trzeba to wszystko zorganizować inaczej, a demokracja nie odpowiada na, moim zdaniem, na wyzwania, jakie stawię przed nami. Już w zasadzie niedaleka przyszłość. Dobra. Znowu zrobię sobie ten. Braki pewnie na czacie. Tak. Przecież, no właśnie. Przecież przez Rosję mamy barszcz sosnowieckiego. Dziękuję. Jakby ktoś nie wiedział, to jest. Jak to się mówi? Nieszkodnik. To jest taka roślina, która jest. Inwazyjna w Polsce. I jak byłem na przykład w. Byłem na jakieś na święto. W jakimś miejscu w Polsce, nie wiem, zaraz przypomnę, gdzie to było. Gdzieś na południu. To właśnie były tabliczki, że trzeba uważać, bo można się potem, że barszcz sosnowieckiego może tam powodować wysypki, uczulenia i takie rzeczy. No to teraz wiemy, dzięki komu? Władzy naszej partyjnej z niedalekiej Polski, cudzysłów ludowej. Bo też tak było ludowe. Ludowa Polska była wtedy, tak jak wszędzie komuniści, w cudzysłowie znowu komuniści, mówili, że jest wszystko nazywali demokracją w swoim ustroju i w bloku wschodnim wszystko było demokratyczne. Wszędzie wklikiwali tą nazwę. Tak samo jak ideologię komunistyczną też wykorzystywali. Tak samo nazywali się demokratycznym, ludowym ustrojem. To wszystko były tylko nazwy, które wykorzystywane były propagandowo, a nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości. Władzę miała partia, no. A konkretnie partia moskiewska. Pozostałe partie to były satelity w innych krajach. Jak polski rząd, przecież polski rząd za komuny był po prostu o kogo? Brzeźniewa? Jak mu się nazywał? Brzeźniew bodajże, z tymi brwiami, taki jak on przyjechał pijany do polskiego rządu, do tej partii, to pijany drygował wszystkimi politykami, żeby śpiewali międzynarodówkę. W Sejmie, nie? To pijany po prostu im tam pokazywał paluszkiem, jak mają śpiewać. To była taka władza w Polsce niezależna, nie? Za partii w Polsce. No to ten. Jak mi się nie podobała polityka Miśkiewicza, bodajże, też za czasów Solidarności, to oni zostali wezwani na dywanik, nie? To po nich jechali parę godzin, ponoć mieli taki tyradę na spotkaniu partyjnym z partii z komuną, że po prostu jak małym dzieciom po nich jechali, po prostu, że czemu robicie tak, czemu pozwalacie Solidarności działać. A teraz się mówi ten, że niektórzy Rosjanie potrafią mówić Polakom, że tak naprawdę ZOMO, komunizm, to Polacy sobie sami robili. To nie była żadna Moskwa, że nie było żadnego wpływu rosyjskiego, że to nie jest Moskwy. To Polacy sami sobie ZOMO zrobili, Polacy sobie sami zrobili ten służby bezpieczeństwa. To Polacy Polakom robili. Rosja umywa ręce, nie? To nie ich sprawa. Niektórzy Rosjanie tak uważają współcześnie.
Co oczywiście moim zdaniem jest zupełnym kurna kłamstwem. Paskudnym, kurna i wrednym. Twierdzi, że Polacy sami sobie są winni tych wszystkich prześladowań, tego co się działo w Polsce. Moim zdaniem zupełnie nie. Oczywiście, no Polacy, polscy milicjanci pałowali polskich, kurczę, nie wiem, tak, że tak powiem, rebeliantów, tak? Tych różnych górników, Solidarności i tak dalej. Oczywiście, ale kto podejmował decyzję, z jakiego powodu to podchodzili? Wielu tych komunistów z partii uargumentowało, że stan wojenny to dlatego, że się bali ingerencji wojsk radzieckich, kiedy te, akurat w momencie powołania tego stanu wojskowego wtedy nie było ruchu wojsk, ale poprzednim wcześniej w czasie były takie ruchy wojsk, kiedy Rosjanie przygotowywali się do wjechania na ten regiony polskie, czyli to zagrożenie było. To nie było tak, że Polacy sami sobie tam wymyślili komunizm i sami sobie to robili. Była presja moskiewska. Kurna, nie ma co dawać się oszukiwać, bo oni kłamią, moim zdaniem. Albo zostali zmanipulowani przez swoją propagandę, bo mają tak spreparowane, zwyczajne podręczniki i historie w szkołach, żeby tak uważać. Dlatego warto się uczyć, warto wiedzieć, żeby sobie durnot nie dawać wmawiać. Skąd ja mam w ogóle tutaj srebro? Kurna, srebro kupiłem, super. Nie potrzebuję srebra. Machnąłem się, pewnie kupiłem w jakiejś wiosce przez pomyłkę, nie? Ojejku, ale kurczę, płomienna przemowa mi się zrobiła. Nie chcę aż tyle zarobić. Co tu się dzieje? Za dużo. Nie rozumiem, co się dzieje. Muszę stąd wyjść, bo znowu, że zagadałem się, zgubiłem wątek w grze. Aż przepraszam za czaty, ale... nie jestem na bieżąco teraz już, zupełnie. Czekajcie, nadrobię najwyżej to tutaj. Kurna, srebro kupiłem. Aż wygląda tak samo, aż trudno. Przepraszam, czatki, ja to po prostu... Czatownicy, ja po prostu se nadrobię to, co tutaj teraz namieszałem zwyczajnie. Tuturu, 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 tu. Jak będę w drodze powrotnej, to zwyczajnie będę mieć sobie spokojnie czas, żeby sobie pogadać. Okej, w sumie chyba jest okej, nie? To jest okej. To się zgadza. Dobra, spoko. Czekajcie, na uspokojenie sobie poukładam to jeszcze. Niech zbiorę. Pomoże mi to zebrać myśli, nie? Nie, bo ja się strasznie wbulwiłem. Mi opowiadają takie rzeczy. Normalnie w komentarzach na YouTubach, współcześnie. W tym roku. Rosjanie mi, kurczę, wmawia, że sobie sami wszystko to zrobiliśmy za komuny. Skurno. Trzeba być bezczelnym. Mam ile miejsca? Mam dwa miejsca. Zobaczmy. Silver. Raz, dwa, trzy. Nie, piwo wezmę. To jest plus porządku. Widzę dokładnie, czego mi tutaj jeszcze może potrzeba. Okej, okay, i się jeszcze zwróci. Dobra, i teraz droga powrotna, jakaś godzina 23:10 chyba. Także, no, gdzie jedziemy? Na te Saloniki. Nie te, nie tamte, nie siamte, tylko na te Saloniki. W latach 70. to były przez kryzys paliwowy, jeśli dobrze kojarzę. Słuchaj, w pewnym okresie Pepsi miało jednak jedno z największych marynarek wojennych na świecie, bo Ruski od nich właśnie Pepsi kupili i zapłacili statkami. Ciekawe. Pepsi, mówimy o Pepsi, tak? Pepsi Cola, tak? Ciekawe, ciekawostki. Tam takich, to jest świetne, że tutaj jest w końcu, dzięki ci Boże. Są ludzie, którzy się interesują historią, nie? Nie tylko ja się uczę, ale ktoś też se wpadnie, też się czegoś dowie. I o to chodziło. Tam takich osiągnięć jest więcej. Oni gasili dziury, z których się gaz wydobywał. I jak się zapaliła, to bomba atomowa na nie zrzucali. Okej, okay, w to nie jestem na bieżąco. Star Treku jest federacją. Oni nie używają pieniędzy w ogóle. Taka... A widzę, że jesteś team Star Trek, tak? Bo ja się wychowałem na team Star Wars. Ale ten... Coś tam oglądałem w sumie.
ze Star Treka i ten serial Star Trek ma bardzo ciekawe, super, bardzo ciekawe wizje, w ogóle takie wizje science fiction, ale na temat świata po prostu ciekawe koncepcje mają. Nawet w zasadzie troszkę ciekawsze, znaczy zależy w jakiej perspektywy spojrzeć na to. W niektórych rzeczach ciekawsze nawet niż Gwiezdne Wojny. Ale moim zdaniem Gwiezdne Wojny, Zemsta Sithów, Wojny Klonów, pięknie pokazany też, piękna krytyka demokracji w popkulturze. To jest fakt. Gwiezdne Wojny, nie? Palpatine i jego demokracja. On się śmieje w pewnym momencie i ten Lord Sithów właśnie śmieje się, że tam był taki cytat bodajże, jest taki mem. Uwielbiam demokrację, nie? Świetna, uwielbiam demokrację. Także wjedziemy też za tymi bandytami. Albo dobra, nie goń z tymi bandytami, jestem za wolny. Mamy inne zadania. Ja się cieszę, że ludzie sami wybrali Palpatina, Lorda Sithów na swojego władcę. Własny kurna Nemezis. Nie? Wszystko demokratycznie rozwiązane. Tak działa manipulacja w tych czasach, tak są wybierane partie polityczne w demokracji. Nie dajmy się oszukać, to jest po prostu zazwyczaj manipulacja, proste metody wpływania na punkt widzenia grup, granie na emocjach, najprostsze rzeczy. Stawianie ludzi innych przeciwko innym, bo najłatwiej się rządzi ludźmi, kiedy na punkcie, na poziomie emocji. Kiedy daje im się jakiegoś wroga narodowego, jak na przykład Kaczyński znajdował wroga narodowego w jakiejś społeczności lewicowej, LGBT, głównie młodzież, duża część młodzieży polskiej. Tak samo Hitler znajdował mniejszość narodową Żydów, którzy byli wrogiem narodu. I tak samo jak Kaczyński, tak samo Hitler, te same metody działania, tak samo to działa współcześnie. Kurna, dziękuję dobranoc, ale serio, to jest to samo. Są te same metody działania. Ale to nie tylko te persony, nie? Nie tylko ludzie to o niskim wzroście tak działają. Większość polityków ma te same metody działania. Demokracja jest przegrana. Już politycy wygrali z demokracją. Wiedzą, jak to rozegrać. Wiedzą, jak was rozegrać. Także lepiej się uczyć na temat technik manipulacji, niż być, kurna, owcą wiedzioną przez wilka. No właśnie, Star Trek bardziej mi odpowiadał wizję przyszłości. Oni mają bardzo ciekawe wizje w Star Treku przyszłości, no. To fakt. Widziałem parę odcinków. Nie byłem nigdy fanem Star Treka, ale widziałem parę odcinków. Rzeczywiście mają fajne wizje. Tam, gdzie się pojawia to latinium, to jest takie jakby złoto, ale to jedna frakcja je pragnie, ok? Osobiście uważam, że demokracja nie jest idealnym systemem, ale w porównaniu do innych systemów to jednak jest jakiś taki... A to jest, wiesz co, moim zdaniem to jest totalnie, tak jak teraz powiedziałem na przykład, nie? Moje zdanie to jest takie tylko pozornie, że jest lepsze. Trzeba wymyślić coś jeszcze lepszego. Coś jeszcze lepszego, coś na miarę czasów. Po prostu, wiesz jak działa, nie wiem, gatunek ludzki? Przetrwają te jednostki, te grupy ludności, które potrafią się dostosować do zmieniających się warunków. Jeżeli się nie dostosujesz w przyrodzie, wśród ludzi, nie dostosujesz się do zmieniających się warunków, to umierasz. Także tak jak działa ewolucja, tak działa wszystko. Także z rozwojem czasu, zmianą czasu też potrzebne są nowe ubrania, nie wiem, nowe stroje, jest zimno, ubieramy kurtki, zmienia się świat wokół nas, sytuacja socjalno-polityczna, będzie trzeba też zmienić ubranka, przejść z demokracji na coś bardziej dostosowanego do czasów, siłą rzeczy, po prostu z czasem. A jeżeli nie, no to będziemy mieć dalej. Ile to już jest? W Polsce jaki mamy rok? Jejku, zapomniałem jaki mamy rok. Ale mamy już w Polsce dwie partie polityczne, PO-PiS, nie? PO-PiS w Polsce, partii politycznych, PO-PiS, dwie partie, demokracja w Polsce. Wszyscy tak samo tego nienawidzą, wszyscy wybierają cały czas to samo, większość rządzi. Tak działa demokracja w praktyce, na polskim gruncie. Z tego co wiem, to ludzie tacy bardziej jacyś myślący nienawidzą tego, po prostu mają dość tego kraju też ze względu na to, na tą sytuację, nie? Jest brak jakiejś nadziei po prostu. Także albo to, albo idziemy, rozwijamy się, albo będzie bagno. Okej. Okay. Fajnie. Zapchane tutaj już na full. Te saloniki są pełne.
Także dobra, myślę, że jeszcze posprzedaję to, co mam tutaj na stanie. Ale oczywiście, wiecie, to są moje poglądy. To ja nikogo. Ja nie jestem jak polityk, przynajmniej staram się pilnować. Nie mówić, że macie uważać tak jak ja. Ja bardziej wolę, jak ludzie myślą. Ja w ogóle nie lubię szkoły właśnie takiej, jaka jest obecnie w szkołach, jest nauka. Mi się bardziej podoba system taki, wyobrażam sobie to bardziej klasyczny, grecki, antyczny, kiedy rzeczywiście nauczyciele byli nauczyciele w ogóle. No ci filozofie, którzy przekazywali wiedzę. Zresztą to się chyba teraz nawet zauważyłem, że to się uwidacznia w tym, co ja robię. Ja sobie gadam z drugim człowiekiem, ja nikogo nie nauczam, tylko ja wymieniam poglądy i wszyscy na poziomie tego mogą się rozwijać. Ja nikomu nie każę uważać tak jak ja. Nikomu nie narzucam własnego zdania, tylko wymieniamy się poglądami, dzięki czemu wszyscy się rozwijamy. To mi się bardzo podoba w takim bardziej klimacie klasycznym, antycznym, greckim, a nie tak jak jest obecnie w szkołach. Jest, kurczę, taki nauczyciel, który stoi z lejcami, z biczem i teraz pyk, wali w biurko. Zamknij mordę, robaku, teraz ja mówię, a ty powtarzasz, masz uważać tak jak ja. Nie znoszę, nie rozumiem takiej edukacji. Moim zdaniem to jest, to się mogło sprawdzać za czasów rzeczywiście zaborów, ale nie w obecnych czasach, kiedy trzeba myśleć asertywnie, kreatywnie, rozumieć zmieniający się świat. Nie można być człowiekiem takim wydrążonym do jednego celu. Bo to po prostu samo z założenia taka edukacja uczy, nie uczy człowieka. Przepraszam, nie, ale to nie chodzi o to, że ja was obrażam, jeżeli ktoś to lubi albo ktoś tak się uczy, tylko że to was uczy takiego chorego podejścia do świata, niedostosowanego do realiów. Akurat nie Maćko, nie wiem, pracował w wakacje, wiesz, tam jeździł, także nabył trochę doświadczenia, jak wygląda świat. Ale jak ktoś wyjdzie ze szkoły w ten sposób nauczony, że ma siedzieć cichutko, grzecznie, i wszystkim tylko przytakiwać, mówić tak, proszę pana, oczywiście proszę pana, tak jest, jak pan uważa. To w ogóle nie jest tworzenie człowieka myślącego w współczesnych czasach, gdzie większość marketerów, telewizja, radio, polityka chcą właśnie tego, żebyście im przytakiwali, jeszcze stosują manipulacje, żeby to było stosowane. A was w szkole uczą, że macie kiwać głową, powtarzać, nauczyć się zapamiętywać, co też musiałbym troszkę, może bardziej, niech będzie, co nie jest chyba aż tak trudne do udowodnienia, że czasami nawet w szkołach mamy wiedzę nieaktualną albo narzuconą na przykład przez obecną władzę. Jak na przykład działa to w Polsce, dofinansowania są na sektory wiedzy, na rozwój wiedzy tą, która obecnie pasuje władzy. No to siłą rzeczy rozwijamy to tak, żeby pasowało to władcom, którzy dają na to pieniądze. To ma dwie strony medalu. Bo z jednej strony przynajmniej cokolwiek się rozwija, z drugiej strony jest monopol na to, czego mamy wiedzieć, a czego nie mamy wiedzieć, za co są pieniądze, za co są, nie są pieniądze, za co się z katedry wyleci w uniwersytecie, za co nie. Czyli nie może też trzeba uważać na to, co się uważa i co się mówi. Ach, dobra. Albo co jest teraz modne, albo nie. W popkulturze krajów bloku wschodniego imperium było odbierane jako ZSR, a rebelianci to jako te państwo, które są pod ich władaniem. W popkulturze krajów bloku wschodniego imperium było odbierane jako... Aha. Dobra, ja już się zgubiłem trochę, bo ja dużo teraz gadałem. Sokrates to był ten, co pochodził... Podchodził do randomowych ludzi i z nimi rozmawiał. To był... Czy to był... Wiesz co? Wydaje mi się, że to był Sokrates teraz. Oni go w końcu ten... Za to, że nauczał młodzież... I tam krytycznie podchodził troszkę do jakby chyba panteonu tam współczesnego religijnego. To stwierdzili, że skoro naucza młodzież... Nie tak jak im się podobało, to kazano mu wypić truciznę. I tak skończy człowiek, który pchał ten świat do przodu. Ale tak to często jest, nie? Tak jak mówię, Jezus Chrystus, który dawał nam religię miłości, został ukrzyżowany. Sokrates został poczęstowany trucizną za mówienie ludziom prawdy, uczenie i rozwój ludzi młodych. Tak wygląda ten świat. Świat pożera swoje ludzi, którzy są, którzy go rozwijają, którzy działają dobrze. Zły kierunek, Sirmium. Niestety, taki jest ten proceder w tym świecie. Albo ludzie tacy nie mają posłuchu, albo kończą źle za to, co robią.
Nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze mamy jakieś Alberta Einsteina, ale nie powiedziałbym, że to jest tak jeden do jednego, tak pół na pół. Wydaje mi się, że jest nawet taka bardziej tendencja, że tacy ludzie mają przerąbane. Albo współcześnie, niekoniecznie od razu kogoś tam mordują, skurują, krzyżują, ale czasami nawet współcześnie są wyśmiewani, niedoceniani, albo gorzej, właśnie mordowani, prześladowani. Różnie to bywa, nie? Wielu, wielu jest takich ludzi, którzy współcześnie takich niedocenianych. Britannorum, Królestwo Brytów z Królestwem Salii. Jakieś tam incydenty, ale teraz mi to nie interesuje. Nie chcę już teraz tego czytać. Chcę tutaj dokończyć już to, co zacząłem robić. Kurczę, kto to był? Leszek Miller na przykład, nie? Ten, który miał bardzo ciekawe przemówienia w Sejmie. Nagle się odkryto, że jest powieszony u siebie w domu, że podobno popełnił samobójstwa. A w sumie ciekawe rzeczy mówi. W zasadzie jak się go słucha, no to... ciekawe miał podejście. Oczywiście polityk, no. Także tutaj zawsze jak słyszę, ktoś jest politykiem, to i tak biorę namiar, że jest politykiem. Już tak pewnie działa na korzyść własnej partii zazwyczaj. Zazwyczaj politycy nie działają na korzyść ludzi, tylko na korzyść własnej partii, interesu własnej partii. Czyli tak jak było za komunizmu, była jedna partia, ewentualnie dwie iluzoryczne i każdy z tych działaczy działał dla dobra i tutaj akurat tej jednej partii, która była zależna od partii z Moskwy, tak obecnie są politycy, którzy działają na interes własnej partii politycznej, żeby być znowu wybieranych, żeby znowu ta partia była wybierana, żeby znowu mieli pieniądze, żeby się zabezpieczyć. To nie jest w ich interesie, żeby był interes kraju był rozwijany, tylko w ich interesie jest to, żeby podejmować decyzje, które są popularne wśród ludzi, żeby być znowu wybieranymi. Czyli jak cesarz, jakieś rozdawnictwo pieniędzy. Sypiemy denarami, mamy 500+. Większość ludności jest przekupiona. Są rozdawione pieniądze, są igrzyska, są pieniądze. PiS w ten sposób pozyskuje bardzo dużą bazę wyborców. Reforma, nie wiem w jaki sposób może wpływać pozytywnie na rozwój kraju, rozdawanie pieniędzy za darmo. Nie może, po prostu, no praktycznie nie może. Ale oni mają swój elektorat już ten. Czyli mamy ustawę, jakiś ustrój, znaczy nie, jakąś zmianę, która jest destrukcyjna dla kraju, ale im to przynosi bardzo duże zyski i dużą ilość wyborów. Także w ich interesie jest to rozwijać, żeby mieć władzę, żeby ich ludzie znowu wybrali, żeby mieć większość w głosowaniu. Na tym to polega. To nie jest interes kraju, ale interes partii. Im się to opłaca. A inflacja i cała reszta to będą płacić pokolenia następne, kiedy ich już na tej ziemi nie będzie. Oni się tym nie będą przejmować, nie? To jest taki egoizm i głupota, ale... Znaczy, z ich strony nie głupota, bo to jest ich interes współczesny. Nie przejmują się to, co będzie dwa pokolenia potem, czy pokolenie później. Grunt, że za ich czasów się najedzą, zostaną wybrani, będą zabezpieczeni swoje interesy i tyle. Później taki jeden z drugim politykiem w Sejmie weźmie gaśnicę, potraktuje gaśnicą czyjś obiekt kultu religijnego. On później jest pokrzywdzony, że dokonał aktu wandalizmu przeciwko czyjeś jeszcze w ogóle symbolowi religijnemu. On się poskarży, zrobi jakieś tam... zrobi zbiórkę charytatywną i tak jak ostatnio dwa dni temu widz mówił, w parę godzin zebrał 50 tysięcy charytatywnie. Za to, że został źle potraktowany, że odebrano mu mandat poselski. Akt wandalizmu, akt w ogóle przeciwko czyjejś religii, to jest jakby ktoś krzyż opluł, podeptał i tak dalej, no sorry, to jest to samo. I to jeszcze polityk w miejscu takim kurczę, no znaczącym, tak? Tylko, że oczywiście, moje poglądy są takie, no rzeczywiście, że to jest instytucja świecka, a nie kurczę katolicka czy żydowska. To nie jest ani synagoga, ani kościół, tylko to jest miejsce, gdzie się pracuje w innym w ogóle w ramach, w znaczeniu. Tak jak mówiłem ostatnio, nie wiem, mogli to przegłosować, mogli to, mógł to, nie wiem, na przykład wynieść stamtąd, ale nie w akcie wandalizmu. Kurczę, tak traktować czyjąś religię, no ej.
To jest wandalizm. A on za to zacznie zbiera 50 tysięcy w ciągu paru godzin, kiedy nie jedna rodzina całe życie tyle nie da rady odłożyć na swoje utrzymanie. Nie? To za takie akty wandalizmu dostaje jeszcze od ludzi. Demokracja, to jest demokracja. Ludzie mu przelewają pieniądze i 50 tysięcy potrafi zbierać parę godzin charytatywnie jako zadośćuczynienie za to, że został źle potraktowany przez rząd, który odebrał mu mandat poselski. Jest kurna, na to kurna wydajecie moje pieniądze, kurczę pieniądze, na które moje podatki, moja władza, mój kraj, właśnie to takich ludzi mi wybieracie. Dziękuję, no. To jest demokracja. Ja się mam na to godzić, jak ja pracuję, jak odprowadzam podatki. Ze swojej działalności też, jak zacznę przekraczać, bo teraz nisko tutaj zarabiam, ale zacznę przekraczać próg dochodowy, też będę odprowadzać podatki. Ja ten bajzel utrzymuję. A demokracja się cieszy, nie? Mamy władzę, fajnie jest, ej. Idzie się sfrustrować, dlatego lepiej na co dzień o tym nie myśleć. Znaczy, no myśleć, no ale co może jednostka w demokracji? Myśląca jednostka, nie może nic. Może sobie pogadać. O, w ogóle fajne mamy barwniczki tutaj w tej garbarni. Raczej nie wiem, czy to będą barwniki, może jakaś ten... Może jakiś tłuszcz, jakaś skóra? Jakieś tutaj... Przypomina mi to trochę Indie generalnie, nie? W Starym Testamencie tak uderzyło mi dzisiaj coś takiego. Dzisiaj słuchałem z 4 godzinki tego, polecam. Mądrości Syracha. Fajny wykonany audiobook w Polsce. Na ten... na kanale chyba Ku Bogu to jest. Ale jest ten 4 godziny to trwa. Są bardzo fajne mądrości takie. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga i tak dalej, to choćby nawet mądrości ludów, które były tutaj, zanim my jesteśmy. Także ciekawa wycieczka historyczna. A religijnie też fajna sprawa. No, każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Tam było właśnie powiedziane, że pewne rzeczy, nie zastanawiaj się w życiu po co coś jest, ale czy jest potrzebne, tylko rzeczy są stworzone po coś i w swoim czasie przyjdzie, wyjdzie na jaw po co. Także ja przez... Tak mnie to uderzyło, bo ja będę powolutku kończyć. Ale to uderzyło mi, że ja Pinteresta przeglądam, nie? I pełno zaczęło mi wyskakiwać obrazków i zdjęć jakichś takich z Azji, z Indii. Takich właśnie w miejscu, gdzie robią te barwniki, przetwarzają przyprawy, zdjęcia bazarów, gdzie jest dużo przypraw. Ja tak zauważyłem, że ja jestem osobą wierzącą, nie ukrywam tego, że mnie Bóg po prostu przygotowywał tak mentalnie do tego, żeby zacząć używać różnych przypraw w leczeniu samego siebie, nie? Tak jak teraz ja mówię o tych... I przy okazji używam tego podczas strumieni, nie? Szęszenie, kurkumy, cynamony, imbiry, cała reszta, bo to jest bazowa dla wielu lekarstw, zwyczajnie z czego farmaceuci czerpią swoje zyski współcześnie, nie? Ja to zacząłem, wcześniej byłem tego nieprzekonany, nie używałem, a to mnie tak jakby przygotowało do tego, żeby zacząć z tego korzystać. Też oglądałem pełno właśnie takich z Indii, z Azji, może fajne na Pinterestie, czy gdzieś tam poszukać sobie, poglądać sobie grafiki z innych kultur światowych. Jak właśnie w takich miejscach mniej więcej przetwarzają te różne rzeczy. Później w tym na przykład maczają płótna i powstają różne kolory, a te kolory to jest na przykład jakiś zmielony karmin, czyli na przykład te czerwie zmielone, nie? To z tego można zrobić barwnik, w tym później się pomacza te kurcze płótna czy coś, tak myślę, tak mniej więcej tak upraszczając i powstają różne kolorowe rzeczy. Czy tak było kiedyś, teraz oczywiście, no wiecie, gdzieś tam jeszcze w krajach takich cofniętych rozwojowo-przemysłowo jeszcze może tak to powstaje, są współcześnie, że można spoglądać zdjęcia z tego. A teraz to już wiecie, bardziej wszystko przemysłowo, coś na zasadzie, jak to było zrobione. Także przepraszam, że tak troszkę zapomniałem teraz o czacie, ale jak zwyczajnie chciałem się wygadać. Jeszcze chcę tylko zobaczyć, czy wszystko zrobiłem tak, jak miałem zrobić. Najpierw jeszcze wrócę do czatu. Tak, jest wszystko dobrze zrobione. Myślę, że zrobię sobie jeszcze ostatni wypad do Konstantynopola, którą mamy 23:48, także mocno dzisiaj długi strumień przedłużany. I do Konstantynopola jeszcze ruszę, to ewentualnie może uda mi się sprzedać futra. Już nikogo nie poluję, bo zwyczajnie czas mi się kończy. Już będę chciał kończyć przed północą. Wiesz, dużo ludzi inteligentnych jest przez władzę kierowanych, kreowanych na szaleńców. Dokładnie tak. No to był Leper na przykład. To i też, tak jak mówi Maćko. Ten oddzielny komentarz, żeby ktoś to nie wziął, że ten... Tutaj Maćko już tak napisał, to oddzielnie były komentarze teraz o Leperze i o tych, że kierowanie na szaleńców. Ale czy przypadek? No, cóż, taki śmieszny przypadek.
Przykładowo, nie? Taki przykładowy, śmieszny przypadek. Duża część ludzi w ogóle myśli, że 500 plus to na drzewach rośnie. No, w 3H zebrali 700K. No właśnie, 700 tysięcy. On miał mieć odebrane miejsce w klubie parlamentarnym Konfederacji. No kurna, ale szanujmy się, jeżeli my chcemy mieć takich polityków, którzy zachowują się w ten sposób, przejawiają jakieś akty wadalizmu, to wiecie, to właśnie może podobać jakimś, nie wiem, może polskim nacjonalistom, nie mylmy z patriotami, bo nacjonalizm to nie jest patriotyzm, to się może podobać jakimś ludziom, którzy mają taki trochę prostackie podejście do świata, ale jeżeli my będziemy mieć takich polityków, a politycy są odpowiedzialni współcześnie za dyplomację międzynarodową, gdzie, nie wiem, istnieje coś takiego jak Państwo Izrael, gdzie istnieje Stany Zjednoczone, gdzie istnieją, nie wiem, kurna, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a my będziemy mieć, kurna, w rządzie polityków, którzy traktują gaśnicą w parlamencie, czy gdzie to tam było, czyjeś insygnia, czy jak to się mówi, religijna, obiekt czci religijnej, no to, kurna, my wejdziemy na kompletnych debili, kurna, jak się, niektórzy się śmieją, że w Afryce są zacofani ludzie, no to my wyjdziemy na takich zacofanych ludzi, tylko że w Polsce. Nie można, tacy ludzie nie mogą nas reprezentować. To jest, jeżeli się rozminął z powołaniem, jeżeli chodzi o politykę. Może by się znalazł w jakimś klubie, kurczę, z jakichś pseudo-kibiców, jako, nie wiem, jakieś tam akty wadalizmu, walkę z jakimiś tam, nie wiem, Żydami, kurczę, czy innymi ciapakami. Ale takich ludzi nie można mieć w polityce, bym się po prostu... skompromitujemy na arenie międzynarodowej, będziemy znaczeni tyle co nic, nikt nas na poważni ludzie nie będą nas brać na poważnie. Polityk nie może się tak zachowywać, tak reprezentować takich wartości. To jest pewne poświęcenie, jeżeli już mamy, no, sprawa wyższa, racja stanu. Mam nadzieję, że rozumiecie, no kurno, szanujmy się, to nie jest w ogóle droga. A jeden z drugim sobie popatrzy, aha, ja też nie lubię Żydów, ale zabawnie, o, dobrze zrobił, haha. Jeszcze ten, odebrali mu ten immunitet, Żydokomuna w Polsce. A, kurno. Nie, to nie tak. Serio, to nie tak. Polityka, dyplomacja, współczesny świat jest globalny. Także to nie jest tak, że jak my coś zrobimy u siebie w kraju, to tu gdzieś tam, to tylko u nas, to tak nie działa, no trzeba patrzeć bardziej, trzeba umieć tak patrzeć, kurczę, bardziej, nie wiem, obszernie, kurno. A wy mu jeszcze, kurno, urządzacie, kurno, zbiórkę charytatywną za wandalizm. Zresztą dobra, wasze pieniądze, jak mu tam... Bóg dał, że mu pieniążki wpadają, także niech będzie. Nie zazdroszczę, ale stwierdzam, że to jest głupota. Ja nie widzę w tym nic więcej. Mam prawo do swojego zdania, swojej percepcji, poglądów postrzeganych. Lepiej byście zorganizowali jakąś zbiórkę charytatywną, nie wiem, na młodych, kurczę, polskich jakichś naukowców, którzy gdzieś tam, kurczę, żeby sfinalizować swoje kółka naukowe, to muszą, nie wiem... Co robić w ogóle? W Polsce nie ma tego wspieranego. Często się słyszy, że w Ameryce, w Chinach, w Japonii są jacyś tam mózgi, kurcze, którzy mają dofinansowania, nie wiadomo co, a w Polsce takie kółka, które zdobywają jakieś mistrzostwa i tak dalej, to są chłopcy, którzy tam chodzą po godzinach na zajęcia, a pieniądze sobie, kurcze, organizują ze składek. Tam, kurna, pieniądze wydawajcie, a nie na, kurna, wandalizm w polityce. Z debilizm. No. 70 tysięcy. No, no. Nie wiem, może się przejęzyczyłem, przepraszam, ale oczywiście mi chodziło o 70 tysięcy, 70K. No. Dobra, save, exit, kurno, do widzenia. Ja mam swój zwyczaj, że sobie na przełomie dnia zwyczajnie się modlę, także i tym razem nie zamierzam inaczej robić. Także zmieniam taśmę, kończę grę, wchodzę na czaty. Ostatnie posłowie i zawijam się. Tak. Niestety część badań, pisze jeszcze Maćko, są finansowane przez wielkie korporacje i w kontrakcie masz podpisane, aby ich produkt wyszedł najlepiej. No to tak. Słynne, niestety słynny ten proceder. Ale w zasadzie wiesz co, ja ostatnio czytałem o sytuacji polskich, młodych, takich utalentowanych ludzi, którzy jeżdżą, zdobywają jakieś nagrody w...
W kursach, nie w kursach, konkursach międzynarodowych, naukowych. Polscy młodzi chłopcy ze szkół, którzy naprawdę wysoko dochodzą, a finalizują się z dobrowolnych takim zrzutek, coś w zasadzie. Czy może im się nam przypadkiem uda od kogoś dostać jakieś dobre dofinansowanie? Nie wszędzie za granicą to jest, kurczę, leją pieniądze, kurczę, złote, złote runo, kurde, leci z nieba, manna z nieba leci na takich młodych ludzi, żeby się rozwijali, nie? To tam powinny być pieniądze, nie? Już nie mówię na przykład o rozwoju historii, archeologii. Kurczę, lepiej kurczę zorganizować koncert mandaryny niż przez urząd miasta, bo więcej ludzi się tym interesuje. Niestety tak też to działa. Niż zorganizować jakiś porządny kurczę rozwój archeologii w Polsce. Bo z tego jest mniej pieniędzy, z tego jest więcej. Tak to niestety działa. Dlatego to jest potrzebne, dofinansowanie socjal państwowe jest potrzebne. Bo większość ludzi nie będzie wydawała swoich ciężko zarobionych pieniędzy na jakiś, nie wiem, rozwój archeologii w Polsce. Nie będą gdzieś tam jakichś donate'ów wysyłać czy procentów ze swojego dochodu, tylko mają to w dupie, co poczytają gdzieś tam jakiś artykuł w internecie i tyle, nie? A to, że tam ludzie ledwie tam, kurczę, żyją w tych dołkach i kopią, dzięki czemu dowiadujemy się, jak to wszystko wygląda, no to... Czytałem taki artykuł, wypracowanie jakiejś tam studentki, czy coś, która się mówi, która jakieś się organizuje, że nie ma pieniędzy w sektorze jakimś naukowym rozwoju, że trzeba oddolnie to organizować, dobrowolne jakieś zrzutki, pieniądze trzeba tych organizacji takich zajmujących się nauką samemu sobie tam gdzieś tam ze składek zrzucać, nie? A jeść, picie, z fotosyntezy najlepiej, tak to wygląda w Polsce. Donatowane przez rząd są tylko te działy, które akurat nie pasują odpowiedniej współczesnej władzy. Dlaczego? No bo władza, odpowiednie ministerstwo obsadza swoimi ludźmi. Konkretna partia. Także to, co się podoba PiS-owi, teraz będzie donatowane. To, co się będzie podobało PO, będzie donatowane, bo tam są odpowiedni ludzie na ministerstwach. Tak? Po prostu, tak prosto mówiąc. To oczywiście nie jest aż tak proste, ale upraszczając, żeby to było zrozumiałe. Tak jak ja to rozumiem, bo zwyczajnie, no, ja to nie prowadzę jakiejś, nie, kurna, analizy, kurna, rządowej, nie wiadomo jakiej, skądś tam i w ogóle. Tylko tak po prostu segodą już, no. Także to jest też, ten akcent socjalizmu, taki socjal w państwie jest potrzebny. Bo inaczej nie byłoby pieniędzy na rozwój nauki. Bo Kowalskich, bo kurczę, tych Jankowskich... Nie wiem, jakich Polaków nie interesuje to zazwyczaj. A jeżeli to interesuje, to sobie wrzucą artykuł w internecie, ale pieniędzy nie przekażą na rozwój ich historii. Także to jest donatowane z rządu. Z socjalu. Że podatki są potrzebne. Podatki są potrzebne. Podatki są potrzebne. Bo inaczej to by się nie rozwijało. Mało kto na to tak pomyśli, żeby wydać jakieś pieniądze, żeby ktoś tam wesprzeć jakieś prace archeologiczne. Nie? No właśnie. Takim przykładem są na przykład papierosy w latach 50., które niby nie powodowały raka. No, no właśnie, jak jesteśmy oszukiwani, jak nam szkodzą. No to już korporacje, te klimaty. No. U nas jest tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o takie badania i w ogóle o młodych. No to właśnie o tym, o czym mówimy. W ogóle się ich nie finansuje, to jest smutne. Pieniądze są, kurcze, na jakiegoś wandala, który rozwala się z gaśnicą po... parlamencie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja już będę kończyć. 3 minutki do północy. Ja zmykam. Mam swoje zwyczaje, swoje tradycje, także nie możemy nie zawsze tego zmienić. Idę się modlić, kurno. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dzięki, że tutaj byliście. Dzięki ci, Maćku, bardzo za obecność. Bardzo fajny odcinek. Dzięki, że byłeś. Do zobaczenia najwyżej następnym razem. Jak będziemy miał czas, to zapraszam, rzecz jasna. Pozostałych też zapraszam. Zapraszam też na YouTube. I invite you to my YouTube channel, to my channel, to here. I życzę wam wszystkiego dobrego. I wish you everything good. Goodbye, see ya, na razie. Żegnam, czołem.